Alfred de Misset. Spowiedź Dziecięcia Wieku. Tłumaczenie Tadeusz Boj-Żeleński. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Aby napisać historię swego życia, trzeba przede wszystkim żyć. Nie moją własną też historię piszę. Sięgnięty w młodym wieku jeszcze okropną chorobą moralną, opowiadam, co mi się zdarzyło w ciągu trzech lat. Gdybym tylko sam jeden był chory, milczałbym. Ale ponieważ wielu prócz mnie cierpi na tę samą chorobę, piszę dla nich. Nie wiem nawet, czy zwrócą uwagę na moje słowa, ale gdyby nawet miały się spotkać z zupełną obojętnością, i tak zyskałbym tyle, iż uleczyłbym lepiej sam siebie. Jak lis ujęty w pułapkę, odgryzam przyciętą w paści nogę. Rozdział drugi. W czasie wojen cesarstwa, podczas gdy mężowie i bracia byli w Niemczech, niespokojne matki wydały na świat pokolenie płomienne, blade, nerwowe. Poczęte między dwoma bitwami, wychowane w szkole wśród warczenia bębnów, dzieci spoglądały po sobie wzajem chmurnym okiem, próbując swych wątłych mięśni. Od czasu do czasu zjawiali się zakrwawieni ojcowie. Podnosili je do piersi, szamerowanych złotem, następnie stawiali na ziemi i siadali z powrotem na koni. Jeden człowiek żył wówczas w Europie. Reszta starała się napełnić płuca powietrzem, które on wydychał. Co roku Francja składała temu człowiekowi w darze 300 tysięcy młodych ludzi. Był to haracz, płacony Cezarowi. Gdyby nie miał za sobą tej trzody, nie mógłby biec za swoją fortuną. Była to eskorta, której potrzebował, aby przebyć świat i paść w końcu w małej kotlince bezludnej wyspy, w cieniu płaczącej wieżby. Nigdy nie spędzono tylu bezsennych nocy, co za czasu tego człowieka. Nigdy nie widziało się takiego tłumu z rozpaczonych matek, wychylających się z szańców miasta. Nigdy nie było takiej ciszy dokoła tych, którzy mówili o śmierci. A mimo to nigdy nie było tyle radości. Tyle życia, tyle fanfar wojennych we wszystkich sercach. Nigdy nie wschodziło na niebie czystsze słońce niż to, które osuszało wszystką tę krew. Powiadano, że Bóg zsyła je dla tego człowieka i nazwano je jego słońcem spod Austerlitz. Ale to on sam stwarzał je swoimi wciąż grzmiącymi armatami, po których zostawały chmury jedynie na zajutrz po bitwie. Tym to powietrzem oddychały wówczas dzieci. Atmosferą owego nieba bez plamki, gdzie błyszczało tyle chwały, gdzie lśniło się tyle stali. Wiedziały, że są przeznaczone na hekatomby, ale wierzyły w to, iż murata nie imają się szable. Cesarz zaś przeszedł most, gdzie świstało tyle kul, iż nie wiedziano wręcz, czy on może umrzeć. A gdyby nawet trzeba było umrzeć. I cóż, śmierć była wówczas tak piękna, tak wielka, tak wspaniała w swojej dymiącej purpurze, tak bardzo podobna była do nadziei, kosiła tak zielone kłosie, że stała się jakby czymś młodym i że przestano wierzyć w starość. Wszystkie kolebki Francji stały się puklerzami, wszystkie trumny również. W istocie nie było już starców, były tylko trupy albo półbogi. Tymczasem nieśmiertelny cesarz znalazł się jednego dnia na pagórku patrząc, jak siedem narodów wyżyna się wzajem. Podczas gdy jeszcze nie wiedział, czy będzie panem świata, czy tylko jego połowy, Azrael przeszedł mu drogę, musnął go końcem skrzydła i pchnął w ocean. Na odgłos jego upadku, konające mocarstwa podniosły się na łożach boleści. Wysuwając haczykowate łapy, królewskie pająki rozdrapały Europę i z purpury Cezara uczyniły sobie strój Arlekina. Tak samo jak podróżnik, dopóki jest w drodze, spieszy dniem i nocą po deszczu i słońcu, zaledwie świadom bezsenności i niebezpieczeństw. Ale skoro znajdzie się pośród rodziny i usiądzie przy kominku, odczuwa bezgraniczne znużenie i z trudem może dowlec się do łóżka. Tak Francja, owdowiała po Cezarze, uczuła nagle swą ranę. Popadła w niemoc i zasnęła tak głębokim snem, iż starzy jej królowie, uważając ją za umarłą, spowili ją w biały całun. Stara osiwiała armia wróciła do domu wyczerpana znużeniem i ogniska opustoszałych zamków zapłonęły smutnymi ogniami. Wówczas ci woje cesarscy, którzy tyle się nagonili i tyle namordowali, uścisnęli wychudłe żony i wspomnieli dawną miłość. Przejrzeli się w strumieniu płynącym przez rodzinne łąki i spostrzegli, iż są tak starzy, tak zmarnowani, iż przypomnieli sobie o synach, aby mieć kogoś, kto by im zamknął powieki. Zapytali o nich. Chłopcy wyszli z murów kolegium i nie widząc już ani szabel, ani pancerzy, ani piechurów, ani jeźdźców, spytali z kolei, gdzie są ojcowie. Odpowiedziano im, że wojna skończona że Cezar nie żyje i że portrety Wellingtona i Bluchera wiszą w przedpokojach konsulatów i ambasad z podpisem Salvatoribus Mundi. W chmurnej zadumie usiadła młodzież na ruinach świata. Wszystkie te dzieci to były krople palącej krwi, którą spłynęła ziemia. Urodziły się w łonie wojny, dla wojny. Marzyły przez piętnaście lat o śniegach Moskwy i słońcu piramid. Chłopcy ci nie opuścili swego miasta, ale powiedziano im, że każdą rogatką tego miasta idzie się do którejś ze stolic Europy. Mieli w głowie cały świat. Spoglądali na ziemię, na niebo, na ulice i drogi. Wszystko było puste. Jedynie dzwony parafialnego kościoła odzywały się w dali. Blade widma okryte czarnymi szatami przechodziły wolno przez sioła. Inne pukały do drzwi domostw i skoro im otwarto, Wydobywały z kieszeni wielkie, zużyte do szczętu pergaminy, mocą których wypędzały mieszkańców. Ze wszystkich stron przybywali ludzie, jeszcze cali drżący od strachu, jaki ich chwycił przy ucieczce dwadzieścia lat temu. Wszyscy dopominali się czegoś, kłócili się i krzyczeli. Dziw był, iż jedna śmierć mogła ściągnąć tyle kruków. Król Francji zasiadał na tronie, zaglądając to tu, to tam, czy nie dojrzy jakiej pszczoły w swoich dywanach. Jedni podsuwali mu kapelusz i rzucali weń pieniądze, drudzy ukazywali mu krucyfiks i całował go, inni krzyczeli mu jeno w ucho wielkie brzmiące nazwiska. Tym odpowiadał, aby przeszli do wielkiej komnaty, że tam jest dźwięczne echo. Inni wreszcie pokazywali mu, jak skrzętnie zatarli pszczoły na swych starych płaszczach. I tym dawał nową odzież. Dzieci patrzały na to wszystko, myśląc ciągle, iż cień Cezara wyląduje w kan i zdmuchnie te widma, ale cisza trwała ciągle. Na niebie zaś widniał jeno odblask bladych lilii. Kiedy chłopcy mówili o sławie, powiadano im zostańcie księżmi. Kiedy mówili o ambicji, zostańcie księżmi. O nadziei, miłości, sile, życiu zostańcie Księżmi. Tymczasem wstąpił na krasomówczą trybunę człowiek, który trzymał w dłoni pakt między królem a narodem. Zaczął od oświadczenia, iż sława to ładna rzecz i ambicja wojenna również, ale że istnieje rzecz ładniejsza, a nazywa się wolność. Dzieci podniosły głowę i przypomniały sobie dziadków, którzy też mówili o wolności. Przypomniały sobie, Iż widywały w jakimś zakątku rodzicielskiego domu tajemnicze biusty z długimi włosami z marmuru i rzymskim napisem. Przypomniały sobie, jak wieczorem, wśród gawędy przy kominku, babki potrząsały głową i mówiły o strumieniu krwi jeszcze o wiele straszliwszym niż za cesarza. Było dla nich w tym słowie wolność coś, co przyprawiało ich obicie serca. Zarazem, jak odległe i straszne wspomnienia, i jak jeszcze bardziej odległa droga nadzieja. Zadrżeli, słysząc to słowo, ale wracając do domu, ujrzeli trzy zakratowane wozy ciągnące do klamart. Byli to trzej młodzi ludzie, którzy wymówili zbyt głośno słowo wolność. Osobliwy uśmiech przemknął im po wargach na ten smutny widok, ale inni mówcy zaczęli obliczać publicznie z trybuny, co kosztuje ambicja oraz że sława jest to rzecz bardzo droga. Ukazali okropność wojny i nazwali hekatomby jatkami. Mówili tyle i tak długo, iż wszystkie złudzenia ludzkie, niby drzewa w jesieni, opadały liść po liściu dokoła nich. Słuchacze zaś przeciągali ręką po czole niby człowiek, który się budzi z gorączki. Jedni mówili, przyczyną upadku cesarza było to. Że lud go już nie chciał. Drudzy, lud chciał króla, nie wolności, nie rozumu, nie religii, nie konstytucji angielskiej, nie absolutyzmu. Ostatni dodał: Nie, niczego zgoła, tylko spoczynku. Między trzy żywioły dzieliło się tedy życie, które nastręczało się wówczas młodym ludziom. Poza nimi przeszłość na zawsze zniweczona. Szamocąca się jeszcze na własnych gruzach, wraz z wszystkimi wykopaliskami wieków absolutyzmu. Przed nimi świt olbrzymiego widnokręgu, pierwsze brzaski przyszłości. I między tymi dwoma światami coś podobnego do oceanu, który dzieli stary ląd od młodej Ameryki. Coś dziwnie niepewnego i mglistego. Morze rozkołysane i pełne szczątków. Przeżynane od czasu do czasu jakimś białym, odległym żaglem lub okrętem zionącym ciężkimi kłębami pary. Obecny wiek, jednym słowem, który dzieli przeszłość od przyszłości, który nie jest jednym ani drugim, a podobny jest do obu naraz, w którym stawiając krok, nie wiadomo nigdy, czy się depce po nasieniu, czy po zgliszczach. Oto w jakim chaosie trzeba było wówczas wybierać. Oto, co cię nastręczało, dzieciom pełnym siły i męstwa, synom cesarstwa, a wnukom rewolucji. Owóż, przeszłości już nie chcieli, wiary bowiem nie da się wmówić. Przyszłość kochali, ale cóż, tak jak Pingmalion Galatee była dla nich niby kochanką z marmuru, czekali, aby ożywiła się, aby krew ubarwiła jej żyły. Zostawała im tedy obecność, duch czasu. Anioł zmierzchu, będącego ni to dniem ni nocą. Siedział na worku z wapnem pełnym kości, zatulony w płaszcz samolubstwa, drżący od straszliwego zimna. Lęk śmierci wniknął im w duszę na widok tego upiora pół mumii, pół fetusa. Zbliżyli się doń tak jak podróżny, któremu pokazują w Strasburgu córkę starego hrabiego de zabalsamowaną w stroju narzeczonej. Ten dziecięcy szkielet przyprawia dreszcz, na wątłych bowiem i sinych rączkach błyszczy pierścień oblubienicy. Głowa zaś rozpada się w proch w obramieniu pomarańczowego kwiatu. Podobnie jak za zbliżeniem się burzy, przebiega przez las straszliwy wiatr, od którego drżą wszystkie drzewa, po czym następuje głęboka cisza. Tak Napoleon wstrząsnął wszystkim, przechodząc przez świat. Królowie uczuli, jak się chwieją ich korony, i podnosząc rękę ku głowie, zmacali jedynie włosy jeżące się ze strachu. Papież przebył trzysta mil, aby go pobłogosławić w imię Boże i włożyć mu diadem. Ale Napoleon wziął mu go z rąk. Tak wszystko zadrżało w posępnym lesie starej Europy. Po czym zaległa cisza? Powiadają, iż gdy kto spotka wściekłego psa. Jeśli ma odwagę iść zwolna, nie odwracając się, regularnym krokiem, pies podąża jeno jakiś czas za śmiałkiem warcząc. Natomiast jeśli się ujawni gest przerażenia, uczyni jeden szybszy ruch, rzuca się na człowieka i pożera go. Skoro bowiem zada pierwsze ukąszenie, nie ma już sposobu mu się wymknąć. Otóż w historii Europy. Zdarzało się często, iż panujący uczynił ten gest lęku i że lud go pożarł. Ale zdarzało się to jednemu, nie wszystkim równocześnie. To znaczy znikał król, ale nie majestat królewski. Wobec Napoleona majestat królewski uczynił ów śmiertelny gest. I nie tylko majestat, ale religia, ale szlachectwo, ale wszelka władza boska i ludzka. Ze śmiercią Napoleona. Władze boskie i ludzkie z martwych wstały faktycznie, ale wiara w nie przestała istnieć. Jest straszliwe niebezpieczeństwo w świadomości tego, co możliwe. Duch bowiem wciąż idzie dalej. Inna rzecz powiedzieć sobie to mogłoby być, a powiedzieć to było, to pierwsze ukąszenie psa. Napoleon despota był ostatnim błyskiem lampy despotyzmu. Zniweczył i sparodiował królów jak Wolter Pismo Święte. Po nim rozległ się straszliwy hałas. To kamień świętej Heleny runął na stary świat. Natychmiast pojawiła się na niebie lodowata gwiazda rozsądku, a promienie jej, podobne promieniom chłodnej bogini nocy, lejąc światło bez ciepła, spowiły świat sinym całunem. Widywano aż dotąd ludzi, którzy nienawidzili szlachty. Grzmieli przeciw księżom, spiskowali przeciw królom. Nakrzyczano się dość przeciw nadużyciom i przywilejom, ale wielką nowością było patrzeć, jak lud się z nich uśmiecha. Kiedy przechodził szlachcic, albo ksiądz, albo monarcha, ten i ów chłop, który bywał na wojnie, potrząsał głową i mówił: He, he, widywaliśmy tego kompana. Inną miał minę wówczas. A kiedy im było mówić o tronie i ołtarzu, odpowiadali Toć to cztery tarcice drzewa. Składaliśmy je i rozkładali, a kiedy im mówiono ludu, ocknąłeś się z błędów i zaślepienia, wezwałeś z powrotem swoich królów i kapłanów, odpowiadali to nie my, to te tam gaduły. A kiedy im mówiono ludu, zapomnij przeszłości, uprawiaj rolę i słuchaj, prężyli się na siedzisku. I słychać było głuchy szczęk. To zardzewiała i wyszczerbiona szabla poruszyła się w kącie izby. Za czym dodawano natychmiast: zostań, bodaj w spokoju. Skoro tobie nie czynią krzywdy, staraj się nie czynić krzywdy drugim. Niestety, zadowalali się tym. Ale młodzież się nie zadowalała. Faktem jest, iż istnieją w człowieku dwie tajemne potęgi, które walczą z sobą aż do śmierci. Jedna, jasnowicąca i zimna, chwyta się rzeczywistości, oblicza ją, waży i sądzi przeszłość. Druga ma pragnienie przyszłości i pręży się ku nieznanemu. Kiedy namiętność ponosi człowieka, rozsądek podąża za nim płacząc i ostrzegając o niebezpieczeństwie. Ale skoro człowiek zatrzyma się na głos rozsądku, skoro sobie powie: to prawda, jestem szalony, gdzieżem ja pędził? Namiętność krzyczy doń: A ja mamż umrzeć? Uczucie niewysłowionej mdłości zaczęło tedy fermentować we wszystkich młodych sercach. Skazani przez panów świata na bezwład, wydani na łup wszelakiego rodzaju bakałarzy, na pastwę bezczynności i nudy, młodzi ludzie patrzyli, jak umykają się im spienione fale, przeciw którym gotowali ramiona. Wszyscy ci namaszczeni oliwą, gladiatorzy, Czuli w głębi ducha nieznośną czczość. Bogatsi rzucali się w hulankę. Średnio majętni obierali zawód podejmując z rezygnacją biret lub szpadę. Najbiedniejsi rzucali się w entuzjazm na zimno, w wielkie słowa, w okropne morze czynności bez celu. Ponieważ słabość ludzka szuka stowarzyszenia się i ponieważ człowiek jest z natury trzodą, weszła w grę polityka. Młodzież biegła bić się na stopniach Izby Prawodawczej, biegła na widowisko, gdzie Talma, za pomocą peruki, upodobniała się do Cezara, tłoczyła się na pogrzebie posła z Lewicy, ale wśród członków dwóch przeciwnych stronnictw nie było ani jednego, który by wracając do domu, nie czuł gorzko pustki istnienia i nędzy swoich rąk podczas gdy życie zewnętrzne było tak mizerne i blade, wewnętrzne życie społeczeństwa przybierało wygląd posępny i milczący. W obyczajach panowała najsurowsza obłuda. Angielskie poglądy, skojarzone z dewocją, wygnały nawet wesołość. Może opatrzność to przygotowywała już nowe drogi. Być może anioł zwiastun przyszłych społeczeństw, Siał już w sercu kobiet nasiona ludzkiej niepodległości, o którą kiedyś się upomną. Ale faktem jest, iż nagle, rzecz słychana, we wszystkich salonach paryskich mężczyźni skupili się po jednej stronie, a kobiety po drugiej. I tak jedne ubrane biało jak młode oblubienice, drudzy czarno jak sieroty, zaczęli się wzajem mierzyć oczami. Nie łudźmy się. Ten czarny strój, jaki noszą mężczyźni w naszej epoce, jest straszliwym symbolem. Aby dojść do niego, musiały zbroje opaść sztuka po sztuce, a hafty kwiat po kwiecie. To rozum ludzki obalił wszystkie złudzenia, ale sam nosi po nich żałobę, iżby go pocieszano. Obyczaj studentów i artystów, ten obyczaj tak swobodny, tak ładny, tak pełny młodości również odczuł tę powszechną zmianę. Mężczyźni oddalając się od kobiet, szepnęli słowo, które rani śmiertelnie: wzgarda. Rzucili się w wino i ladacznice. Studenci i artyści uczynili toż samo. Miłość doznała podobnego losu co sława i religia. Okazała się przestarzałym złudzeniem. Zapełniły się domy rozpusty. Gryzetka Owa klasa tak marzycielska, tak romantyczna, o sercu tak tkliwym i słodkim, więdła wzgardzona zaladą sklepową. Była biedna, nie budziła już miłości. Zapragnęła sukien i kapeluszy. Sprzedała się. O nędzo! Młody człowiek, który powinien był ją kochać, którego ona byłaby kochała, ten, który prowadził ją niegdyś w lasy Verire i Romainville, aby tańczyć na trawie i wieczerzać w cieniu drzew. Ten, który zachodził gwarzyć z nią wieczór pod lampą, w sklepie podczas długich, zimowych wieczorów, ten, który dzielił z nią kawałek chleba, zwilżony potem swego czoła i swoją szczytną i ubogą miłość. Ten sam ten sam człowiek, porzuciwszy ją, odnajdywał ją w jakąś noc orgi na dnie lupa panaru, bladą, z podkrążonymi oczyma zgubioną na zawsze, z głodem na wargach i plugastwem w sercu. Otóż w owym czasie dwaj poeci, najwięksi geniusze wieku po Napoleonie, poświęcili swoje życie temu, aby skupić wszystkie pierwiastki niepokoju i bólu rozpruszone po świecie. Goethe, patriarcha nowej literatury, odmalowawszy w Werterze namiętność wiodącą do samobójstwa, Nakreślił w swoim fałście najbardziej posępną postać ludzką, jaka kiedykolwiek wcieliła w siebie zło i niedole. Pisma jego zaczynały wówczas przenikać z Niemiec do Francji. Z głębi swojej pracowni, otoczony obrazami i posągami, bogaty, szczęśliwy i spokojny, patrzał z ojcowskim uśmiechem, jak ku nam idzie jego dzieło ciemności. Byron odpowiedział mu krzykiem bólu. Od którego zadrżała Grecja, i zawiesił Manfreda nad przepaściami, jakby nicość była słowem ohydnej zagadki, którą się spowijał. Przebaczcie mi, o wielcy poeci, którzy jesteście obecnie garstką popiołów i spoczywacie w ziemi. Przebaczcie, wy jesteście półbogi, a ja jestem jeno dzieckiem, które cierpi. Ale pisząc te słowa, niepodobna mi was nie przekląć. Czemuście nie opiewali zapachu kwiatów, głosów natury, miłości, winnej latorośli i słońca, lazuru i piękności? Bez wątpienia znaliście życie i bez wątpienia znaliście cierpienie. I świat walił się dokoła was, i płakaliście na jego ruinach, i rozpaczaliście, i kochanki was zdradziły, i przyjaciele spotwarzyli, i ziomkowie zapoznali. I mieliście pustkę w sercu śmierć w oczach i byliście olbrzymami bólu ale powiedz mi ty szlachetny gete czy nie znalazł się już głos pociechy w uroczystym szumie waszych starych niemieckich lasów dla ciebie poezja była siostrą wiedzy czyż one we dwie nie mogły w nieśmiertelnej przyrodzie znaleźć zbawczej rośliny dla serca swego ulubieńca ty który byłeś Panteistą, antycznym poetą Grecji, kochankiem świętych kształtów. Czy nie mogłeś zamknąć nieco miodu w tych pięknych wazach, które umiałeś sporządzać? Ty, któremu wystarczyłoby uśmiechnąć się i pozwolić, aby pszczoły usiadły ci na wargach? A ty, Byronie, czy tam, w pobliżu ravenny, pod pomarańczowymi gajami Italii, pod pięknym weneckim niebem? Blisko Twego ukochanego Adriatyku, czy nie miałeś swojej ukochanej? O Boże, ja, który mówię do Ciebie i który jestem jedynie wątłym dzieckiem, poznałem może męki, których Ty nie wycierpiałeś, a mimo to wierzę w nadzieję, a mimo to błogosławię Bogu. Skoro duch angielski i niemiecki przesiąkł tak w nasze głowy, Nastał niby martwy i milczący wstręt do życia, a potem straszliwe konwulsje. Formułować bowiem ideę znaczy zmieniać saletrę w proch. Homerycki zaś mózg wielkiego Getego wyssał niby alembik wszystek sok z zakazanego owocu. Ci, którzy go nie czytali wówczas, zachowywali się jakoby obojętnie. Biedne istoty. Wybuch porwał ich jak ziarna pyłu w otchłanie powszechnego wątpienia. Było to jakby zaprzeczenie wszystkich rzeczy na niebie i na ziemi. Zaprzeczenie, które można nazwać rozczarowaniem, lub, jeśli kto chce, zrozpaczeniem. Ludzkość pogrążona w letargu zdała się martwą tym, którzy obmacywali jej puls. Tak jak ów żołnierz, którego zapytano niegdyś: w co wierzysz? i który pierwszy odpowiedział w siebie. Tak samo młodzież francuska, słysząc to pytanie, pierwsza odpowiadała w nic. Odtąd wytworzyły się dwa obozy. Z jednej strony umysły gorące, bolesne, dusze rozlewne i potrzebujące nieskończoności, pochyliły głowę płacząc. Spowiły się w chorobliwe marzenia, wątłe trzciny na oceanie goryczy. Z drugiej strony Ludzie z krwi i ciała stali nieugięci w sferze ziemskiego używania i nie znali innej troski prócz liczenia pieniędzy. Był to jakby jeden szloch i jeden wybuch śmiechu jeden idący z duszy, drugi z ciała. Oto co mówiła dusza: biada, biada. Religia znika, chmury niebieskie opadają w dżdżu. Ani nam już spodziewać się, ani czekać. Zbrakło nam dwóch kawałków czarnego drzewa złożonych na krzyż, do których moglibyśmy wyciągać ręce. Gwiazda przyszłości zaledwie wschodzi. Nie może się wyłonić z widnokręgu. Tkwi spowita w chmury i niby słońce w zimie tarcza jej jawi się obwiedziona czerwoną obwódką, którą zachowała od roku dziewięćdziesiątego trzeciego. Nie ma już miłości. Nie ma sławy. Jakaż gęsta noc na Ziemi. A kiedy przyjdzie dzień, nas już nie będzie. Oto, co mówi ciało. Człowiek żyje po to, aby używać swoich zmysłów. Posiada mniej albo więcej kawałków żółtego lub białego metalu, dzięki czemu ma prawo do mniejszego lub większego szacunku. Jeść, pić i spać to znaczy żyć. Co się tyczy węzłów, jakie istnieją między ludźmi, Przyjaźń zasadza się na pożyczaniu pieniędzy, ale rzadko posiada się przyjaciela, którego by się kochało na tyle. Pokrewieństwo służy do dziedziczenia. Miłość jest ćwiczeniem cielesnym. Jedynym użyciem umysłowym jest próżność. Podobne azjatyckiej dżumie, wznoszącej się z oparów Gangesu, okropne zwątpienie, stąpało wielkimi krokami po ziemi. Już Chatebrian, książę poezji, Otulając straszliwe bożyszcze swym płaszczem pielgrzymim, umieścił je na marmurowym ołtarzu, pośród woni świętych kadzielnic. Już pełne bezużytecznej obecnie siły, dzieci wieku prężyły bezczynne ręce i piły zatruty napój ze swego jałowego pucharu. Wszystko rozpadało się w proch. Szakale wyszły już z ziemi. Trupia i cuchnąca literatura, która posiadała tylko formę, ale formę ochydną, zaczęła polewać zgniłą krwią wszystkie monstra przyrody. Któż odważy się kiedy opowiedzieć, co się działo wówczas w szkołach? Dojrzali mężczyźni wątpili o wszystkim, młodzi ludzie przeczyli wszystkiemu, poeci opiewali rozpacz. Młodzieńcy wychodzili ze szkół z pogodnym czołem, ze świeżą i rumianą twarzą i z przekleństwem na ustach. Zresztą charakter francuski, z natury wesoły i otwarty przeważył, mimo iż mózgi nasiąkły angielskimi i niemieckimi pojęciami. Ale serca zbyt lekkie, aby walczyć i aby cierpieć, więdły niby podcięte kwiaty. Tak więc zimno i bez wstrząśnień, pierwiastek śmierci zstąpił z głowy do trzewiów. Zamiast mieć entuzjazm złego, mieliśmy jedynie obojętność na dobre. Zamiast rozpaczy Nieczułość. Piętnastoletni chłopcy, siedząc niedbale pod ukwieconym krzakiem, toczyli dla zabicia czasu rozmowy, od których zadrżałyby od grozy sztywne gaiki wersalu. Komunia chrystusowa, hostia, ów wieczysty symbol niebiańskiej miłości, służyła do pieczętowania listów. Dzieci wypluwały chleb boży. Szczęśliwi, którzy umknęli się tej epoce. Szczęśliwi, którzy przeszli nad przepaścią, spoglądając w niebo. Byli tacy z pewnością, i ci użalą się nad nami. Prawdą jest na nieszczęście, iż w bluźnierstwie mieści się wszelki upust sił, który przynosi ulgę zbyt wezbranemu sercu. Gdy ateusz, dobywając zegarka, dawał Bogu kwadrans czasu na powalenie go piorunem, nie ulega wątpliwości, iż gotował sobie kwadrans wściekłej i okrutnej rozkoszy. Był to paroksyzm rozpaczy, niewymowny apel do wszystkich władz niebieskich. Biedne, nędzne stworzenie wijące się pod miażdżącą je stopą. Wielki krzyk bólu. I kto wie, w oczach tego, który widzi wszystko, to była może modlitwa. Młodzi ludzie zużywali zatem bezczynną siłę w upajaniu się rozpaczą. Drwić ze sławy, z religii, z miłości, ze wszystkiego w świecie, to wielka pociecha dla tych, którzy nie wiedzą, co począć. Drwią w ten sposób z samych siebie i rozgrzeszają się krytykując. Miło jest wreszcie uważać się za nieszczęśliwego, wówczas gdy się jest tylko pustym i znudzonym. Rozpusta wreszcie ta najbliższa konkluzja pierwiastków śmierci. Jest straszliwym narzędziem, gdy chodzi o szarpanie sobie nerwów. Tak więc bogaci mówili sobie, prawdą jest tylko bogactwo. Wszystko inne to majak, używajmy i mrzyjmy. Średnio zamożni mówili, prawdą jest tylko zapomnienie. Wszystko inne to majak. Zapominajmy i mrzyjmy. Biedni zaś mówili, prawdą jest jedynie nieszczęście. Wszystko inne to majak. Bluźnijmy i mrzyjmy. Zbyt czarny obraz? Przesadzony? Jak wam się zdaje? Czy jestem mizantropem? Pozwólcie mi na jedną uwagę. Czytając dzieje upadku cesarstwa rzymskiego, niepodobna nie spostrzec szkód, jakie chrześcijanie, tak cudowni na pustyni, zadali państwu z chwilą, gdy doszli do władzy. Kiedy myślę, powiada już. O głębokim nieuctwie, w jakim grecki Kler zanurzył ludzi świeckich, mimo woli nasuwa mi się porównanie z owymi scytami, o których mówi Herodot, a którzy wykłuwali oczy niewolnikom, iżby nic nie mogło ich rozproszyć i oderwać od ubijania mleka. Żadna sprawa państwowa, pokój, wojna, rozejm, układy, małżeństwa, nic nie działo się inaczej. Jak za pośrednictwem mnichów. Nie uwierzyłby nikt, ile złego stąd wynikło. Monteskiusz mógłby dodać: Chrystianizm zgubił cesarzów, ale zbawił ludy. Otworzył barbarzyńcom pałacę Konstantynopolu, ale otworzył drzwi chatek Chrystusowym aniołom pocieszycielom. Właśnie tu chodziło o mocarzy świata. Cóż nas obchodzą te ostatnie rzężenia skażonego aż do szpiku cesarstwa? Te posępne skurcze galwaniczne, wstrząsające jeszcze szkielet tyranii na grobie Heliogabla i Karakali. Było w istocie co zachowywać temu mierzymu zabalsamowaną w olejkach Nerona, spowitą w całun Tyberiusza. Chodziło, panowie politycy, o to, aby iść między biednych i zwiastować im pokój. Chodziło o to, aby pozwolić robakom i kretom toczyć pomniki hańby ale zarazem wydobyć z łona mumii dziewicę równie piękną jak matka odkupiciela. Nadzieję, przyjaciółkę uciśnionych. Oto co uczynił chrystianizm. A obecnie, od tylu lat, co zrobili ci, którzy go zniweczyli? Widzieli, iż biedny dawał się gnieść bogatemu, słaby silnemu. Dzięki temu, iż powiadali sobie bogaty i silny będą mnie gnietli na ziemi. Ale kiedy zechcą wejść do raju, ja znajdę się u bramy i oskarżę ich przed trybunałem Boga. I tak niestety znosili wszystko cierpliwie. Wrogowie Chrystusa rzekli tedy biedakowi: Znosisz wszystko cierpliwie, aż do dnia sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości. Czekasz żywota wiecznego, aby domagać się pomsty. Nie ma żywota wiecznego. Gromadzisz łzy swoje i swojej rodziny. Krzyk dzieci i szlochanie żony, aby je zanieść do stóp Boga w godzinę śmierci: Nie ma Boga. Wówczas jasne jest, iż biedny przestał ronić łzy. Kazał żonie, aby zamilkła, dzieciom, aby poszły za nim, i podniósł się z ziemi z bawolą siłą. Bogaczowi rzekł: Ty, który mnie ciśniesz, jesteś tylko człowiekiem. A kapłanowi: Ty, któryś mnie pocieszał. Skłamałeś. Tego właśnie pragnęli wrogowie Chrystusa. Może sądzili, iż spełniają w ten sposób szczęście ludzi, wysyłając biednego na zdobycz wolności. Ale jeżeli biedny, zrozumiawszy wreszcie jasno, iż księża go oszukują, iż bogacze go okradają, iż wszyscy ludzie mają równe prawa, że wszystkie dobra są z tego świata i że nędza jego jest hańbą, jeżeli biedny, zaufawszy jeno w swe ramiona, rzecze sobie pewnego dnia wojna bogaczom i dla mnie używanie na tym świecie, skoro innego nie ma, dla mnie ziemia, skoro niebo jest puste, dla mnie i dla wszystkich, skoro wszyscy są równi, o wznośli filozofowie, którzyście go przywiedli do tego punktu, co mu powiecie, jeżeli będzie zwyciężony? Bez wątpienia jesteście filantropami. Bez wątpienia macie rację na przyszłość i przyjdzie dzień, w którym będziecie zbierać błogosławieństwa. Ale dziś jeszcze zaiste nie sposób nam błogosławić was. Gdy niegdyś ciemiężca mówił Moją jest ziemia, moim niebo odpowiadał ciemiężony. Obecnie cóż odpowie? Cała choroba obecnego wieku pochodzi z dwóch przyczyn. Lud, który przebył rok, 1793 i 1814 nosi w sercu dwie rany. Wszystko, co było, już nie jest. Wszystko, co będzie, jeszcze nie jest. Nie szukajcie gdzie indziej tajemnicy naszych bólów. Oto człowiek, którego dom rozpada się. Zburzył go, aby zbudować inny. Gruzy leżą na jego polu. On zaś czeka nowych kamieni na nowy gmach. W chwili, gdy gotuje się z kielnią w dłoni, z zawiniętymi rękawami obrabiać ciosy i przyrządzać wapno, powiadają mu, że brakło kamieni i radzą otynkować dawne, iżby służyły jeszcze. Cóż ma czynić ów człowiek, który nie chce z gruzów budować gniazda dla swojej gromadki? Łom jest głęboki, narzędzia zbyt słabe, aby zeń dobyć ciosy. Czekaj, powiadają mu, Dobędzie się ich pomału. Ufaj, pracuj, idź naprzód, cofaj się, wstecz. Czegóż mu nie prawią? I przez ten czas ów człowiek, nie mając ani starego, ani nowego domu, nie wie, jak się chronić od deszczu, ani jak przygotować wieczorny posiłek, ani gdzie pracować, gdzie spocząć, gdzie żyć, ani gdzie umrzeć. A dzieci jego to niemowlęta. Albo się bardzo mylę, albo my podobni jesteśmy do tego człowieka. O ludy przyszłych wieków! Kiedy w gorący letni dzień pochylicie się nad pługiem wśród zieleniejących łąk ojczystych, kiedy pod słońcem czystym i bez plamki ujrzycie Ziemię, waszą płodną matkę, uśmiechającą się w porannej szacie do rolnika, swego ukochanego dziecięcia, kiedy ocierając na spokojnym czole świętych chrzęst znoju, będziecie wieść spojrzenie po bezkresnym widnokręgu, gdzie ani jedno kłosie w łanie ludzkim nie będzie wyższe od drugiego, jedynie tylko bławatki i rumianki będą się barwić wśród złotego zboża, O ludzie wolni! Kiedy wówczas będziecie dziękować Bogu, iż zrodziliście się do tego żniwa, pomyślcie o nas, których już tam nie będzie. Powiedzcie sobie, żeśmy bardzo drogo kupili spokój, którego wy będziecie zażywać. Żałujcie nas bardziej niż wszystkich swoich ojców. Cierpimy bowiem nie jeden z bólów, które ich czyniły godnymi współczucia, a straciliśmy to, co im dawało pociechę. Rozdział trzeci. Chcę opowiedzieć. W jaki sposób nawiedziła mnie po raz pierwszy choroba wieku? Siedziałem przy stole przy sutej wieczerzy po maskaradzie. Dokoła mnie przyjaciele w bogatych kostiumach, pełno młodzieży i kobiet, wszyscy błyszczący urodą i weselni. Na stole wyborne potrawy, dzbany, świeczniki, kwiaty. Nad głowami huczna orkiestra, naprzeciw zaś moja kochanka. Wspaniała istota którą ubóstwiałem. Miałem wówczas dziewiętnaście lat. Nie przeszedłem żadnego nieszczęścia ani choroby. Miałem charakter dumny i otwarty zarazem, serce kipiące nadzieją przyszłości. Opary wina burzyły mi się w żyłach. Był to jeden z tych momentów pijaństwa, w których wszystko, co się widzi, co się słyszy, mówi nam o ukochanej. Cała przyroda zdaje się wówczas niby kosztowny, migotliwy kamień, na którym wyryte jest tajemnicze imię. Człowiek uściskałby chętnie każdego, kto się uśmiecha. Czuje się bratem wszystkiego, co istnieje. Luba naznaczyła mi schadzkę na tę noc. Niosłem zwolna kieliszek do ust, patrząc na nią. Podczas gdy odwracałem się, aby wziąć talerz, spadł mi widelec. Schyliłem się i, nie znajdując go zrazu, podniosłem nieco obrus, aby zobaczyć, gdzie się potoczył. Spostrzegłem wówczas stopę mej kochanki spoczywającą na stopie młodego człowieka obok. Nogi ich krzyżowały się, zaplatając o siebie. Od czasu do czasu zaś zaciskali je lekko. Podniosłem się zupełnie spokojny. Poprosiłem o inny widelec i wieczerzałem dalej. Luba moja i jej sąsiad byli również bardzo spokojni. Prawie nie rozmawiali z sobą i nie patrzyli na siebie. Młody człowiek oparł się łokciami o stół i żartował z inną kobietą, która mu pokazywała swój naszyjnik i na ramienniki. Kochanka moja siedziała nieruchomo, z martwymi i pełnymi ondlałości oczyma. Przyglądałem się obojgu przez cały czas biesiady i nie dostrzegłem w ruchach ani w twarzy nic, co by mogło ich zdradzić. Pod koniec, przy deserze, upuściłem serwetę. I schyliwszy się znowu, zastałem ich w tej samej pozycji, ciasno zaplecionych o siebie. Przyrzekłem Lubej, że ją odwiozę tego wieczora do domu. Była wdową i tym samym bardzo swobodną, dzięki staremu krewniakowi, który towarzyszył jej i służył za przyzwoitkę. Kiedy mijałem przedsionek, zawołała na mnie, choć Oktawie, rzekła, jedźmy, już jestem gotowa. Zaśmiałem się i wyszedłem bez odpowiedzi. Uszedłszy kilka kroków, przysiadłem na kamiennym słupie. Nie wiem, o czym myślałem. Niewierność tej kobiety, o którą nigdy nie czułem się zazdrosny i której nie przyszło mi na myśl podejrzewać, wprawiła mnie w stan jakiejś odrętwiałości, zidiocenia. Ponieważ to, co widziałem przed chwilą, nie zostawiło żadnej wątpliwości, byłem jak ogłuszony maczugą. Nie pamiętam, co się działo we mnie przez czas spędzony na owym kamieniu. Pomnę tylko, iż patrząc bezmyślnie w niebo i widząc spadającą gwiazdę, pozdrowiłem to ulotne światło, w którym poeci widzą zniweczony świat i uchyliłem przed nim z powagą kapelusza. Wróciłem do domu bardzo spokojnie, nie doświadczając niczego, nie czując nic, jakby wyzuty z myśli. Zacząłem się rozbierać. I rzuciłem się na łóżko. Ale zaledwie przyłożyłem głowę do poduszki, duchy zemsty pochwyciły mnie z taką siłą, iż wsparłem się nagle o ścianę, jak gdyby wszystkie mięśnie mego ciała stały się z drzewa. Wyskoczyłem z łóżka, krzycząc, z wyciągniętymi ramionami, zdolny stąpać jedynie na piętach, tak ścięgna ukciuków były skurczone. Spędziłem w ten sposób blisko godzinę. Zupełnie oszalały i sztywny jak szkielet. Był to pierwszy atak gniewu, jakiego w życiu doznałem. Człowiek, którego zeszedłem z mą lubą, był jednym z moich najbliższych przyjaciół. Udałem się doń na zajutrz w towarzystwie młodego adwokata nazwiskiem Dejonne. Wzięliśmy pistolety, drugiego świadka i znaleźliśmy się w lasku Vincenne. Przez całą drogę Starałem się nie odzywać do przeciwnika, a nawet nie zbliżać doń z obawy, aby mi nie przyszła chęć uderzyć go i zelżyć. Gwałty tego rodzaju są zawsze wstrętne i zbyteczne, z chwilą, gdy prawo cierpi prawidłowy pojedynek. Ale nie mogłem się powstrzymać od upartego wlepiania weń oczu. Był to jeden z towarzyszy mego dziecięctwa. Od wielu lat łączyły nas liczne wzajem sobie świadczone usługi. Wiedział doskonale o mej miłości. Parę razy nawet dawał mi do zrozumienia, że tego rodzaju węzły święte są dla przyjaciela i że nie byłby zdolny wchodzić mi w drogę, gdyby nawet kochał tę samą kobietę. Słowem, pokładałem w nim pełne zaufanie i nigdy może nie ściskałem serdeczniej ręki ludzkiej istoty. Przyglądałem się ciekawie. Chciwie temu człowiekowi, który rozprawiał o przyjaźni niby bohater starożytności, a którego zdybałem, jak pieścił mą kochankę. Pierwszy raz w życiu widziałem potwora. Mierzyłem go błędnym okiem, aby się przypatrzyć, jak wygląda. Znałem go od dziesiątego roku życia. Żyłem z nim dzień po dniu w najdoskonalszej i najbliższej przyjaźni. I oto miałem wrażenie, że go nigdy nie widziałem. Posłużę się tu porównaniem. Istnieje znana powszechnie hiszpańska sztuka, w której kamienny posąg, zesłany z sprawiedliwością niebios, przychodzi wieczerzać u rozpustnika. Rozpustnik nadrabia miną i sili się na obojętność, ale posąg ujmuje go za rękę i z chwilą, gdy mu ją podał, nieszczęśnik czuje śmiertelny chłód i popada w konwulsje. Otóż ilekroć w życiu zdarzyło mi się wierzyć przez dłuższy czas z ufnością przyjacielowi lub kochance i nagle odkryłem, że mnie oszukują, niepodobna mi oddać inaczej wrażenia, jakie to odkrycie na mnie uczyniło, niż porównując je do uścisku dłoni owego posągu. Jest to w istocie niby uścisk zimnego marmuru, jak gdyby rzeczywistość w swoim śmiertelnym chłodzie mroziła mnie pocałunkiem. Dotknięcie kamiennego człowieka. Niestety, okropny biesiadnik nie jeden raz zapukał do moich drzwi, nie jeden raz wieczerzaliśmy z połem. Tymczasem, po dopełnieniu przygotowań, stanęliśmy obaj u mety, idąc wolno jeden na drugiego. Strzelił pierwszy i skaleczył mnie w prawe ramię. Ująłem natychmiast pistolet drugą ręką, ale nie mogłem go udźwignąć. Sił mi brakło. Upadłem na kolano. Przeciwnik mój zbliżył się spiesznie, niespokojny, bardzo blady. Równocześnie nadbiegli świadkowie, widząc, że jestem ranny, ale on ich usunął i ujął mnie za chorą rękę. Ściskał zęby, nie mógł mówić. Widziałem jego lęk. Cierpiał tak okrutnie, jak tylko człowiek cierpieć może. Idź precz, krzyknąłem. Idź się wytrzeć w prześcieradła tej, dławił się. Ja także. Wsadzono mnie do powozu, gdzie znalazł się lekarz. Rana okazała się lekka, kula nie tknęła kości, ale byłem w stanie takiego podniecenia, iż niepodobna mnie było natychmiast opatrzyć. W chwili, gdy fiakier ruszał, ujrzałem przez okno drżącą rękę. To przeciwnik mój jeszcze raz objawił chęć pojednania. Wstrząsnąłem głową za całą odpowiedź. Byłem tak wściekły, iż na próżno siliłbym się mu przebaczyć, mimo że czułem szczerość jego żalu. Krew, która spływała obficie z ramienia, przyniosła mi znaczną ulgę. Osłabienie uśmierzyło mą wściekłość, która dokuczała mi bardziej od rany. Położyłem się z rozkoszą. Nigdy chyba nie piłem nic smaczniejszego niż pierwsza szklanka wody, jaką mi podano. Skoro się znalazłem w łóżku, chwyciła mnie gorączka. Zacząłem płakać. Nie mogłem pojąć nie tego, że kochanka przestała mnie kochać, ale że mnie oszukiwała. Nie rozumiałem, dla jakiej przyczyny kobieta, której nie zmusza ani obowiązek, ani interes, może kłamać mężczyźnie wówczas, gdy kocha innego. Pytałem po dwadzieścia razy przyjaciela mego, Dejeune, w jaki sposób to jest możliwe. Gdybym był jej mężem, mówiłem, albo gdybym jej płacił, rozumiałbym, iż mnie oszukuje. Ale dlaczego, jeśli mnie już nie kochała, nie powiedzieć mi tego? Dlaczego oszukiwać? Nie pojmowałem, aby można było kłamać w miłości. Byłem wówczas dzieckiem, a wyznaję, iż dziś nie rozumiem tego jeszcze. Za każdym razem, kiedy zakochałem się w kobiecie, powiedziałem jej to. Za każdym razem, kiedy przestałem kochać, powiedziałem również, z tą samą szczerością, mniemając zawsze, iż w tego rodzaju sprawach wola nasza jest niczym i że zbrodnią jest tylko kłamstwo. Na wszystko, co mówił, Dejeanet odpowiadał. To nędznica. Przyrzeknij mi, że już jej nie ujrzysz na oczy. Przesiągłem uroczyście. Poradził mi dalej, abym nie pisał do niej, nawet z wymówkami, w razie zaś, gdyby ona pisała, abym nie odpowiadał, przyrzekłem wszystko. Zdziwiony niemal, iż tego żąda, i oburzony samym przypuszczeniem. Tymczasem, pierwszą rzeczą, jaką uczyniłem z chwilą, gdy mogłem wstać i opuścić pokój, było pognać do mej kochanki. Zastałem ją samą. Siedziała na krześle w kącie pokoju, z przygnębioną twarzą, w nieładzie. Obsypałem ją najgwałtowniejszymi wymówkami, byłem pijany rozpaczą. Krzyczałem tak, iż rozlegało się w całym domu. Równocześnie łzy przerywały niekiedy słowa tak gwałtowne, iż padłem na łóżko, aby im dać folgę. Ha, niewierna! Ha, niegodziwa! mówiłem płacząc. Czy wiesz, że ja to życiem przypłacę? Czy to ci sprawia przyjemność? Co ja ci uczyniłem? Rzuciła mi się na szyję. Rzekła, że coś ją poniosło, oszołomiło, że rywal mój spoił ją na tej nieszczęsnej wieczerzy, ale że nigdy nie należała do niego, że poddała się chwili zapomnienia, że popełniła błąd, ale nie zbrodnię. Widzi dobrze krzywdę, jaką mi uczyniła, ale jeśli jej nie przebaczę, i ona przypłaci to życiem. Wyczerpała wszystkie łzy szczerego żalu, całą wymowę bólu, aby mnie pocieszyć. Blada i nieprzytomna, z na wpół rozwartą szatą, z włosami rozsypanymi na ramiona, zdała mi się tak piękną jak nigdy. Drżałem ze zgrozy, podczas gdy wszystkie me zmysły rwały się ku niej. Wyszedłem załamany. W oczach mi się ćmiło. Chwiałem się na nogach. Postanawiałem nigdy jej już nie widzieć. Ale po upływie kwadransa wróciłem. Parła mnie jakaś rozpaczliwa siła. Czułem jakby jakąś głuchą żądę posiadania jej jeszcze raz. Chciałem wypić na jej wspaniałym ciele wszystkie te gorzkie łzy, i potem zabić ją i siebie. Brzydziłem się nią i ubóstwiałem zarazem. Czułem, że jej miłość jest mą zgubą, ale że żyć bez niej jest mi niepodobieństwem. Wpadłem jak błyskawica, nie oznajmiając się. Wszedłem prosto, znając dom, i pchnąłem drzwi do jej pokoju. Zastałem ją przed gotowalnią. Siedziała bez ruchu, okryta klejnotami. Pokojówka czesała ją. Ona trzymała w ręku kawałek czerwonej krepy, który przeciągała lekko po policzkach. Myślałem, że śnie. Zdało mi się niepodobieństwem, aby to była ta sama kobieta, która kwadrans temu w moich oczach tonęła we łzach i wlokła się po podłodze. Stałem jak posąg. Ona, słysząc, iż drzwi się otwierają, zwróciła głowę z uśmiechem. Czy to ty? Rzekła. Szła na bal i czekała na mego rywala, który miał jej towarzyszyć. Cofnąłem się ku drzwiom. Patrzałem na jej kark, gładki i pachnący, nad którym w związanych włosach połyskiwał diamentowy grzebień. Ten kark, siedziba siły życiowej, czarniejszy był od piekła. Na nim splatały się dwa lśniące warkocze, nad którymi kołysało się srebrne kłosie. Obfity i gęsty puszek odbijał od ramion i od bielszych niż mleko pleców. Było w tej podwiniętej grzywie coś bezwstydnie pięknego, coś, co zdawało się urągać mi za bezład, w jakim widziałem ją chwilę przedtem. Podbiegłem i uderzyłem w ten kark grzbietem zaciśniętej pięści. Nie wydała krzyku. Padła na ręce, ja zaś wyszedłem śpiesznie. Z powrotem do domu gorączka pochwyciła mnie znów z taką siłą, iż byłem zmuszony się położyć. Rana otwarła się. Cierpiałem bardzo. Zaszedł do mnie déjeuner. Opowiedziałem mu wszystko, co zaszło. Wysłuchał mnie w skupieniu, po czym przechadzał się jakiś czas po pokoju, jak człowiek, który się waha. Wreszcie zatrzymał się przede mną i parsknął śmiechem. Czy to twoja pierwsza kochanka? Rzekł. Nie, odparłem. Ostatnia. Około północy, podczas gdy spałem niespokojnym snem, zdało mi się, iż słyszę głębokie westchnienie. Otwarłem oczy i ujrzałem mą lubą, stojącą koło łóżka, ze skrzyżowanymi ramionami, podobną do widma. Nie mogłem wstrzymać okrzyku przerażenia, biorąc to za zjawę mego chorego mózgu. Wyskoczyłem z łóżka i uciekłem w kąt pokoju. Podeszła bliżej. To ja, rzekła i ujmując mnie w pół, przyciągnęła mnie. Czego chcesz? krzyknąłem. Puść mnie. Byłbym zdolny zabić cię w tej chwili. Więc zabij, rzekła. Zdradziłam cię, skłamałam. Jestem podła, niegodziwa, ale kocham cię i nie mogę żyć bez ciebie. Spojrzałem na nią. Jakaż była piękna, całe jej ciało drżało. Oczy zamglone rządzą sączyły strumienie rozkoszy. Pierś lśniła naga, wargi płonęły. Wziąłem ją w ramiona. Dobrze więc, rzekłem, ale w obliczu Boga, który nas widzi, na duszę Ojca przysięgam, że cię zabiję w tej chwili i siebie także. Wziąłem nóż, który leżał na kominku i wsunąłem go pod poduszkę. Oktawie, no, rzekła z uśmiechem, tuląc mnie, nie rób szaleństw. Chodź, dziecko, szkodzisz sobie tym wszystkim, masz gorączkę. Daj mi ten nóż. Próbowała mi go odebrać. Słuchaj, rzekłem. Nie wiem, kto jesteś i co za komedię odgrywasz. Ale co do mnie, ja nic nie gram. Kochałem cię tyle, ile człowiek może kochać na Ziemi. I na moje nieszczęście i zgubę Wiedz, iż jeszcze kocham cię do szaleństwa Mówisz, że i ty mnie kochasz Chcę wierzyć, ale na wszystko, co jest świętego na ziemi Jeśli ja będę twoim kochankiem dziś wieczór Inny nie będzie nim jutro Klnę się na Boga, klnę się na Boga Powtarzałem, nie wezmę cię Nienawidzę cię bowiem tyle, ile kocham to mówiąc, padłem na łóżko, zupełnie nieprzytomny. Narzuciła płaszcz na ramiona i wybiegła. Skoro Dejone wysłuchał tej przygody, rzekł. Dlaczego się odtrącił? Bardzoś wybredny. To śliczna kobieta. Żartujesz? Odparłem. Sądzisz, iż podobna kobieta może być moją kochanką? Że zgodzę się kiedykolwiek na podział? Pomyśl. Ona sama wyznaje, że inny ją posiada. I ty chcesz, bym zapomniał, że ją kocham, aby ją posiadać również? Jeśli tak pojmujesz miłość, lituję się nad tobą. Deżonę odparł, iż lubi jedynie łatwe dziewczęta i nie wygląda w rzeczy tak ściśle. Drogi Oktawie, rzekł, jesteś bardzo młody. Chciałbyś wielu rzeczy i ładnych rzeczy, ale które nie istnieją. Wierzysz w osobliwy gatunek miłości. Może jesteś do niej zdolny. Wierzę w to, ale ci nie życzę. Poznasz inne kobiety, mój przyjacielu, i pożałujesz kiedyś tego, co ci się zdarzyło tej nocy. Kiedy ta kobieta przyszła tu do ciebie, to pewna, iż cię kochała. Nie kocha cię może w tej chwili, jest może w objęciach innego, ale kochała cię owej nocy, w tym pokoju. I cóż ci o resztę? Mogłeś mieć oto ładną noc, i pożałujesz jej, bądź pewny, już bowiem nie wróci. Kobieta przebacza wszystko, wyjąwszy to, że jej ktoś nie chce. Musiała cię straszliwie kochać, skoro przyszła tutaj czując się winną i przyznając się do winy. Domyślając się może, iż ją odepchniesz. Wierz mi, pożałujesz tej nocy, ja ci bowiem powiadam, że nie będziesz już miał takiej. De mówił to wszystko tonem tak prostego i głębokiego przekonania, z tak rozpaczliwym spokojem doświadczenia. Iż słuchając go zadrżałem. Doznałem gwałtownej pokusy, aby iść jeszcze raz do mej kochanki, lub też napisać do niej, aby przyszła. Byłem niezdolny wstać. To mnie ocaliło od wstydu narażenia się jeszcze raz na to, iż zastanę ją czekającą na mego rywala, albo też gruchającą z nim sam na sam. Ale mogłem napisać. Mimo woli zadawałem sobie pytanie, czy w razie gdybym napisał, Czyby przyszła. Skoro Deżonę odszedł, ogarnął mnie tak nieznośny zamęt, iż postanowiłem położyć mu kres w jakikolwiek sposób. Po straszliwej walce wstręt przeważył wreszcie miłość. Napisałem do niej, iż nie chcę jej widzieć na oczy i proszę, aby nie przychodziła, jeśli nie chcę znaleźć drzwi zamkniętych. Zadzwoniłem gwałtownie i kazałem odnieść list jak najspieszniej. Ledwie służący opuścił pokój, zacząłem go wołać z powrotem, nie usłyszał. Nie śmiałem wołać drugi raz i zasłoniwszy twarz rękami, pozostałem zatopiony w najgłębszej rozpaczy. Rozdział czwarty. Nazajutrz o wschodzie słońca, pierwszą myślą, jaka mnie zbudziła, było pytanie: Co pocznę teraz? Nie miałem żadnego zawodu. Żadnego zajęcia. Studiowałem medycynę i prawo, nie mogąc się namyślić na żadną z tych dróg życia. Pracowałem pół roku u bankiera, z taką niepunktualnością, iż byłem zmuszony złożyć na czas swoje funkcje, aby unikać odprawy. Studia moje były rozległe, ale powierzchowne. Pamięć, nieskrzepiona ćwiczeniem, zapominała równie szybko, jak się uczyła. Jedynym moim skarbem, po miłości była niezależność. Od chwili dojrzałości żywiłem dla niej dziki kult i uświęciłem ją niejako w mym sercu. Pewnego dnia ojciec, myśląc już o mej przyszłości, poddał mi kilka zawodów, pozostawiając wybór między nimi. Stałem wsparty o okno, patrząc na chudą i samotną topolę kołyszącą się w ogrodzie. Zastanawiałem się nad tymi rozmaitymi zajęciami. Roztrząsałem je kolejno w głowie, po czym, nie mogąc wzbudzić w sobie żadnego zamiłowania, pozwalałem bujać myślom. Zdało mi się nagle, iż czuję, jakby ziemia się poruszała i że głucha i niewidzialna siła pędząca ją w przestrzeni staje się uchwytna moim zmysłom. Widziałem ją, jak wstępuje w niebo. Miałem wrażenie, że jestem niby na statku. To pola, którą miałem przed oczami, widziała mi się niby maszt. Wstałem, wyciągając ramiona, i krzyknąłem. To już dość mało być przelotnym podróżnym na tym okręcie, żeglującym w eterze dość mało być człowiekiem, czarnym punktem na tym okręcie chcę być człowiekiem, ale nie jakimś poszczególnym gatunkiem człowieka. Oto pierwszy ślub, jaki czternastoletnim chłopcem wyrzekłem w obliczu natury od tego czasu jeżeli brałem się do czego to jedynie przez posłuszeństwo dla ojca ale nigdy nie mogąc przezwyciężyć odrazy byłem tedy swobodny nie przez lenistwo ale z własnej woli zresztą kochałem wszystkie dzieła boże a bardzo niewiele ludzkich znałem z życia jedynie miłość ze świata jedynie mą lubą i nie chciałem znać nic innego to też zakochawszy się tuż po wyjściu z kolegium, wierzyłem szczerze, że to na całe życie i wszelka inna myśl pierzchła mi z głowy. Życie wiodłem mało ruchliwe. Spędzałem dzień u Lubej. Największą mą przyjemnością było wyciągać ją na wieś w piękny letni dzień. Głaść się obok niej w lesie, na trawie lub mchu. Widok natury w całej krasie był dla mnie zawsze najpotężniejszym afrodyzjakum. W zimie ona lubiła się bawić. Uganialiśmy po balach i maskaradach. Znowuż wtedy życie spływało na próżniactwie. Ponieważ dopóki była mi wierna, myślałem tylko o niej, z chwilą gdy mnie zdradziła, zostałem bez jednej myśli. Najlepsze pojęcie o ówczesnym stanie mego ducha mogę dać, porównując go do owych dzisiejszych modnych mieszkań gdzie znachodzą się, zebrane i pomieszane razem, meble wszystkich czasów i krajów. Nasz wiek nie posiada form. Nie wycisnęliśmy piętna epoki ani na domach, ani na ogrodach, ani na niczym. Widuje się na ulicy ludzi z brodą strzyżoną, jak za czasu Henryka III. Innych wygolonych, innych z włosami, jak na portretach Rafaela. Innych, jak za czasu Jezusa Chrystusa. To też apartamenty bogaczy są niby muzea starożytności. Antyki, Gotyk, Odrodzenie, Ludwik XIII, wszystko razem. Słowem, mamy coś ze wszystkich wieków, wyjąwszy nasz. Rzecz niewidziana w żadnej innej epoce. Eklektyzm to nasz smak. Bierzemy wszystko, co napotkamy: jedno dla piękności, drugie dla wygody. To znów dla starożytności. Inną rzecz wreszcie zgoła dla jej szpetoty. Żyjemy jedynie wśród szczątków, jakby koniec świata był bliski. Oto był mój stan ducha. Wiele czytałem, prócz tego uczyłem się malować. Umiałem na pamięć mnóstwo rzeczy, ale nic porządnie. Głowę miałem równocześnie pustą i spęczniałą jak gąbkę. Kochałem się kolejno we wszystkich poetach, ale ponieważ miałem naturę bardzo wrażliwą. Ostatni z kolei zbrzydził mi na zawsze resztę. Stworzyłem w sobie wielki lamus ruin, aż w końcu, zabiwszy w sobie pragnienie długim spijaniem wszystkiego, co nowe i nieznane, sam uczułem się ruiną. Jednakże w tej ruinie żyło coś bardzo młodego nadzieja mego serca, które było jeszcze dzieckiem nadzieja ta, której nic nie skaziło ani nie zepsuło i która pod wpływem miłości wybujała ponad miarę, otrzymała nagle śmiertelny cios. Zdrada kochanki ugodziła ją w pełni lotu. Kiedy myślałem o tym, czułem, że mi w duszy omdlewa coś konwulsyjnie, niby ranny ptak w agonii. Społeczeństwo, które czyni tyle złego, podobne jest do owego indyjskiego węża, którego mieszkaniem jest gąszcz rośliny leczącej jego ukąszenie. Tak i ono podsuwa prawie zawsze lekarstwo równocześnie z cierpieniem, jakie sprawiło. I tak człowiek, który posiada uregulowany tryb życia, z rana interesy, o tej godzinie wizyty, o tej praca, o tej miłość, może bezpiecznie utracić kochankę. Zajęcia jego i myśli są niby owi niewzruszeni żołnierze, ustawieni w ordynku podczas bitwy. Kula unosi jednego, Sąsiedzi ściskają się w szeregu i nie znać ubytku. Nie miałem tej ucieczki. Odkąd zostałem sam, natura, moja ukochana matka, zdała mi się przeciwnie bardziej rozległa i pusta niż kiedykolwiek. Gdybym mógł zupełnie zapomnieć mą lubą, byłbym ocalony. Iluż ludziom nie trzeba ani tyle do wyleczenia. Tacy niezdolni kochać niewierną kobietę, Okazują w podobnych okolicznościach podziwu godny hart. Ale czyż taką jest miłość dziewiętnastoletniego chłopca, który nie mając pojęcia o świecie, cały żyjąc pragnieniem, czuje w sobie zaród wszystkich namiętności? Czyż ten wiek wątpi o czymkolwiek? Na prawo, na lewo, hen, na widnokręgu, wszędzie woła go jakiś głos. Wszystko jest rządzą, wszystko marzeniem. Nie ma rzeczywistości, która by się ostała dla młodego serca. Nie masz tak sękatego i twardego dębu, z którego by nie wyszła driada. Gdyby się miało sto ramion, nie lękałoby się otworzyć ich w próżnię. Wystarczy utulić w nie kochankę i próżnia zapełniona. Co do mnie? Nie pojmowałem, iżby można robić co innego niż kochać. Kiedy mi mówiono o innym zatrudnieniu, wzruszałem ramionami. Miłość moja była współdzika. Na całym życiu moim wyciskała coś jakby mniszego i surowego. Przytoczę tylko jeden przykład. Luba dała mi medalion ze swoją miniaturą. Nosiłem go na sercu, co jest zresztą rzeczą dość pospolitą. Ale znalazłszy pewnego dnia u antykwariusza żelazną dyscyplinę z blaszką najeżoną gwoździkami na końcu? Kazałem przytwierdzić medalion do tej blaszki i tak go nosiłem. Gwoździe te, które wchodziły mi w pierś za każdym ruchem, sprawiały mi tak osobliwą rozkosz, iż przyciskałem niekiedy rękę, aby je czuć tym głębiej. Wiem, że to szaleństwo. Alboż miłość robi takie tylko szaleństwa? Od czasu jak mnie ta kobieta zdradziła, zdjąłem okrutny medalion. Nie umiem opisać. Z jakim smutkiem odjąłem żelazną blachę i jakie westchnienie wydało moje serce, skoro się uczuło wyswobodzone. Biedne blizny, mówiłem, macie się zatem zatrzeć? Ach, rano moja, droga rano, jakiś balsam przyłożę do ciebie. Daremnie nienawidziłem tej kobiety. Miałem ją, można rzec, we krwi. Przeklinałem ją, ale śniłem o niej. Co poradzić na to? Co poradzić na sen? Jakiż argument przeciwstawić wspomnieniom krwi i ciała? Magbet, zabiwszy Dankana, powiada, iż ocean nie umyłby jego rąk. Nie byłby też obmył moich blizn. Mówiłem Beżone, cóż chcesz? Z chwilą, gdy usnę, jej głowa znajduje się tu, na tej poduszce. Żyłem dotąd jedynie przez tę kobietę. Zwątpić o niej znaczyło zwątpić o wszystkim. Przekląć ją, wszystkiego się zaprzeć. Stracić ją, wszystko zniweczyć. Przestałem gdziekolwiek bywać. Świat zdawał mi się rojowiskiem dzikich zwierząt, potworów, krokodyli. Co bądź mi mówiono, aby mnie rozerwać, odpowiadałem Tak, to doskonała rada. I możecie być pewni, że z niej nie skorzystam. Stawałem w oknie i powiadałem sobie: Ona przyjdzie, pewien jestem. Idzie. Skręca w ulicę, czuje jak się zbliża. Nie może żyć bez mnie, jak ja bez niej. Co jej powiem? Z jaką twarzą ją przyjmę? Tu przypomniała mi się jej zdrada. Ha, niech nie przychodzi, wołałem. Niech się nie zbliża. Byłbym zdolny ją zabić. Od ostatniego listu nie słyszałem już o niej. Cóż ona robi wreszcie? Mówiłem sobie. Kocha innego? Kochajmyż i my inną. Kogo? I szukając w duchu, słyszałem równocześnie niby daleki głos, mówiący: Ty inną niż mnie? Dwie istoty, które się kochają, tulą w uścisku i które nie są tobą i mną? Czy to możliwe? Czyś ty oszalał? Człowieku małego serca mówił desjonais. Kiedyż wreszcie zapomnisz tę kobietę? Czyż to taka strata? Piękne mi szczęście! Weź pierwszą z brzegu! Nie, odpowiadałem, niewielka strata. Czyż nie uczyniłem tego com był powinien? Czy nie wypędziłem jej stąd? Co możesz mi tedy zarzucić? Reszta to moja rzecz. Bykowi zranionemu w cyrku wolno lec w kącie ze szpadą matadora w grzbiecie i skończyć w spokoju. Cóż ja mam, powiedz mi, począć z sobą na świecie? Co to są te twoje pierwsze z brzegu? Pokażesz mi czyste niebo, drzewa i domy, ludzi mówiących, pijących, śpiewających, kobiety w tańcu i konie w galopie. Wszystko to to nie życie, to próżny zgiełk życia. Zostaw mnie, zostaw mnie w spokoju. Rozdział piąty. Skoro Deżone ujrzał, iż nie ma lekarstwa na mą rozpacz i że nie chce nikogo słuchać, ani też wyjść z pokoju, spoważniał. Jednego wieczora zjawił się z uroczystą miną. Zagadnął mnie o mą kochankę i przeszedł w ton silnie drwiący, wyrażając się jak najgorzej o kobietach. Na wpół siedząc na łóżku, wsparty na łokciu, słuchałem go z uwagą. Był to jeden z owych posępnych wieczorów, kiedy to świst wiatru podobny jest do jęku umierającego. Ostry deszcz smagał szyby, od czasu do czasu zaś zalegała śmiertelna cisza. Cała natura cierpi wówczas. Drzewa poruszają się boleśnie, lub też pochylają smutno głowę. Ptactwo kuli się w krzakach, ulice pustoszeją. Rana dolegała mi. Wczoraj jeszcze miałem kochankę i przyjaciela. Kochanka zdradziła mnie, przyjaciel rozciągnął mnie na łożu boleści. Nie rozróżniałem jeszcze jasno, co się dzieje w mej głowie. Miałem uczucie na przemian, to, żem prześnił sen pełen grozy i że wystarczy mi zamknąć oczy, aby się obudzić na zajutrz szczęśliwym, to znów całe życie moje zdało mi się pociesznym i dziecinnym majakiem, którego fałsz oto się odsłonił. Dejoner siedział naprzeciw mnie blisko lampy. Był stanowczy i poważny, z wiecznym uśmiechem. Był to zacny człowiek, ale suchy jak kamień szlifierski. Przedwczesne doświadczenie przyprawiło go w młodym wieku o łysinę. Znał życie i wypłakał się swojego czasu, ale cierpienie jego nosiło pancerz. Był materialistą, czekał śmierci. Oktawie, mówił. Patrząc na Ciebie widzę, że wierzysz w miłość wedle romansopisarzy i poetów. Wierzysz, jednym słowem, w to, co się tu mówi, a nie w to, co się robi. To pochodzi stąd, że nie myślisz logicznie. I to może Cię zagnać w wielkie nieszczęścia. Poeci przedstawiają miłość tak, jak rzeźbiarze malują nam piękność, jak muzycy tworzą melodię. Obdarzeni wrażliwą i subtelną organizacją, skupiają z inteligencją i zapałem najczystsze pierwiastki życia, najpiękniejsze linie materii, najharmonijniejsze głosy przyrody. Była, powiadają, w Atenach mnogość ładnych dziewczyn. Praksyteles wyrysował je wszystkie kolejno. Po czym ze wszystkich tych piękności, z których każda miała swoją wadę, uczynił piękność jedyną, bez skazy. Stworzył Wenus. Pierwszy człowiek, który sporządził instrument muzyczny i dał tej sztuce zasady i prawa, słuchał długo przedtem szumu trzcin i śpiewu ptaków. Tak poeci, znający życie, napatrzyli się licznych miłości, mniej lub więcej przemijających, odczuli głęboko, do jakiego stopnia wzniosłej egzaltacji może się wznieść chwilami namiętność. Za czym Wyłączając z natury ludzkiej wszystkie czynniki, które ją poniżają, stworzyli tajemnicze imiona, przekazywane z wieku na wiek przez usta ludzkie: Dafnis i Chloe, Hero i Leander, Pyram i Tyzbę. Chcieć szukać w życiu rzeczywistym miłości równie wiecznej i zupełnej. Jest to to samo, co szukać na rynku kobiet równie pięknych jak Wenus, albo żądać, aby słowiki śpiewały symfonię Beethovena. Doskonałość nie istnieje. Zrozumieć ją jest triumfem ludzkiej inteligencji. Pragnąć ją posiadać najniebezpieczniejszym z szaleństw. Otwórz okno, Oktawie. Czy nie widzisz nieskończoności? Nie czujesz, że niebo jest bez granic? Czy rozum ci tego nie mówi? Mimo to, czy pojmujesz nieskończoność? Czy masz pojęcie o czymś, co jest bez końca? Ty, który urodziłeś się wczoraj i umrzesz jutro? Ten widok bez kresu spowodował wszędzie po świecie największe szaleństwa. Religie płyną z tego źródła, aby posiąść nieskończoność. Katon poderżnął sobie gardło. Chrześcijanie oddawali się na pastwę lwom, hugonoci katolikom. Wszystkie ludy na ziemi wyciągały ramiona ku tej bezmiernej przestrzeni i chciały się w nią rzucić. Szaleniec chce posiąść niebo, mędrzec podziwia je, klęka i nie pragnie. Doskonałość, mój drogi, tak samo nie jest dla nas, jak nieskończoność. Nie trzeba jej szukać w niczym, żądać od niczego, ani od miłości, ani od piękności, ani od szczęścia, ani od cnoty. Ale trzeba ją kochać, aby być cnotliwym, pięknym i szczęśliwym. Tyle ile człowiek zdoła. Przypuśćmy, że masz u siebie obraz Rafaela, który uważałeś za doskonały. Przypuśćmy, iż wczoraj wieczór, przyglądając się z bliska, odkryłeś w jednej z figur obrazu gruby błąd rysunku. Zwichnięty członek lub źle umieszczony mięsień jak to podobno ma miejsce w owej figurze starożytnego gladiatora. Sprawi ci to oczywiście wielką przykrość. Nie rzucisz wszelako obrazów ogień. Powiesz jedynie, że nie jest doskonały, ale że są w nim szczegóły godne podziwu. Istnieją kobiety, którym wrodzona poczciwość i szczerość serca bronią mieć dwóch kochanków naraz. Myślałeś, że twoja luba jest z ich liczby. Byłoby to lepiej, przyznaję. Odkryłeś, że cię oszukuje. Czyż to powód, aby nią gardzić? Znęcać się nad nią? Uważać ją wreszcie za godną nienawiści? Gdyby nawet twoja luba nigdy cię nie oszukała i gdyby dziś kochała tylko ciebie, pomyśl, Oktawie, jak miłość jej byłaby daleką od doskonałości, jak byłaby ludzka, mała, określona prawami światowej obłudy. Pomyśl, że inny posiadał ją przed Tobą, ba nie jeden nawet że inni będą ją posiadali po tobie. Zastanów się, przyczyną twej obecnej rozpaczy jest pojęcie doskonałości, jakie sobie wytworzyłeś o kochance, a które ona zawiodła. Ale z chwilą, gdy dobrze zrozumiesz, iż samo to zasadnicze pojęcie było ludzkie, małe i ograniczone. Ujrzysz, iż jeden stopień więcej lub mniej na tej wielkiej, przegniłej drabinie ludzkiej niedoskonałości, to bardzo niewiele. Przyznasz chętnie, nieprawdaż, że Twoja kochanka należała i będzie należała do innych. Powiesz bez wątpienia, że nie dbasz o to, byleby kochała Ciebie i była tylko Twoją, dopóki cię będzie kochać. Ale ja ci mówię, skoro należała do innych, cóż znaczy, czy to było wczoraj? Czy przed dwoma laty? Skoro będzie należała do innych, cóż znaczy, czy to będzie jutro, czy znów za dwa lata? Skoro macie kochać tylko przez jakiś czas i skoro cię kocha, cóż znaczy, czy to będzie przez dwa lata, czy przez jedną noc? Czy jesteś człowiekiem, Oktawie? Widzisz, jak liście opadają z drzew, jak słońce wschodzi i zachodzi? Słyszysz, jak zegar życia drga przy każdym uderzeniu twego serca? Czyż tak wielka jest wtedy dla nas różnica między miłością trwającą rok a godzinę? Powiedz szaleńcze, który przez to okno wielkości dłoni możesz widzieć nieskończoność. Nazywasz uczciwą kobietę, która cię kochała wiernie przez dwa lata. Posiadasz widocznie jakiś osobny kalendarz dla ocenienia, ile czasu potrzeba, aby pocałunki mężczyzny obeschły na wargach kobiety. Czynisz wielką różnicę między kobietą, która się oddaje dla pieniędzy, a tą, która się oddaje dla rozkoszy, między tą, która się oddaje z próżności, a tą, która się oddaje z poświęcenia. Pośród kobiet, które kupujesz, płacisz jednej drożej od innych. Pośród tych, u których szukasz rozkoszy zmysłów, powierzasz się z większym zaufaniem jednym niż drugim. Pośród tych, które posiadasz przez próżność, Czujesz się bardziej dumny z tej niż z owej. Wśród tych wreszcie, którym poświęcasz życie, są takie, którym oddałbyś trzecią część serca, innym czwartą, innym połowę, wedle ich wychowania, obyczajów, nazwiska, urodzenia, piękności, temperamentu, okoliczności, zależnie od tego, co o tym mówią, zależnie od godziny, od tego, co piłeś na obiad. Podobasz się kobietom, Oktawie, dlatego, że jesteś młody, jurny, że masz regularny owal twarzy, że jesteś starannie uczesany. Ale z tej samej przyczyny, mój przyjacielu, nie wiesz, co to jest kobieta. Naturze przede wszystkim chodzi o utrwalenie gatunku. Wszędzie, od szczytu gór do dna oceanu, życie lęka się zagłady. Dla zachowania swego dzieła Bóg ustanowił tedy prawo, Iż największą rozkoszą żyjących istot będzie czynność płodzenia. Drzewo palmowe, śląc swojej samiczce żyzny pył, drży z miłości w gorącym powiewie wiatru. Jeleń w czasie rykowiska rozpruwa brzuch łani, która się opiera. Gołębica omdlewa pod skrzydłami samca, niby rozkochana mimoza. Człowiek zaś dzierżąc w ramionach swoją towarzyszkę, na łonie wszechpotężnej natury, Czuję jak w sercu jego drga boska iskra, która go stworzyła. O mój przyjacielu, kiedy w nagich ramionach tulisz piękną i krzepką kobietę, jeżeli rozkosz wyciska ci łzy, jeżeli czujesz jak na twych wargach łukają zaklęcia wiekuistej miłości, jeżeli nieskończoność zstępuje w twoje serce, nie lękaj się poddać wzruszeniu, bodaj w objęciach kurtyzany, ale nie mieszaj wina z pijaństwem. Nie przypisuj boskości czarze, z której pijesz boski napój. Nie dziw się wieczorem, iż znajdziesz ją pustą i strzaskaną. To kobieta, to kruche naczynie, ulepione przez garncarza z gliny. Podziękuj Bogu, że ci ukazał niebo, ale dlatego, że trzepoczesz skrzydłami, nie uważaj się za ptaka. Nawet ptaki nie mogą przebyć chmur. Jest sfera, w której zbywa im powietrza. Skowronek, który wzbije się z pieśnią w mgły poranne, opada niekiedy martwy na ziemię. Bierz z miłości tyle, ile wstrzemięźliwy człowiek zwina. Nie stawaj się pijakiem. Jeśli kochanka jest szczera i wierna, kochaj ją za to. Jeśli nie posiada tych cnót, ale jest młoda i ładna, kochaj ją, że jest młoda i ładna. Jeśli miła i pełna dowcipu, kochaj ją także. Jeśli zaś nie ma żadnej z tych zalet, ale cię kocha, kochaj ją i za to. Miłości nie spotyka się co dzień. Nie wydzieraj sobie włosów i nie myśl o samobójstwie dlatego, że masz rywala. Powiadasz, że Luba oszukuje cię z drugim i duma twoja cierpi. Zmień jedynie słowa. Powiedz sobie, że to jego oszukuje dla ciebie. I o to możesz się puszyć. Nie twórz sobie zasad i nie mów, że żądasz miłości wyłącznej. Sam jesteś człowiekiem i sam jesteś zmienny. Mówiąc to zatem, zmuszony jesteś dodać po cichu, o ile to możliwe. Bierz pogodę, jak ją Bóg nadarzy. Wiatr taki, jak dmie. Kobietę, jaka jest. Hiszpanki, najprzedniejsze z kobiet, kochają wiernie. Serce mają szczere i gwałtowne. Ale noszą sztylet w sercu. Włoszki są lubieżne, ale szukają szerokich barów i mierzą kochanka krawieckim łokciem. Angielki są egzaltowane i melancholiczne, ale zimne i wymuszone. Niemki są tkliwe i słodkie, ale mdłe i jednostajne. Francuski są sprytne, wykwintne i rozkoszne, ale kłamią jak istne demony. Przede wszystkim nie wiń kobiet, iż są tym, czym są. Myśmy to uczynili je takimi, niszcząc dzieło natury, gdzieśmy tylko mogli. Przemyślna natura stworzyła dziewicę na kochankę. Ale za pierwszym dzieckiem włosy jej wypadają, piersi się zniekształca, ciało jej szpeci blizna. Kobieta jest stworzona, aby była matką. Mężczyzna, zmierzony szczerbami jej piękności, odleciałby ją może. Ale dziecko czepia się go z płaczem. Oto rodzina, prawo ludzkie, wszystko, co się odeń oddala, jest potworne. Cnota wieśniaków zasadza się na tym, iż żony ich są to przyrządy do rodzenia i karmienia, jak oni znów przyrządy do uprawy roli. Nie znają fałszywych włosów ani blanszu, ale uściski ich nie sieją zarazy. Prostoduszne ich pieszczoty nie użyczają pamiątki odkrycia Ameryki. Te kobiety nie są zmysłowe, ale są zdrowe. Mają szerokie i zgrubiałe ręce, ale nie serca. Cywilizacja robi wszystko na wspak naturze. Dziwicę stworzoną na to, aby bigała w słońcu, aby podziwiała nagich szermierzy jak wsparcie, aby jej wolno było wybierać, kochać. Miejskie nasze obyczaje zamykają pod kluczem. W zamian za to chowa romans pod krucyfiksem. Wyblakła i bezczynna daje folgę swym chuciom w obliczu zwierciadła. Wśród ciszy nocnej kala tę piękność, która ją dławi i której trzeba powietrza. Następnie z dnia na dzień wydobywa się ją na światło, nie widzącą nic, nie kochającą nic, pragnącą wszystkiego. Stara baba daje jej nauki. Szepce jej plugastwa do ucha i rzuca ją w łoże obcego mężczyzny, który ją gwałci. Oto małżeństwo, to znaczy rodzina wedle cywilizacji. I oto biedna dziewczyna rodzi dziecko. Włosy jej, kształt na pierś, ciało, wszystko niszczeje i więdnie. Straciła wdzięk kochanki, a nie kochała. Poczęła, urodziła. Pyta się sama, czemu? Przynoszą jej dziecko i mówią: Jesteś matką. Odpowiada: Nie jestem matką. Dajcie to dziecko kobiecie, która ma mleko. W moich piersiach go nie ma. Nie tą drogą kobieta przychodzi do pokarmu. Mąż odpowiada: iż żona ma słuszność, że dziecko by mu ją zbrzydziło. Schodzą się krewni, stroją ją, obrzucają koronkami zakrwawione łóżko, pielęgnują ją, leczą z choroby macierzyństwa. Za miesiąc już jest w Tuilerach na balu, w operze. Dziecko w szajlo, w oser, mąż w lupanarze. Tuzin młodych ludzi mówi jej o miłości, poświęceniu, sympatii, wiecznym uścisku. O wszystkim, czym wzbiera jej serce. Bierze jednego z nich, tuli go do łona, on hani ją, odwraca się i idzie na giełdę. Początek już zrobiony. Biedaczka płacze przez jedną noc i spostrzega, że od łez czerwienieją oczy. Bierze pocieszyciela, po którego stracie pociesza ją znów inny. I tak aż do trzydziestu lat i dalej. Wówczas to, zużyta i skażona, wypruta ze wszystkiego, co ludzkie, nawet ze wstrętu, spotyka jednego wieczora pięknego młodzieńca o czarnych włosach, płomiennym oku, sercu drgającym nadzieją. Poznaje swoją młodość, przypomina sobie, co wycierpiała i, Oddając mu lekcje, jakie jej dało życie, oducza go na zawsze od kochania. Oto kobieta taka, jakąśmy ją zrobili. Oto nasze kochanki. Ale cóż, zawsze ci to kobiety i można spędzić z nimi miłą chwilę. Jeżeli jesteś ostro kuty, pewien samego siebie, naprawdę mężczyzna, oto co ci radzę. Rzuć się bez obawy w wir świata. Bierz kolejno kurtyzany, tancerki, mieszczanki i margrabiny. Bądź stały i niewierny, smutny i wesoły. Niech cię zwodzą czy szanują. Pytaj tylko o to, czy cię kochają. Z tą chwilą bowiem, cóż ci znaczy reszta? Jeżeli jesteś człowiekiem miernym i przeciętnym, radzę, rozglądaj się jakiś czas, zanim uczynisz wybór. Ale nie licz ani trochę na to, co będzie Ci się zdawało, żeś znalazł w swej lubej. Jeśliś jest człowiekiem słabym, łatwym do opanowania, skłonnym zapuścić korzenie tam, gdzie widzisz trochę ziemi, sporządź sobie pancerz, który by oparł się wszystkiemu. Jeżeli bowiem dasz folgę swej wątłej naturze, nie wzrośnie z ciebie nic, uschniesz, nie wydając kwiatu, ni owocu. Soki twoje przejdą w obcy miąż. Wszystkie twoje czyny będą blade jak liść wierzbowy. Jedyną twą wilgocią będą własne łzy. Jedynym pokarmem, własne serce. Ale jeśli jesteś naturą marzycielską, wierzącą w majaki i pragnącą je urzeczywistnić, odpowiem ci wręcz: miłość nie istnieje. Wchodzę bowiem w twoją myśl i mówię: kochać znaczy oddać się ciałem i duszą, lub aby rzec lepiej, Uczynić jedną istotę z dwojga, znaczy przechadzać się po słońcu, powietrze, wśród pól i łąk, ciałem o czterech ramionach, dwóch głowach i dwóch sercach. Miłość to wiara, to religia ziemskiego szczęścia, to promienny trójkąt umieszczony w sklepieniu świątyni, którą nazywamy światem. Kochać znaczy poruszać się swobodnie w tej świątyni, i mieć u boku istotę zdolną zrozumieć, dlaczego myśl jakaś, słowo, kwiat sprawia, iż zatrzymujesz się i podnosisz głowę ku niebiańskiemu trójkątowi. Zażywać szlachetnych przymiotów człowieka jest wielkim dobrem. Oto dlaczego geniusz jest piękną rzeczą. Ale zdwajać swoją zdatność, tulić drugie serce i inteligencję do swojej inteligencji i serca. Oto najwyższe szczęście. Nic ponad to nie uczynił Bóg dla człowieka. Oto dlaczego miłość jest czymś więcej niż geniusz. Czy znasz kobiety, które by tak kochały? Nie, nie, sam przyznaj. Kochać dla nich to co innego. To wychodzić z domu zakwefioną, pisywać ukradkiem, stąpać ze drżeniem na końcach palców, spiskować i szydzić. Zawracać omdlewającymi oczami, wydawać skromne westchnienia w sztywnej i nakrochmalonej sukni, a potem, zamknąwszy drzwi na klucz, zedrzeć ją przez głowę. Upokorzyć rywalkę, oszukać męża, przywieść do rozpaczy kochanków. Kochać dla nich to bawić się w kłamstwo, tak jak dzieci bawią się w chowanego. Ohydna rozpusta serca gorsza niż wszelkie wyłzdania rzymskie na Saturnaliach Priapa. Zbękarcona parodia zarówno występku jak cnoty, głucha i podła komedia pełna szeptów i kosych spojrzeń, gdzie wszystko jest małe, wytworne i zniekształcone, niby owe chińskie monstra z porcelany, opłakane przedrzeźnianie wszystkiego, co jest pięknego i szpetnego, boskiego i piekielnego w świecie. Cień bez ciała, szkielet boskiego stworzenia. Tak mówił Dejone świszczącym głosem w milczeniu nocy. Rozdział szósty. Nazajutrz przed obiadem znalazłem się w lasku bulońskim. Czas był posępny. Przybywszy do bramy Milo, puściłem cugle wolno i utonąwszy w głębokiej zadumie, przechodziłem stopniowo w głowie słowa Dejonego. Mijając aleje, usłyszałem, że ktoś mnie woła. Obróciłem się i ujrzałem w otwartym powozie przyjaciółkę mej kochanki. Kazała woźnicy zatrzymać i podając przyjaźnie rękę, zaprosiła mnie, o ile nie mam nic do roboty, na obiad. Osoba ta nazwiskiem pani Levasseur była mała, pulchna i jasna blondynka. Nie lubiłem jej nigdy. Nie wiem czemu. "Gdyż stosunki nasze były zawsze raczej przyjazne. Mimo to nie mogłem się oprzeć. Uścisnąłem jej rękę, dziękując za zaproszenie. Czułem, że będziemy mówili o tamtej. Poleciła służącemu, aby odprowadził mego konia. Wsiadłem do powozu i ruszyliśmy w stronę Paryża. Deszcz zaczął padać. Woźnica podniósł dach. Tak zamknięci sam na sam trwaliśmy zrazu w milczeniu." Patrzałem na nią z niewysłowionym smutkiem. Nie tylko była przyjaciółką zdrajczyni, ale i jej powiernicą. Często, za szczęśliwych dni wieczorem, dotrzymywała nam towarzystwa. Z jakąż niecierpliwością znosiłem ją wówczas, jak rachowałem chwile, które była z nami. Stąd zapewne moja niechęć. Za nic mi stało to, iż życzliwie patrzy na naszą miłość, że mnie broni nawet wobec lubej w dniach sprzeczki. Cała jej przyjaźń nie mogła okupić w moich oczach jej natręctwa. Mimo dobroci i usług, zdawała mi się brzydka, męcząca. Ach, jakże teraz wydała mi się ładna. Patrzałem na jej ręce, suknie. Każdy jej ruch wnikał mi do serca. Cała przeszłość była w nich wypisana. Widziała to, czuła, co przechodzę i ile wspomnień mnie tłoczy. Tak upłynęła droga. Ja patrzyłem na nią, ona uśmiechała się do mnie. Wreszcie, kiedy wjechaliśmy w ulicę Paryża, ujęła mnie za rękę. I cóż, rzekła. Więc tak, odparłem szlochając. Niech jej to pani powie, jeśli pani chce. To mówiąc, zalałem się łzami. Skoro po obiedzie znaleźliśmy się przy kominku, rzekła. Powiedz mi pan, czy ta cała sprawa jest nieodwołalna? Czy nie ma sposobu? Niestety, odparłem. Nieodwołalną jest jedynie boleść, która mnie zabija. Dzieje moje zamykają się w niewielu słowach. Nie mogę ani jej kochać, ani kochać innej, ani istnieć bez miłości. Zanurzyła się w fotelu. Twarz jej przybrała wyraz współczucia. Długo zdawała się dumać, i zagłębiać w siebie, jakby znajdując oddźwięk we własnym sercu. Oczy jej zamgliły się. Utonęła niby we wspomnieniu. Wyciągnęła rękę, zbliżyłem się. I ja, szepnęła, i ja także poznałam toż samo. Żywe wzruszenie przerwało jej. Ze wszystkich sióstr miłości jedną z najpiękniejszych jest litość. Trzymałem panią Levasseur za rękę. Osunęła mi się niemal w ramiona. Zrazu zaczęła gorąco przemawiać w obronie mej lubej, bolejąc ze mną i usprawiedliwiając ją zarazem. Było mi coraz smutniej. Co mogłem odpowiedzieć? Stopniowo zaczęła mówić o sobie. Niedawno temu, mówiła, człowiek, którego kochała, porzucił ją. Poświęciła dlań bardzo wiele nadszarpnęła zarówno swój majątek, jak dobrą sławę. Mąż, którego mściwość znała, odgrażał się, mówiąc, płakała. Przejąłem się do tego stopnia, iż słuchając o jej niedolach, zapomniałem o własnych. Wydano ją za mąż niemal przemocą, walczyła długo, ale nie żałuje niczego, chyba straconej miłości. Miałem nawet wrażenie, iż obwinia się poniekąd, że nie umiała zachować serca kochanka i że poczynała sobie wobec niego zbyt lekko. Ulżywszy sercu, trwała przez chwilę zakłopotana i niema. Pani, rzekłem, to nie przypadek zawiódł mnie dziś do lasku. Pozwól mi wierzyć, że boleści ludzkie są niby zbłąkane siostry, ale że istnieje kiedyś dobry anioł, który kojarzy niekiedy z umysłu wątłe dłonie wyciągające się ku Bogu. Skoro panią spotkałem i skoro mnie pani zawołała, nie żałuj, żeś mi otwarła serce. I kto bądź by cię słuchał, nie żałuj nigdy łez. Sekret, jaki mi powierzasz, jest tylko łzą spadłą z twoich oczu, ale ta łza została na mym sercu. Niech mi pani pozwoli odwiedzić się jeszcze i cierpmy niekiedy razem. Mówiąc te słowa, uczułem przypływ tak żywej sympatii, iż nie zastanawiając się, uściskałem ją. Nie przyszło mi nawet na myśl, abym ją mógł obrazić i ona sama jakby nie zauważyła tego. Głęboka cisza panowała w całym domu. Któryś z lokatorów był chory, rozsypano słomę na ulicy, tak iż pojazdy nie czyniły najlżejszego hałasu. Siedziałem koło niej, trzymając ją w ramionach i oddając się jednemu z najsłodszych wzruszeń serca, uczuciu podzielanego bólu. Rozmowa nasza przybrała odcień najserdeczniejszego wylania ona zwierzała mi swoje cierpienia, ja opowiadałem jej swoje. Z tych dwóch boleści, które zaplatały się z sobą, czułem, jak wznosi się jakaś słodycz, jakiś pocieszający głos, niby czysty i niebiański akord zrodzony ze współdźwięczenia dwóch skarżących się jęków. Wśród tego, pochylony nad panią Levasseur, widziałem tylko jej twarz. Powstawszy i oddaliwszy się nieco, Spostrzegłem, iż podczas gdyśmy rozmawiali, ona oparła stopę dość wysoko o obramienie kominka, tak, iż odsłoniła nogę niemal do kolana. Zdało mi się osobliwe, iż widząc moje pomieszanie, nie zmieniła pozycji. Cofnąłem się o kilka kroków, odwracając głowę, aby jej dać czas na uporządkowanie stroju, ani drgnęła. Podszedłem bliżej, oparłem się o kominek i stałem w milczeniu. Patrząc na ten nieład stroju w istocie nazbyt odrażający, spotkałem wreszcie jej oczy i ujrzałem jasno, iż ona ma zupełną świadomość tego, co czyni. Piorun we mnie strzelił. Zrozumiałem, iż byłem igraszką potwornego bezwstydu, że boleść sama była dla tej kobiety jedynie podrażnieniem zmysłów. Bez słowa wziąłem kapelusz. Opuściła zwolna suknie. Ja zaś wyszedłem składając głęboki ukłon. Rozdział siódmy. Wróciwszy do domu, zastałem na środku pokoju wielką drewnianą skrzynię. Ciotka umarła i na mnie przypadła część nieznacznego zresztą dziedzictwa. Skrzynia ta zawierała prócz innych obojętnych przedmiotów sporo starych, zakurzonych książek. Nie wiedząc co począć z sobą, żarty nudą, zabrałem się do czytania. Były to przeważnie romanse z epoki Ludwika XV. Ciotka, osoba bardzo nabożna, odziedziczyła je prawdopodobnie sama i przechowała nie czytając. Były to bowiem, można rzec, istne katechizmy rozpusty. Posiadam osobliwą skłonność do zastanawiania się nad najdrobniejszymi wydarzeniami i nadawania im głębszego moralnego znaczenia. Czynię z nich poniekąd niby ziarna różańca i staram się mimo woli nizać je na jedną nitkę. Choćby się to miało wydać dziecinne z mej strony, przybycie tych książek w okolicznościach, w jakich się znajdowałem, uderzyło mnie. Pochłonąłem je z goryczą i smutkiem bez granic, ze złamanym sercem i z uśmiechem na ustach. — Tak, macie słuszność — mówiłem. Wy jedne znacie tajemnice życia, Wy jedne ośmielacie się mówić, że nic nie istnieje poza rozpustą, obłudą i zepsuciem. Bądźcie mymi przyjaciółmi. Przypalcie ranę mej duszy waszą żrącą trucizną. Nauczcie mnie wierzyć w was. Podczas gdy się tak zatapiałem w ciemnościach, ulubieni poeci i uczeni spoczywali rozsypani w kurzu. Deptałem ich nogami w przystępie gniewu. A wy, mówiłem, obłędni marzyciele, którzy uczycie jeno cierpieć, nędzniku glarze frazesów, szarlatani, jeśliście znali prawdę, głupcy, jeśliście byli szczerzy, kłamcy w każdym wypadku, którzy kleicie swoje baśnie kosztem ludzkiego serca, spalę was wszystkich aż do ostatniego. Wśród tego łzy przychodziły mi z pomocą. Czułem, iż jedyną prawdą jest moja boleść. Dobrze więc, krzyczałem w obłędzie. Powiedzcie mi, dobrzy i źli geniusze, dobrzy i źli doradcy, powiedzcie, co trzeba czynić. Wybierzcież rozjemce spośród siebie. Pochwyciłem starą Biblię i otwarłem na los szczęścia. Odpowiedz ty, Księgo Boża, rzekłem: Posłuchajmyż twego zdania. Trafiłem na te słowa Eklezjasty, rozdział dziewiąty. Zaprawdę to wszystko uważał w sercu swym, abym to wszystko objaśnił, że sprawiedliwi i mądrzy z sprawami swymi są w rękach Bożych, a iż ani miłości, ani nienawiści nie zna człowiek ze wszystkich rzeczy, które są przed obliczem Jego. Wszystko się dzieje jednakowo wszystkim. Jednoż przychodzi na sprawiedliwego i niezbożnego, na dobrego i na złego, na czystego i nieczystego, na ofiarującego i na tego, który nie ofiaruje, na dobrego i na grzesznego, na przysięgającego i na tego, co się przysięgi boi. A to ci jest najgorsza między wszystkim, co się dzieje pod słońcem, iż jednoż przychodzi na wszystkich. A owszem, iż serce synów ludzkich pełne jest złego, a iż głupstwo trzyma się serca ich za żywota ich, a potem idą do umarłych. Zdumiałem się, przeczytawszy te słowa. Nie spodziewałem się znaleźć podobnego uczucia w Biblii. Tak więc, rzekłem, i ty także wątpisz księgo nadziei. Co wyobrażają sobie tedy astronomowie, kiedy w oznaczonym punkcie, o danej godzinie, przepowiadają zjawienie komety. Najbardziej kapryśnego z wędrowców niebieskich? Co przyrodnicy, kiedy pokazują przez szkiełko mikroskopu żyjątka w kropli wody? Czy sądzą tedy, iż wymyślili to, co widzą? I że ich mikroskopy i lunety narzucają prawa naturze? Co wyobrażał sobie tedy pierwszy prawodawca ludzki, kiedy siląc się położyć pierwszy kamień społecznej budowli? Podrażniony zapewne przez jakiegoś niewczesnego gadułę, uderzył w tablice spiżowe i uczuł krzyczące w swych wnętrznościach prawo odwetu? Czyż wtedy wymyślił sprawiedliwość? A ten, który pierwszy wydarł z ziemi owoc, zasadzony przez sąsiada, ukrył go pod płaszczem i uciekł, rozglądając się dokoła, czy on wynalazł wstyd? A ten, który dopadłszy łupieszce owocu swej pracy. Pierwszy przebaczył mu winę i zamiast podnieść na nie rękę rzekł: Posiądź się i przyjm jeszcze to. Kiedy oddawszy tak dobre za złe podniósł głowę ku niebu i uczuł, jak serce mu drży i oczy wilżą się łzami, a kolana gną się do ziemi, czyż on wynalazł cnotę? O Boże, Boże! Oto kobieta mówi o miłości i oszukuje mnie. Oto mężczyzna mówi o przyjaźni i radzi mi szukać zapomnienia w rozpuście. Oto druga kobieta płacze i na pociechę częstuje mnie swą łytką. Oto Biblia mówi o Bogu i odpowiada: może wszystko to jest obojętne. Rzuciłem się ku otwartemu oknu. Prawdaż to, żeś ty jest puste? krzyczałem, spoglądając na wielkie blade niebo rozciągające się nad mą głową. Odpowiedz. Odpowiedz. Czy zanim umrę, dasz mi co innego niż majak w te oto ramiona? Głęboka cisza, zalegała na placu pod oknami. Gdy tak stałem z wyciągniętymi ramionami i oczyma zgubionymi w przestrzeni, jaskółka wydała żałosny krzyk. Mimo woli, pobiegłem za nią spojrzeniem, podczas gdy ginęła w przestworzu jak strzała, jakaś dziewczynka przeszła śpiewając. Rozdział ósmy. Nie chciałem wszelako ustąpić. Nim bym doszedł do tego, aby wziąć życie ze strony uciesznej, która mi się zdawała najbardziej posępną, postanowiłem wszystkiego próbować. W ten sposób na długo stałem się pastwą niezliczonych zgryzot i dręczących straszliwych snów. Główną przeszkodą do wyleczenia była moja młodość. Gdziekolwiek byłem, czymkolwiek chciałem się zająć. Mogłem myśleć tylko o kobietach. Widok kobiety przyprawiał mnie o drżenie. Ileż razy zrywałem się w nocy zlany potem, przyklejając usta do ściany, dusząc się niemal. Miałem to wielkie szczęście, może jedno z najrzadszych, iż oddałem miłości moje dziewictwo. Ale następstwem tego było, iż wszelka myśl o rozkoszy zmysłów zespalała się u mnie z pojęciem miłości. To było mą zgubą. Nie mogąc się bowiem wstrzymać od ustawicznego myślenia o kobietach, równocześnie obracałem w głowie wszystkie obrazy rozpusty, fałszu i zdrady niewieściej, które mnie prześladowały. Posiadać kobietę znaczyło dla mnie kochać. Owóż myślałem wciąż tylko o kobietach, a nie wierzyłem w możliwość prawdziwej miłości. Wszystkie te cierpienia przeradzały się w jakąś głuchą wściekłość. To miałem ochotę iść w ślady mnichów i udręczać się, aby zwyciężyć zmysły. To miałem ochotę iść na ulicę, na wieś, sam nie wiem gdzie, rzucić się do stóp pierwszej spotkanej kobiety i przysiąc jej wieczną miłość. Bóg mi świadkiem, że czyniłem wszystko, co mogłem, aby się rozerwać i uleczyć. Zrazu przyjęty tą mimowolną myślą, że społeczność ludzka jest jaskinią występków i obłudy. Gdzie wszystko podobne jest do mej kochanki, postanowiłem odciąć się od świata i odosobnić zupełnie. Podjąłem dawne studia. Rzuciłem się w historię, w starożytnych poetów, w anatomię. Mieszkał w tym samym domu, na czwartym piętrze, wielce uczony stary Niemiec, samotnik i odludek. Skłoniłem go nie bez trudu, aby mnie uczył po niemiecku. Raz zrobiwszy początek, nieborak zapalił się do tego. Moje ustawiczne roztargnienie doprowadzało go do rozpaczy. Ileż razy, siedząc naprzeciw mnie, pod zakopconą lampą, przyglądał mi się z cierpliwym zdumieniem, z rękami skrzyżowanymi na książce, podczas gdy ja, zatopiony w marzeniach, nie spostrzegałem ani jego obecności, ani współczucia. Mój dobry panie, rzekłem w końcu. Jesteś pan najzacniejszym z ludzi, ale to darmo. Cóż za zadania pan się podjął? Zostaw mnie pan memu losowi. Nic na to nie poradzimy obaj. Nie wiem, czy mnie zrozumiał. Uścisnął mi ręce bez słowa i już nie było mowy o nauce niemieckiego. Uczułem rychło, iż samotność, zamiast mnie leczyć, szkodzi mi, i zmieniłem zupełnie system. Wyjeżdżałem na wieś, galopowałem po polach, polowałem. Robiłem bronią aż do utraty tchu. Zamordowywałem się znużeniem, i kiedy po dniu znojów i gonitwy, pachnący kurzem i stajnią, kładłem się wieczór do łóżka, zatapiałem głowę w poduszkę, zawijałem się w kołdrę i krzyczałem: Och, ty upiorze, czy i ty się zmęczyłeś? Czy porzucisz mnie wreszcie tej nocy? Próżne wysiłki. Samotność wiodła mnie do natury, natura do miłości. W prosektorium, wśród trupów, Wycierając ręce o zakrwawiony fartuch, blady pośród umarłych, dławiąc się za duchem zgnilizny, odwracałem się mimowoli. Przed oczami bujały mi zieleniejące łany, balsamiczne łąki, harmonijna zaduma wieczoru. Nie, powiadałem sobie, wiedza nie da mi pociechy. Daremnie bym się zatapiał w tej martwej naturze. Zamrę w niej sam niby siny topielec w skórze obłupionego jagnięcia. Nie wyleczę się z młodości. Idźmyż żyć tam, gdzie jest życie lub umrzeć bodaj w słońcu. Wybiegłem pędem. Dosiadłem konia, zapuszczałem się w aleje Sevre i Shavil. Wyciągałem się na ukwieconej łące w jakiejś ustronnej dolinie. Niestety, las łąki, wszystko wołało do mnie. Czego tu szukasz? Jesteśmy zielone, biedne dziecko. Nosimy kolor nadziei. Wracałem do miasta. Gubiłem się w mrocznych ulicach, spoglądałem w oświetlone okna, owe tajemnicze gniazda. Przejeżdżały powozy, ludzie potrącali się. Och, cóż za samotność, cóż za smutek w dymie wznoszącym się z dachów. Ile cierpienia w tych krętych ulicach, gdzie ludzie drepcą, pracują i pocą się, gdzie tysiące nieznajomych ocierają się o siebie. O, tak loaka, w której jedynie ciała obcują z sobą, dusze zaś pozostają samotne i gdzie jedynie prostytutki, mijając, wyciągają do ciebie rękę. Zanurz się, zachłyśnij się zepsuciem, przestaniesz cierpieć. Oto, co miasto krzyczy do człowieka, co widzi się napisane na murach węglem, na bruku błotem, na twarzach wynaczynieniami krwi. Nieraz, zaszyty gdzieś w salonie na uboczu, Przyglądałem się świetnej zabawie, patrząc jak pląsają kobiety różowe, białe, niebieskie, z obnażonymi ramionami, w puklach włosów, niby cherubiny pijane światłem w kręgach harmonii i piękności. Ha, co za ogród, powiadałem sobie, tylko rwać, tylko oddychać. O Margerytki, Margerytki, co powie wasz ostatni listek temu, kto was oskubie? Trochę, trochę wcale. Oto sens świata, oto cel waszych uśmiechów. Nad tą to smutną otchłanią powiewacie tak lekko gazami usianymi kwieciem, nad tą to ohydną prawdą, uganiacie, jak sarenki na koniuszkach drobnych stupek. Eh, Boże, mówił Dejone, po cóż wszystko brać poważnie? To niesłychane rzeczy. Czy płaczesz nad każdą próżną butelką? Są beczki w piwnicach, a piwnic jest chwała Bogu dosyć. Sporządź sobie dobry haczyk złocony słodkimi słówkami, z apetyczną muszką na przynętę, i dalej! Wyłów sobie w rzece zapomnienia ładną pocieszycielkę, chłodną i gładką jak węgosz. Zostanie ich dość jeszcze, skoro ta wyśliźnie ci się z palców. Kochaj, kochaj, masz wściekłą ochotę. Młodość musi się wyszumieć. Gdybym był tobą, raczej bym wykradł królową portugalską, niż bym miał krajać nieboszczyków. Oto rady, jakich musiałem słuchać przy każdej sposobności. Wracałem do domu z obrzmiałym sercem, z twarzą zasłoniętą płaszczem. Klękałem przy łóżku, i biedne serce dawało sobie folgę. Co za łzy, co za pragnienia, co za modlitwy. Galileusz tupał o ziemię, krzycząc, a przecież się obraca. Tak ja uderzałem się w serce. Rozdział dziewiąty. Naraz pośród najczarniejszej zgryzoty, rozpacz, młodość, i przypadek kazały mi spełnić czyn, który rozstrzygnął o moim losie. Napisałem do kochanki, że nie chcę jej widzieć na oczy. Dotrzymałem w istocie słowa, ale spędzałem noce pod jej domem, siedząc na ławce naprzeciw bramy. Patrzałem w oświetlone okna, słyszałem dźwięk fortepianu, niekiedy widziałem ją, niby cień poza rozchylonymi firankami. Pewnej nocy, kiedy siedziałem na ławce, zanurzony w okropnym smutku, przeszedł, zataczając się, zapóźniony robotnik. Bełkotał jakieś słowa bez związku, przeplatane okrzykami radości, to znów zaczynał śpiewać. Był pijany. Chwiejne nogi niosły go od jednego rynsztoka do drugiego. Upadł na ławkę, znajdującą się koło sąsiedniego domu, tuż naprzeciw mnie. Kołysał się jakiś czas z głową wspartą na łokciach, po czym zasnął głęboko. Ulica była pusta, suchy wiatr zamiatał kurz. Wśród nieba bez chmurki, księżyc oświecał miejsce, gdzie spał ów człowiek. Znalazłem się tedy oko w oko z tym drągalem, który nie domyślał się mej obecności i spał na tym kamieniu rozkoszniej może niż we własnym łóżku. Mimo mej woli, człowiek ten oderwał mnie od mego cierpienia. Wstałem, aby mu ustąpić miejsca, następnie wróciłem i znów usiadłem. Nie mogłem opuścić tej bramy, do której nie zapukałbym za żadne skarby świata. Wreszcie Pochodziwszy tam i z powrotem, zatrzymałem się machinalnie przed śpiącym. Cóż za sen, mówiłem sobie. Temu człowiekowi nic się nie śni, to pewne. W tej chwili żona jego otwiera może sąsiadowi drzwi do stryszku, na którym sypia. Odzież jego jest w łachmanach, lica zapadłe, ręce pomarszczone. Znać, iż nieszczęśnik nie na co dzień ma co do ust włożyć. Tysiąc trosk zgryzot czeka go za przebudzeniem. Ba, miał dziś wieczór talara w kieszeni. Zaszedł do szynku, gdzie mu sprzedano zapomnienie bólów. Zarobił w ciągu tygodnia tyle, aby kupić sobie noc w snu. Okradł ją może z wieczerzy swoich dzieci. Obecnie kochanka może go zdradzić. Przyjaciel może się wśliznąć jak złodziej do jego nory. Ja sam mógłbym go bić po ramieniu i wołać, że go mordują, że dom jego stoi w ogniu. Obróci się na drugi bok i zaśnie na nowo. A ja? A ja? ciągnąłem przemierzając wielkimi krokami ulicę. Ja nie śpię. Ja, który mam w kieszeni dość, aby mu kupić snu na cały rok, jestem tak pyszny i tak szalony, iż nie mam odwagi wejść do szynkowni. Jeżeli wszyscy nieszczęśliwi tam wchodzą, to dlatego, iż wychodzą stamtąd szczęśliwi. O Boże! Rozgniecione pod stopami winne grono wystarcza, aby rozpruszyć najczarniejsze troski i zerwać wszystkie niewidzialne nici, jakie duchy złego zastawiają nam na drodze. Płaczemy jak kobiety, cierpimy jak męczennicy. Zdaje nam się w naszej rozpaczy, iż świat zawalił się nam nad głową. I siadamy we łzach, niby Adam u wrót Edenu. I ot, aby uleczyć ranę szerszą niż świat, wystarczy uczynić mały ruch ręki i zwilżyć nieco wnętrzności. Cóż zanędza te nasze zgryzoty, skoro można je ukoić w ten sposób? Dziwimy się, iż opatrzność, widząc je, nie zsyła aniołów, iżby spełnili nasze prośby. Nie potrzebuje zadawać sobie tyle trudu. Przejrzała wszystkie nasze męki, pragnienia, całą naszą dumę strąconych demonów i ocean zła, jaki nas otacza. I zadowoliła się tym, aby zawiesić przy drodze mały czarny owoc. Skoro ten człowiek śpi tak smacznie na swojej ławce, czemuż i ja nie miałbym spać równie dobrze? Rywal spędza może noc u mej kochanki. Wyjdzie o świcie. Ona odprowadzi go w pół naga do drzwi. Ujrzą mnie śpiącego. Pocałunki ich nie zbudzą mnie, któreś z nich trąci mnie w ramię, odwrócę się na drugi bok i zasnę na nowo. Za czym, pełen dzikiej radości, zacząłem szukać winiarni. Było po północy. Wszystko prawie było zamknięte. Wpadłem we wściekłość. Cóż u kaduka, myślałem, nawet i ta pociecha ma mi być wzbroniona? Biegałem tam i sam, tłukąc się do sklepów i wołając: wina! Wina! Wreszcie znalazłem jakiś szynczek otwarty. Zawołałem o butelkę i, nie zwracając uwagi na jakość napoju, wypróżniłem ją prawie duszkiem, potem drugą, potem trzecią. Traktowałem się jak chorego. Piłem gwałtem, jakby chodziło o lekarstwo nakazane przez lekarza pod grozą utraty życia. Niebawem opary mocnego trunku, który z pewnością nie był czysty, spowiły mnie mgłą. Ponieważ piłem szybko, Pijaństwo owładnęło mną nagle. Czułem, iż myśli mi się mącą, potem uspokajają, potem znów mącą. Świadomość zaczynała mnie zwolna opuszczać. Wzniosłem oczy do nieba, jakby żegnając się z samym sobą, i skłoniłem się z łokciami na stole. Wówczas dopiero spostrzegłem, że nie jestem sam. W drugim końcu sali znajdowało się kilka odrażających postaci, o wynędzniałych twarzach i ochrypłych głosach. Sądząc ze stroju, nie byli oni z ludu, ani też z mieszczaństwa. Należeli snać do tej dwuznacznej klasy, najszpetniejszej ze wszystkich, która nie ma ani pozycji, ani majątku, ani nawet rzemiosła. Chyba jakieś plugawe, która nie jest ani biedna, ani bogata. A kojarzy wszystkie nędze i wszystkie przywary bogatych i biedaków. Kłócili się na wpół głośno nad zatłuszczonymi kartami. Wśród nich siedziała dziewczyna, bardzo młoda i bardzo ładna, schludnie ubrana, niepodobna do nich niczym, chyba tylko głosem, który przy różowej twarzyczce był schrypły i zmęczony jak u starej przekupki. Przyglądała mi się uważnie, jakby zdziwiona, że widzi mnie w tym szynku. Byłem bowiem ubrany starannie, niemal wykwintnie, pomału zbliżyła się. Przechodząc koło mego stołu, podniosła znajdujące się na nim butelki i widząc, iż są próżne, uśmiechnęła się. Ujrzałem, iż ma przepyszne, lśniąco białe zęby. Ująłem ją za rękę i poprosiłem, by usiadła. Usłuchała chętnie i kazała sobie podać wieczerze. Patrzałem na nią, nie mówiąc słowa. Oczy miałem pełne łez. Spostrzegła to i spytała o przyczynę, ale nie mogłem mówić. Potrząsałem głową, jakby chcąc dać obfitszy upustu zom. czułem bowiem, jak mi spływają po licach. Pojęła, że mam jakieś tajemne zmartwienie, i nie starała się zgadywać. Wyjęła chustkę i wieczerzając wesoło, ocierała mi od czasu do czasu twarz. Było w tej dziewczynie coś tak okropnego i słodkiego. Jakiś bezwstyd, tak osobliwie skojarzony ze współczuciem, że nie wiedziałem co myśleć. Gdyby mnie ujęła za rękę na ulicy, wzdrygnąłbym się. Ale wydawało mi się tak dziwne, aby istota, mniejsza o to kto, której nigdy w życiu nie widziałem, usiadła bez słowa i wieczerzała naprzeciw mnie, ocierając mi łzy chustką, iż patrzałem w zdumieniu, oburzony i zachwycony zarazem. Słyszałem, iż szynkarz pyta jej, czy mnie zna odpowiedziała twierdząco, prosząc, aby mnie zostawiono w spokoju. Niebawem gracze odeszli. Szynkarz, zamknąwszy drzwi i okiennice, przeszedł do pokoju za sklepem. Zostałem sam z dziewczyną. Wszystko to stało się tak szybko, działałem pod wpływem tak dziwnego odruchu rozpaczy, iż zdawało mi się, że śnie. Myśli moje szamotały się w jakimś labiryncie. Miałem uczucie, iż albo jestem szalony, albo też ulegam jakiejś nadprzyrodzonej mocy. Kto jesteś? Wykrzyknąłem nagle. Czego chcesz ode mnie? Skąd mnie znasz? Kto ci kazał ocierać mi łzy? Czy to czynisz z rzemiosła? Myślisz, że ja zechcę? Nie tknę cię ani końcem palca. Co ty tu robisz? Odpowiedz. Trzeba ci pieniędzy? Po czemu sprzedajesz litość, jaką mi okazujesz? Wstałem i chciałem wyjść, ale czułem, że się zataczam. Oczy zaszły mi mgłą. Owładnęła mną śmiertelna niemoc. Osunąłem się na ławkę. Niedobrze panu, rzekła, ujmując mnie pod ramię. Pił pan jak istne dziecko, nie wiedząc, co pan robi. Niech pan tak zostanie i zaczeka, aż nadjedzie jaka dorożka. Powie mi pan, gdzie mieszka pańska mama, i każe pana odwieść do domu, skoro naprawdę. Dodała śmiejąc się, nie podobam się panu. Podniosłem na nią oczy. Może omamiło mnie pijaństwo. Nie wiem, czy źle widziałem w przódy, czy też w tej chwili, ale spostrzegłem nagle w tej dziewce jakieś nieszczęsne podobieństwo do mej kochanki. Wrażenie to zmroziło mnie lodem. Bywają chwile, iż jakby jakiś dreszcz chwyta człowieka za włosy. Ludzie prości powiadają, że to śmierć zagląda w oczy. Ale w moje zajrzała nie śmierć. To była choroba wieku, lub raczej była nią ta dziewczyna. Ona to z tą wybladłą i drwiącą twarzą, z tym ochrypłym głosem, usiadła naprzeciw mnie w zaułku szynkowni. Rozdział dziesiąty. Z chwilą, gdy spostrzegłem, iż ta kobieta podobna jest do mej kochanki, okropna, nieodparta myśl chwyciła się mego chorego mózgu i wykonałem ją natychmiast. W początkach naszej miłości luba zachodziła niekiedy ukradkiem do mnie. Było to wielkie święto dla mojej izdebki. Zjawiały się kwiaty, ogień płonął radośnie, przyrządzałem smaczną wieczerzę. Łóżko również stroiło się weselnie na przyjęcie oblubienicy. Często siedząc na kanapie pod lustrem, przyglądałem się jej w owej milczącej godzinie, kiedy serca nasze mówiły do siebie. Patrzałem na nią, jak podobna do wróżki map zmienia w raj ten samotny zakątek, w którym tyle razy płakałem. Była tu, pośród tych książek, rozrzuconej odzieży, okaleczałych sprzętów, wśród tych czterech ścian tak smutnych, jakże słodko jaśniała w tej całej nędzy. Od czasu jak ją straciłem, wspomnienia te prześladowały mnie bez ustanku i odbierały mi sen. Książki ściany mówiły mi o niej, nie mogłem ich znieść. Łóżko moje wypędzało mnie na ulicę. Czułem doń wstręt, o ile w nim nie płakałem. Wziąłem tedy z sobą tę dziewczynę. Kazałem jej usiąść plecami do mnie, rozdziałem ją do półnaga. Następnie urządziłem wszystko w pokoju tak, jak niegdyś dla mej lubej. Ustawiłem fotele tak, jak stały pewnego pamiętnego wieczora. Na ogół, we wszystkich naszych myślach o szczęściu, jest pewne wspomnienie, które przesłania resztę. Dzień, godzina, która przewyższyła wszystkie inne, lub bodaj stała się ich jakby typem i niezatartym wzorem. Chwila, w której człowiek wykrzyknął, jak Teodor z komedii Lopedewegi, fortuno wbiji złoty gwóźdź w swoje koło. Tak ustawiwszy wszystko, Rozpaliłem silny ogień i usiadłszy w kuczki, zacząłem się upijać rozpaczą bez granic. Zstępowałem aż na dno serca. Czułem, jak się skręca i ściska. Wśród tego nuciłem w głowie tyrolską piosenkę, którą luba moja śpiewała bez ustanku. Altra volta giri biel, blanche rosée comme un fior. Ma orano non più biel, consumati dell'amor. Słuchałem echa tej biednej piosenki, jak rozlegało się w pustkowiu mojego serca. Mówiłem: Oto szczęście ludzkie, oto mój raik, oto moja wróżka MAP, dziewka uliczna, kochanka moja nie więcej warta, oto co znajduje się na dnie szklanki, z której piło się nektar bogów, oto zewłok miłości. Dziewczyna, słysząc, iż śpiewam, zaczęła śpiewać również. Zbladłem jak trup. Ten schrypły i plugawy głos, wychodzący z istoty podobnej do mej kochanki, wydał mi się niby symbol wszystkiego, co się we mnie działo. To uosobiona rozpusta harczała jej w gardle, w rozkwicie młodości. Zdało mi się, że moja kochanka od czasu swej zdrady musi mieć taki głos. Przypomniałem sobie Fausta, który tańcząc w broken z młodą, nagą czarownicą, widzi, jak jej wychodzi z ust czerwona mysz. Milcz! krzyknąłem. Wstałem i podszedłem do niej. Siadła z uśmiechem na łóżku. Wyciągnąłem się obok niej niby własny posąg na mym grobowcu. Proszę was, ludzie światowi, wy, którzy o tej porze pędzicie za swymi uciechami na bal lub do opery i którzy wieczór, kładąc się, odczytujecie do poduszki jakieś zużyte bluźnierstwo starego Woltera, jakieś rozsądne bajdurzenie Pawła Ludwika Kurier jakąś rozprawę ekonomiczną komisji parlamentarnej, którzy słowem wdychacie swymi porami chłodne wyziewy tego potwornego nenufaru, zwanego rozumem. Proszę Was, jeśli ta skromna książeczka wpadnie Wam w ręce, nie uśmiechajcie się ze szlachetną wzgardą, nie wzruszajcie nad to ramionami, nie mówcie sobie ze zbytnim przekonaniem, że ja się skarżę na cierpienie urojone. Że ostatecznie rozum ludzki jest najpiękniejszą z naszych właściwości, i że prawdą na tej ziemi są jedynie szacherki giełdowe, cztery tuzy w kartach, flaszka bordeaux przy stole, dobre trawienie, obojętność dla drugich, wieczorem zaś w łóżku lubieżne ciało obleczone pachnącą skórą. Albowiem któregoś dnia, wśród waszego zgniłego i gnuśnego życia, może się zerwać huragan wichru. Opatrzność może wstrząsnąć te piękne drzewa, które podlewacie spokojnymi wodami rzeki zapomnienia. Może was chwycić rozpacz, panowie obojętni. Toć są łzy w waszych oczach. Nie powiem, że kochanka może was zdradzić. To dla was mniejsze strapienie, niż kiedy koń wam zdechnie. Ale powiem wam, iż można stracić na giełdzie że kiedy ma się w karcie wózek, można spotkać się z wyższym. Jeśli zaś nie gracie, pomyślcie, iż wasze dukaty, wasz brzęczący spokój, wasze złote i srebrne szczęście znajduje się u bankiera, który może zlikwidować, lub w papierach, które mogą zlecieć na łeb. Powiem wreszcie, iż mimo, że tak wystudzeni, możecie coś pokochać. Może się odstroić jakaś struna w waszych piersiach i możecie wydać krzyk podobny do bólu. Pewnego dnia, wałęsając się po błotnistych ulicach, kiedy nie stanie wam już materialnych rozkoszy, aby zatrudniać waszą bezczynną energię, kiedy zabraknie wam tego, co istotne i codzienne, może się wam przypadkiem zdarzyć, iż spojrzycie dokoła siebie z zapadłymi policzkami i osuniecie się na samotną ławkę o północy. O ludzie z kamienia, szczytni egoiści, niezrównani rezonerzy, którzy nigdy nie popełniliście aktu rozpaczy, ani też arytmetycznego błędu. Jeśli wam się to kiedy zdarzy, przypomnijcie sobie w godzinę klęski Abelarda, kiedy stracił Heloizę. Kochał ją bowiem więcej niż wy swoje dukaty i swoje kochanki. Stracił, rozłączając się z nią, więcej niż wy stracicie kiedykolwiek. Więcej niż sam wasz książę, szatan, straciłby, spadając powtórnie z niebios. Kochał ją bowiem miłością, o której gazety nie wspominają i której żony wasze i córki nie znajdują na scenie ani w książkach. Spędził pół życia, całując ją w czyste czoło, ucząc ją śpiewać psalmy Dawida i hymny Saula. Miał tylko ją jedną na ziemi, a mimo to Bóg pocieszył go. Wierzcie mi, kiedy w godzinie rozpaczy wspomnicie Abelarda, innym będziecie patrzeć okiem na miłe bluźnierstwa starego Woltera i bajdurzenia kurierowe. Uczujecie iż rozum ludzki może leczyć ze złudzeń, ale nie z cierpień. Że Bóg uczynił naszą inteligencję dobrą gospodynią, ale nie siostrą miłosierdzia. Uznacie iż mówiąc: nie wierzę w nic, albowiem nic nie widzę, w serce człowieka nie rzekło swego ostatniego słowa. Zaczniecie szukać dokoła siebie jakiejś nadziei. Spróbujecie wstrząsać bramy kościoła, aby się przekonać, czy chwieją się jeszcze, ale zastaniecie je zamurowane. Zaczniecie myśleć o wstąpieniu do trapistów. Los zaś, szydząc z was, rzuci wam butelkę taniego wina i ladacznicę. A jeśli wysączycie butelkę. Jeśli skiniecie na ladacznicę i zawiedziecie ją do łoża, wiedzcie, co może się zdarzyć. Część druga. Rozdział pierwszy. Zbudziwszy się na zajutrz, czułem tak głęboki wstręt do siebie, czułem się tak splugawiony, tak poniżony we własnych oczach, iż w pierwszej chwili owładnęła mną straszliwa pokusa. Wyskoczyłem z łóżka kazałem dziewczynie ubrać się i iść sobie jak najprędzej. Następnie usiadłem i, wodząc rozpacznymi oczyma po ścianach, utkwiłem je machinalnie w kącie, gdzie wisiały pistolety. Wówczas nawet, kiedy udręczona myśl idzie, można rzec z wyciągniętymi rękami ku zagładzie, kiedy dusza chwyta się straszliwej decyzji, jest, zdaje się, jakaś niezależna od woli materialna groza w fizycznym akcie odczepienia broni, narządzenia jej. Palce drżą, ramię sztywnieje. Człowiek idzie ku śmierci, ale cała natura w nim się cofa. Tak więc niepodobna mi wyrazić tego, czego doświadczałem, podczas gdy dziewczyna się ubierała. Zdawało mi się jeno, że pistolet mówi, Zastanów się. W istocie, nieraz później zastanawiałem się, co by się stało, gdyby tak jak chciałem, dziewczyna ubrała się i spiesznie wyszła. Bez wątpienia, pierwsze wrażenie wstydu byłoby się uśmierzyło. Smutek nie jest rozpaczą. Bóg zaś zespolił ich jak dwóch braci, iżby jeden nie zostawił nas sam na sam z drugim. Skoro raz ta kobieta znikłaby mi z oczu, ulżyłoby mi się w sercu. Zostałby jedynie żal któremu niebiański anioł przebaczenia zabronił kogokolwiek zabijać. Ale zarazem byłbym wyleczony na całe życie. Rozpusta była na zawsze wygnana z mego progu i nigdy bym się nie otrząsnął z uczucia grozy, jakim natchnęły mnie pierwsze jej odwiedziny. Ale stało się inaczej. Walka, jaka toczyła się we mnie, gryzące refleksje, wstręt, obawa, gniew nawet, odczuwałem bowiem tysiąc rzeczy równocześnie. Wszystkie te siły przygwoździły mnie do krzesła. Podczas gdy ja odchodziłem wręcz od zmysłów, dziewczyna pochylona przed lustrem myślała jedynie o sukni i kapeluszu i dopełniała stroju, uśmiechając się najspokojniej w świecie. Mizdrzenie to trwało więcej niż kwadrans, w czasie którego niemal zapomniałem o niej. Upuściła jakiś przedmiot. Obróciłem się zniecierpliwiony, prosząc, aby mnie zostawiła samego, z tak wyraźnym podrażnieniem, iż dokończyła tualety w jednej chwili i ujęła za klamkę, przesyłając mi pocałunek. W tej chwili ktoś zadzwonił. Zerwałem się i zaledwie zdążyłem otworzyć jej drzwi od alkierza, gdzie się schroniła. Równocześnie prawie wszedł Dejeune w towarzystwie dwóch młodych ludzi. Pewne wypadki w życiu podobne są do owych wielkich prądów, jakie spotyka się na pełnym morzu. Fatalność, traf, opatrzność. Cóż znaczy nazwa? Ci, którzy sądzą, iż zwalczają jedno z tych pojęć drugim i grają jeno ze słowami. Każdy z tych ludzi wszelako mówiąc o Cezarze lub Napoleonie, powie bez wahania: to był człowiek opatrznościowy. Uważają widocznie, że jedynie bohaterowie warci są, aby niebo się nimi zajmowało, i że kolor purpurowy przyciąga bogów jak byki. Rola, jaką odgrywają w świecie najmniejsze drobiazgi, zmiany, jakie najbłachsze na pozór przedmioty i okoliczności sprowadzają w naszych losach, oto moim zdaniem istna otchłań dla dumań ludzkich. Zwyczajne nasze czynności są niby stępione strzałki, które zwykliśmy wysyłać do celu. Z sumy tych drobnych rezultatów czynimy oderwaną i regularną istotę, którą nazywamy rozsądkiem lub wolą. Przychodzi podmuch wiatru, i oto najmniejsza z tych strzałek, najlżejsza, najbłachsza, wzbija się w przestworza, hen poza granice widnokręgu, na bezkresne łono Boga. Jakiś szał ogarnia nas wówczas. W cóż się obraca majak spokojnej dumy, woli i rozwagi? W co nawet siła? Ta pani świata, ten miecz człowieka w walce życia. Daremnie potrząsamy nim z gniewem, daremnie staramy się osłonić, aby uniknąć grożącego ciosu. Niewidzialna ręka uchyla ostrze, i cały nasz rozmach, zwichnięty w próżni, czyni jedynie tym cięższym nasz upadek. Tak, w chwili, gdy z całej duszy pragnąłem się obmyć z błędu, jaki popełniłem, być może nawet ukarać się zań. W tej samej chwili, w której owładnął mną głęboki wstręt, czekała mnie niebezpieczna próba, w której uległem. Dejone promieniał. Wyciągnąwszy się na sofie, rzucił parę konceptów na temat mojej miny świadczącej, jak mówił, o niespokojnej nocy. Nie będąc usposobionym do żartów, poprosiłem sucho, aby mi ich oszczędził. Udał, że nie zwraca uwagi, po czym w tym samym tonie, Przeszedł do przedmiotu, który go sprowadzał. Przybył, aby mnie powiadomić, że moja dama miała naraz nie tylko dwóch, ale trzech kochanków, co znaczy, iż zadrwiła sobie z mego rywala na równi ze mną. Spostrzegłszy to, nieborak narobił straszliwego hałasu, tak iż cały Paryż o tym tylko mówi. Słuchałem z roztargnieniem, zrazu nie bardzo rozumiejąc. Skoro wreszcie kazawszy sobie powtórzyć rzecz trzy razy z najdrobniejszymi szczegółami, ogarnąłem całkowicie tę straszną historię, stanąłem ogłupiały i tak zdumiony, że nie wiedziałem co odpowiedzieć. W pierwszej chwili miałem ochotę się śmiać. Jasne mi było bowiem, że kochałem prostą ladacznicę. Mimo to faktem było, że ją kochałem i, aby rzec lepiej, że ją kocham jeszcze. Czy to możliwe? Powtarzałem tylko. Towarzysze Derzonego potwierdzili wszystko. Kochanka moja, zdybana w swoim własnym domu między dwoma gachami, otrzymała od nich lekcję, którą cały Paryż podawał sobie z ust do ust. Stała się niemożliwa. Trzeba jej było opuścić Paryż, o ile się nie chciała narazić na najokrutniejsze afronty. Łatwo mi było spostrzec, że z wszystkich tych żarcików niemała dawka śmieszności spływała na mój pojedynek o tę kobietę. Na mą szaloną miłość dla niej i całe moje postępowanie. Głosząc, iż kobieta ta zasługuje na najochydniejsze imiona, że jest prostą ścierką, która robiła może rzeczy sto razy gorsze od tych, które wyszły na jaw, opinia dała mi gorzko odczuć, że byłem jeno prostym dudkiem jak tylu innych. Wszystko to nie było mi przyjemne. Młodzi ludzie spostrzegli to i pomiarkowali się rychło. Ale dejonet miał swój plan. Postanowił uleczyć mnie z mej miłości i traktował ją bezlitośnie niby chorobę. Dawna, oparta na wzajemnych usługach przyjaźń, dawała mu pewne prawa. że zaś pobudka wydała mu się chwalebna, nie wahał się robić z tych praw użytku. Nie tylko zatem nie oszczędzał mnie, ale z chwilą, gdy spostrzegł moje pomieszanie i wstyd, tym bardziej zaczął mi przypiekać. Niebawem podrażnienie moje stało się zbyt wyraźne, aby mógł iść dalej na tej drodze. Wówczas urwał i przerzucił się w milczenie, które stało się dla mnie jeszcze bardziej niecierpliwiące. Chodząc po pokoju wzdłuż i wszerz, zacząłem go wypytywać. Wprzód nie mogłem znieść tego opowiadania. Teraz pragnąłem, aby je podjął na nowo. Siliłem się, to śmiać, to przybierać obojętną maskę, ale napróżno. Dejeuner, przed chwilą najnieznośniejszy gaduła, zaniemiał zupełnie. Podczas gdy chodziłem wielkimi krokami, on patrzał obojętnie i pozwolił mi się miotać. Nie umiałbym opisać, co się we mnie działo. Kobieta, która tak długo była bóstwem mego serca, której strata przyprawiała mnie o tyle cierpień, jedyna, którą w życiu kochałem, ta, którą chciałem opłakiwać do śmierci, Stała się nagle ladacznicą bez sromu, przedmiotem żarcików młodzieży, powszechnego zgorszenia i oburzenia. Zdało mi się, że czuję na barku odcisk rozżarzonego żelaza, że mnie nacechowano palącym piętnem. Im więcej myślałem o tym, tym bardziej noc zagęszczała się dokoła mnie. Od czasu do czasu odwracałem się i widziałem lodowaty uśmiech oraz wlepione we mnie ciekawe spojrzenie. Dejone nie opuszczał mnie. Zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Znaliśmy się od dawna. Wiedział, że jestem zdolny do wszelkich szaleństw i że gwałtowność mego charakteru może mnie pociągnąć poza wszelkie granice, na każdej drodze, wyjąwszy jedną. Oto dlaczego pływał na moje cierpienia. Oto dlaczego przyrzegał mi serce. Skoro mnie ujrzał wreszcie takim, jakim mnie pragnął, nie ociągał się z zadaniem ostatniego ciosu. Nie podoba ci się ta historyjka, rzekł. Oto więc na zakończenie najlepszy szczegół. Mianowicie drogi Oktawie, scena u pani odbyła się pewnej nocy, gdy księżyc świecił bardzo pięknie. Otóż, gdy dwaj rywale brali się w najlepsze załby u pięknej pani i skakali sobie do gardła, widziano ponoć na ulicy cień przechadzający się bardzo spokojnie. A tak podobny do ciebie, iż uznano, że to byłeś ty. Kto to powiadał? zawołałem. Kto mnie widział na ulicy? Twoja luba we własnej osobie rozpowiada tu całemu światu równie wesoło, jak my opowiadamy tobie jej własną historię. Twierdzi, że jeszcze ją kochasz że wystajesz na czatach, pod bramą słowem, co ci się podoba. Niech ci wystarczy wiedzieć, że mówi o tym publicznie. Nie umiałem nigdy kłamać. Za każdym razem, kiedy zdarzyło mi się sprzeniewierzyć prawdzie, twarz zdradziła mnie zawsze. Miłość własna, wstyd przyznania się do mej słabości wobec świadków sprawiły, iż zdobyłem się na ten wysiłek. Faktem jest, mówiłem sobie zresztą, że byłem pod domem, ale gdybym wiedział, że ta kobieta gorsza jest jeszcze, niż przypuszczałem, nie byłbym tam z pewnością. Wmówiłem w siebie wreszcie, iż nikt nie mógł mnie dojrzeć wyraźnie. Próbowałem przeczyć. Rumieniec wystąpił mi na twarz z taką siłą, iż sam uczułem bezcelowość udania. Dejoné uśmiechnął się. Uważaj, rzekłem, uważaj, nie idźmy za daleko. Biegałem po pokoju, jak szalony. Nie wiedziałem, kogo się czepić. Należałoby się śmiać, a to było jeszcze bardziej niemożliwe. Zarazem niepodobna mi było wątpić o mej omyłce. Przekonali mnie. Czyż ja wiedziałem? wykrzyknąłem. Czy wiedziałem, że ta nędznica. Dejoné zacisnął wargi, jakby chciał powiedzieć, wiedziałeś dosyć. Urwałem, mamrocąc jakieś niedorzeczne frazesy. Krew kipiąca we mnie od kwadransa zaczynała mi walić w skroniach z siłą, za którą nie mogłem już ręczyć. Ja na ulicy! zalany łzami, w rozpaczy, i równocześnie to spotkanie u niej. Jak to? Tej samej nocy szydziła ze mnie ona szydziła. Doprawdy, Dejone. Tobie się nie majaczy? Czy to prawda? Czy to możliwe? Skąd wiesz? Tak gadałem na oślep, tracąc głowę. Równocześnie ogarniał mnie coraz bardziej niepohamowany gniew. Usiadłem wreszcie wyczerpany, z drżącymi rękoma. Mój drogi, rzekł Dejone, nie bierz rzeczy tak poważnie. To pustelnicze życie, jakie wiedziesz od dwóch miesięcy, bardzo ci zaszkodziło. Widzę to. Potrzebujesz rozrywki. Chodź dziś wieczór z nami na kolację, a jutro wyprawimy sobie śniadanie na wsi. Ton, jakim przemawiał, sprawił mi większą przykrość niż wszystko inne. Czułem, że budzę w nim litość i że mnie traktuje jak dziecko nieruchomy przysiadłszy w kącie czyniłem daremne wysiłki aby nieco zapanować nad sobą ha myślałem zdradzony przez tę kobietę zatruwany okropnymi radami nie znalazłszy nigdzie ucieczki ani w pracy ani w umęczeniu kiedy w dwudziestu leciech, jako jedyną tarczę przeciw rozpaczy i zepsuciu, posiadam świętą i przemożną boleść, o Boże, kruszą mi w rękach tę boleść, te relikwie mego cierpienia. Bluźnią już nie mojej miłości, ale mej rozpaczy. Drwi, ona drwi, gdy ja płaczę. To mi się zdało nie do wiary. Wszystkie wspomnienia przeszłości napływały mi do serca, gdy o tym myślałem. Zdało mi się, iż widzę, jak kolejno wstają widma naszych miłosnych nocy. Nachylały się nad przepaścią bez dna, wieczną, czarną jak nicość. Nad głębiami zaś, odchłani, tańczył słodki i drwiący wybuch śmiechu. Oto twoja nagroda. Gdyby mi powiedziano tylko, że cały świat drwi ze mnie, odpowiedziałbym: A niech sobie. I nie obeszłoby mnie to zbytnio. Ale dowiedziono mi równocześnie, że moja kochanka była prostą bezecnicą. Tak więc, z jednej strony, śmieszność moja była publiczna, jawna. Dwaj świadkowie, którzy mnie widzieli, nie kryli z pewnością tego, w jakich to było okolicznościach. Świat miał prawo szydzić. Z drugiej zaś strony, co mogłem odpowiedzieć? Czego się uczepić? Gdzie się schronić? Co czynić, skoro zabito mnie? zrujnowano, unicestwiono w centrum mego życia, w moim własnym sercu. Co mówię? Skoro ta kobieta, dla której byłbym ścierpiał wszystko, śmieszność i hańbę, dla której zniósłbym górę cierpień walącą się na mnie, skoro ta kobieta, którą kochałem i która kochała innego, od której nie żądałem, aby mnie kochała, od której nie chciałem nic prócz pozwolenia płakania u jej drzwi, nic, prócz tego, aby mi wolno było poświęcić zdala od niej młodość moją jej wspomnieniu i wypisać jej imię, tylko jej imię na grobie mych nadziei. Ha. Kiedy myślałem o tym, zamierało coś we mnie. Ta kobieta drwiła ze mnie. Ona pierwsza pokazywała mnie palcem. Wydawała mnie na łup tej próżniaczej ciżbie, temu pustemu i znudzonemu tłumowi, podśmiechującemu się ze wszystkich. Którzy nimi gardzą i zapominają o nim. To ona, to jej wargi, tyle kroć sklejone z moimi, to ciało, ta dusza mego życia, moje ciało i moja krew, to stamtąd wyszła ta zniewaga. Tak, ta ostatnia ze wszystkich, najpodlejsza i najbardziej gorzka, bezlitosny śmiech, który pluje w twarz boleści. Im bardziej zatapiałem się w myślach, tym bardziej rósł mój gniew. Czy można powiedzieć gniew? Nie wiem, jaką nazwę ma uczucie, które mną umiotało. Tyle wiem, iż bezładne pragnienie zemsty wzięło w końcu górę. Jak zemścić się na kobiecie? Zapłaciłbym, co by kto chciał za broń, która by ją mogła dosięgnąć, ale jaka broń? Nie miałem żadnej, nawet tej, której ona użyła. Nie mogłem odpowiedzieć jej językiem. Nagle spostrzegłem cień za Firanką, na oszklonych drzwiach. To dziewczyna czekała w alkierzu. Zapomniałem o niej. Słuchajcie, wykrzyknąłem, zrywając się w uniesieniu. Kochałem. Kochałem jak szaleniec, jak głupiec. Zasłużyłem na śmieszność, ile się wam tylko podoba, ale na honor. Muszę wam pokazać coś, co wam dowiedzie, że nie jestem jeszcze tak głupi, jak myślicie. To mówiąc kopnąłem w oszklone drzwi i pokazałem dziewczynę, zaszytą w kąt. Wejdźcież, rzekłem do Deżonego. ty, który uważasz mnie za szaleńca, dlatego że kocham i uznajesz jedynie dziewki publiczne, widzisz oto swoją najwyższą mądrość, rozłożoną tam na fotelu? Spytaj jej, czy całą noc spędziłem pod oknami pani. Może coś o tym powiedzieć. Ale to nie wszystko, dodałem. Urządzacie dziś wieczór kolację, jutro pochulankę na wsi. Jestem z wami. Możecie być pewni, nie puszczę was bowiem. Nie rozstaniemy się. Spędzimy dzień razem. Znajdziecie tu florety, karty, kości, poncz, co chcecie, ale nie puszczę was stąd. Wyście moi. Jam wasz. Ręka. Chciałem zrobić z mego serca mauzoleum miłości. Ale wrzucę mą miłość do innego grobu. O Boże Sprawiedliwy! Gdybym go miał nawet wygrzebać we własnym sercu. To rzekłszy, usiadłem, podczas gdy oni weszli do alkierza. Uczułem, ile może dać rozkoszy wybuch wściekłości. A kto by się dziwił, iż od tego dnia zmieniłem zupełnie życie, ten nie zna ludzkiego serca. Nie wie, że można się wahać dwadzieścia lat, zanim się zrobi krok ale nie można się cofnąć, skoro się go zrobiło. Rozdział drugi. Nauka rozpusty podobna jest do zawrotu głowy. Znajduje się w niej zrazu jakąś grozę pomieszaną z rozkoszą, niby na wysokiej wieży. Podczas gdy haniebne i skryte wyuzdanie kala najszlachetniejszego człowieka w otwartym i śmiałym rozpasaniu, w tym, co można nazwać jawną rozpustą, istnieje pewna wielkość, nawet przy największym skażeniu. Ten, kto z zapadnięciem nocy idzie z twarzą zakutaną płaszczem brudzić inkognito swoje życie i strząsać potajemnie całodzienną obłudę, podobny jest do Włocha, który uderza wroga z tyłu, nie śmiejąc wyzwać go na pojedynek. Jest to niby morderstwo w odludnej ulicy, po nocy. Podczas gdy w bohaterze szumnych orgi jest niemal coś z rycerza, coś, co trąci bitwą, pozór wspaniałej walki. Wszyscy czynią to i kryją się. Czyń, ale się nie kryj. Tak mówi duma, i skoro raz wdzieje się ten pancerz, połyskuje w nim słońce. Opowiadają, że Demokles widział nad głową miecz. Podobnie rozpustnicy widzą, jakoby nad sobą coś co woła bez ustanku, naprzód, tylko naprzód, wisze na nitce. Owe pojazdy pełne masek, które się spotyka w karnawale, są wiernym obrazem ich życia. Rozchulana karoca, otwarta na cztery wiatry, płonące pochodnie, oświetlające ubielone twarze: Ci śmieją się, tam ci śpiewają. Wśród tego kłębi się coś niby kobiety. Są to w istocie resztki kobiet z pozorami prawie ludzkimi. Pieszczą je, rzucają im w twarz obelgi. Nikt nie wie, ani jak się zowią, ani czym są. Wszystko to buja i kołysze się przy blaskach żywicznych w beztrosce pijaństwa, nad którym powiadają, czuwa jakiś Bóg. Ktoś się nachyla, ktoś kogoś całuje, ktoś tam spadł w uścisku. Co tam oto, jadą tędy, owędy, konie rwą z kopyta. Ale o ile pierwszym uczuciem jest podziw, Drugim jest groza, trzecim litość. Jest w istocie w tym życiu tyle siły, lub raczej tak osobliwe nadużycie siły, iż najszlachetniejsze charaktery i najbujniejsze natury często dają mu się porwać. Widzą w tym śmiałość i niebezpieczeństwo, dają w ten sposób upust własnej bujności, przywiązują się do rozpusty, jak mazepę przywiązano do dzikiego rumaka, wiążą się do niej sznurami czynią z siebie centaurów. Nie widzą ani krwawej drogi, jaką strzępy ich ciała znaczą na drzewach, ani wilczych ślepiów, czerwieniących się w ich tropy, ani pustkowia, ani kruków. Pchnięty w owo życie okolicznościami, które przytoczyłem, opowiem obecnie, co tam widziałem. Za pierwszym razem, kiedy ujrzałem z bliska owe sławne zabawy, noszące miano maskarat, Słyszałem opowiastki o wybrykach regencji i o królowej francuskiej przebranej za dziewczynę sprzedającą fiołki. Znalazłem przekupki fiołków przebrane za markietanki. Spodziewałem się szału, ale go nie znalazłem. Kopcące lampy, bijatyka, pijane na umór dziewki leżące pokotem na stłuczonych butelkach, to nie szał. Za pierwszym razem, kiedy widziałem rozpuste biesiad, słyszałem o ucztach heliogabala. I o filozofie greckim, który z rozkoszy zmysłów uczynił sobie rodzaj naturalnej religii. Spodziewałem się znaleźć, jeżeli nie radość, to bodaj zapomnienie. Znalazłem, co może być w świecie najgorszego: nudę, silącą się żyć i Anglików powiadających sobie, robię to i to, zatem bawię się, zapłaciłem tyle a tyle, zatem odczuwam tyle przyjemności. I ścierają życie w tych żarnach. Za pierwszym razem, kiedy ujrzałem kurtyzany, słyszałem o Aspazji, która siedząc na kolanach Alcybidesa, dysputowała z Sokratesem. Spodziewałem się czegoś swobodnego, zuchwałego, ale wesołego, iskrzącego się, żywego, czegoś niby piana szampańskiego wina. Znalazłem głupawą twarz, martwe oko i drapieżne palce. Za pierwszym razem, kiedy ujrzałem kurtyzany utytułowane – Czytałem Boccaccia i Bandella. Czytałem przede wszystkim Szekspira. Marzyłem o tych jurnych pięknościach, o tych piekielnych cherubinach, o tych niefrasobliwych artystkach życia, których kawalerowie z Dekamerona podają wodę święconą przy wyjściu z kościoła. Szkicowałem po tysiąc razy te główki, tak pełne lekkomyślnej poezji, tak pomysłowe w swym zuchwalstwie umiejące zawrzeć cały romans w jednym spojrzeniu, poruszające się w życiu jedynie falą i wstrząśnieniem, niby płynne syreny. Wspominałem owe wróżki z nowych opowiastek, wciąż zapruszone, o ile nie do pijane miłością. Znalazłem bazgraczki sążnistych listów, amatorki miłości na godziny, umiejące jedynie kłamać i grzebać swoje trudy w swojej hipokryzji, i mieszczące wszystko w tym, aby się oddawać i zapominać. Za pierwszym razem, kiedy wszedłem do domu gry, słyszałem o strumieniach złota, o fortunach zdobytych w kwadrans, o dworzaninie Henryka IV, który wygrał na jedną kartę sto tysięcy talarów cenę swego ubrania. Ujrzałem szatnie, gdzie robotnicy, mający ledwie jedną koszulę, wypożyczają frak za franka na wieczór. Żandarmów siedzących u drzwi i głodomorów grających o kawał chleba lub kule w łeb. Za pierwszym razem, kiedy ujrzałem jakieś zebranie publiczne lub inne dostępne dla którejś z trzydziestu tysięcy kobiet, które mają w Paryżu patent na sprzedawanie się, słyszałem o saturnaliach wszystkich wieków, o wszystkich możliwych orgiach od Babilonu aż po Rzym, od świątyni Priapa aż po park Osservs, Widziałem wciąż wypisane nad progiem jedno słowo: rozkosz. Za naszych czasów ujrzałem też tylko jedno słowo: prostytucja. Niezatarte, wyryte nie w tym pysznym metalu, który nosi kolor słońca, ale w najbledszym ze wszystkich tym, który zimne światło nocy powlekło, zda się swoimi promieniami, srebrze. Za pierwszym razem, kiedy ujrzałem lud. Było to pewnego ochydnego ranka w Popielec, w podle La Courtille. Przez całą noc padał drobny, lodowaty deszcz. Ulice zmieniały się w kałuże. Powozy pełne masek jechały bezładnie, zawadzając o siebie, potrącając się między dwoma szpalerami wstrętnego tłumu stojącego na chodnikach. Ta ściana posępnych widzów, długa na mile, miała w oczach nabiegłych winem tygrysią nienawiść mruczeli przez zęby, nie cofając się ani na krok przed kołami pojazdów, które ocierały się im o piersi. Stałem na siedzeniu w otwartym powozie. Od czasu do czasu wychylał się ze szpaleru jakiś człowiek w łachmanach, żygał nam w twarz strumieniem obelg, po czym obrzucał nas chmurą mąki. Od czasu do czasu dostawało się nam i błotem. Mimo to jechaliśmy wciąż dalej, dążąc do Wyspy Miłości i do owego ładnego lasku Rumanville, gdzie niegdyś wymieniało się na trawie tyle słodkich całusów. Jeden z naszych, siedzących na koźle, spadł na łeb, na szyję, na bruk. Motłoch rzucił się nań, aby go zatłuc. Trzeba było biec z odsieczą. Trębacz, który jechał przed nami konno, dostał kamieniem w plecy. Snać mąki zabrakło. Nigdy nie słyszałem o czymś podobnym. Zaczynałem rozumieć naszą epokę i pojmować w jakich czasach żyjemy. Rozdział trzeci. Dejoné urządził u siebie na wsi bankiet młodzieży. Najlepsze wina, świetna kuchnia, gra, taniec, wyścigi. Niczego nie brakło. Dejoné był bogaty i miał szeroką rękę. Łączył starodawną gościnność z dzisiejszym obyczajem. Poza tym miał w domu doskonałą bibliotekę. W rozmowie był światły i gładki. Człowiek ten był istną zagadką. Przybyłem w posępnym humorze, którego nic nie mogło przemóc. Uszanował go najskrupulatniej. Nie odpowiadałem na jego pytania. Przestał pytać. Szło mu jedynie o to, abym zapomniał o mej kochance. Chodziłem na polowanie. Przy stole dotrzymywałem placu nie gorzej od innych. Nie żądał więcej. Bywają w świecie ludzie tego typu, którzy zaciekłszy się w tym, aby komuś oddać usługę, rzuciliby nań bez wahania najcięższy kamień dla zabicia muchy, która go kąsa. Chodzi im jedynie o to, aby was sprowadzić na dobrą drogę. To znaczy, nie mają spokoju, póki was nie uczynią podobnymi sobie. Osiągnąwszy ten cel, mniejsza o to w jaki sposób? Zacierają ręce i nie przyjdzie im na myśl, że może wpadliście z deszczu podrynne. Wszystko ze szczerej przyjaźni. Jednym z wielkich nieszczęść niedoświadczonej młodości jest to, iż wyobraża sobie świat wedle pierwszych wrażeń, jakie ją uderzą. Ale też istnieje, trzeba przyznać, rasa bardzo nieszczęśliwa. To ci, którzy w podobnym wypadku zawsze są gotowi powtarzać młodemu masz słuszność, że wierzysz w zło. Wiadomo, jak kręci się ten światek. Słyszałem na przykład o takiej osobliwości coś pośredniego między dobrem a złem rodzaj układu między kobietami bez serca a godnymi ich mężczyznami nazywali to przelotnym uczuciem mówili o tym, niby o machinie parowej, wymyślonej przez inżyniera lub budowniczego. Objaśniali mnie wszystko zasadza się na porozumieniu. Wymawia się pewne zdania, które znów pociągają pewne odpowiedzi. Pisze się listy w ten sposób, pada się na kolana znowuż w ten. Wszystko było uregulowane niby parada wojskowa. A ci dobrzy ludzie mieli szpakowate włosy. Rozśmieszyło mnie to. Nieszczęściem dla siebie nie umiem kobiecie, którą gardzę, powiedzieć, że ją kocham, nawet twierdząc, że to konwencja i że ona nie weźmie tego inaczej. Nie zgiąłem nigdy kolana. Iżbym równocześnie i serca nie kładł jej pod stopy. Tak więc klasa kobiet, którym się daje miano łatwych, jest mi nieznana, lub jeśli dałem się wciągnąć, to bez wiedzy i przez naiwność. Rozumiem, iż można odłożyć duszę na bok, ale nie żeby jej pozwolić dotykać. Takie oświadczenie trąci dumą. Być może nie mam zamiaru ani się chełpić, ani się obniżać. Nienawidzę ponad wszystko kobiet, które śmieją się z miłości i pozwalam im to odzajemnić. Nie przyjdzie nigdy między nami do zwady. Te kobiety stoją o wiele poniżej kurtyzan. Kurtyzany mogą kłamać i te kobiety także, ale kurtyzany mogą kochać, a te kobiety nie. Przypominam sobie kobietę, która mnie kochała i która mówiła do człowieka trzy razy bogatszego ode mnie, żyjąc z nim zresztą. Nudzisz mnie, idę do mego kochanka. Ta dziewczyna była lepsza od wielu innych, którym się nie płaci. Spędziłem całe lato uderzonego. Wśród tego dowiedziałem się, że moja kochanka wyjechała i że porzuciła Francję. Wiadomość ta wtrąciła serce moje w omdlałość, która go już nie opuściła. Na widok tego tak nowego dla mnie świata, który mnie otaczał, owładnęła mną zrazu dziwna, smutna i głęboka ciekawość. Patrzałem na wszystko spodełba, niby na rowisty koń. Oto pierwsza rzecz, która dała do tego sposobność. Jérôme miał wówczas śliczną dziewczynę, która była doń bardzo przywiązana. Jednego wieczora, przechadzając się w jego towarzystwie, zacząłem się nią zachwycać, sławiąc zarówno jej piękność, jak oddanie. Słowem, wyśpiewałem z ogniem jej pochwałę, dając mu do zrozumienia, iż powinien się czuć szczęśliwy. Nie odpowiedział nic. Taki miał już zwyczaj. Był to jeden z najsuchszych ludzi. Zapadła noc, każdy udał się do siebie. Ledwie od kwadransa byłem w łóżku, kiedy usłyszałem pukanie. Krzyknąłem proszę, sądząc, iż to jakiś cierpiący na bezsenność towarzysz. Ujrzałem wchodzącą kobietę, bledszą niż śmierć. W półnagą, z bukietem w ręku. Podeszła i podała mi bukiet. Widniał przy nim kawałek papieru, na którym wyczytałem tych kilka słów. Oktawowi, przyjaciel jego, dejone, z prośbą, w danym razie, o wzajemność. Kiedym czytał te słowa, błyskawica przeszyła mi mózg. Zrozumiałem postępek dejonego. Przysłał mi w ten sposób swą kochankę i czynił mi z niej poniekąd podarek turecką modą na te kilka słów, które powiedziałem. Znając jego charakter, wiedziałem, że nie ma w tym ani udanej wspaniałomyślności, ani deprawacji. Była jedynie lekcja. Ta kobieta kochała go. Zachwycałem się nią przed nim. Chciał mi dać naukę, abym się w niej nie zakochał, czy ją wezmę, czy też odrzucę. Zadumałem się. Tymczasem biedna dziewczyna płakała, nie śmiejąc otrzeć łez z obawy, abym ich nie spostrzegł. Czym jej zagroził, aby ją skłonić do tej wizyty? Nie wiedziałem. Pani, rzekłem, niech się pani nie trapi. Proszę wrócić do siebie i niczego się nie obawiać. Odparła, iż jeśli wyjdzie z mego pokoju przed nadejściem ranka, Dejeune odeśle ją do Paryża, że matka jej jest biedna i że niepodobna jej narazić się na to. Wybornie, rzekłem. Matka twoja jest biedna. Ty prawdopodobnie także... Tak, iż gdybym zechciał, usłuchałabyś derzonego. Jesteś ładna i mógłbym ulec pokusie. Ale ty płaczesz, że zaś twoje łzy nie są dla mnie, nic mi po Idź do siebie. Podejmuje się uzyskać, aby cię nie odesłano do Paryża. Mam tę właściwość, iż medytacja, która u większości ludzi jest stałą i określoną właściwością umysłu, u mnie jest jedynie niezależnym od woli instynktem, który mnie chwyta napadowo, niby gwałtowna namiętność. Nawiedza mnie okresami wedle kaprysu, mimo mej chęci, bez względu na miejsce. A gdziekolwiek mnie chwyci, jestem bezbronny. Porywa mnie, gdzie sama zechce i tą drogą, jaką się jej spodoba. Skoro dziewczyna wyszła, usiadłem na łóżku. Mój przyjacielu, rzekłem do siebie. Oto opatrzność. Gdyby de nie był ci ofiarował swej kochanki, nie mylił się może w przypuszczeniu, że byłbyś się w niej zakochał. Czyś się jej dobrze przyjrzał? Wzniosła i boska tajemnica spełniła się w łonie, które ją poczęło. Natura hoduje taką istotę najbardziej tkliwym macierzyńskim spojrzeniem. Mimo to, człowiek, który chcecie uleczyć. Nie zawahał się pchnąć cię ku jej wargom, iżbyś się na nich oduczył kochania. Czemu się to dzieje? Inni podziwiali ją zapewne, ale nic im nie groziło. Mogła na nich doświadczać wszystkich swoich uroków. Dla ciebie jednego była niebezpieczna. A jednak, jakie bądź jest jego życie, ten Dejeune musi mieć serce, skoro żyje. W czym różni się on od ciebie? To człowiek, który w nic nie wierzy. Niczego się nie lęka, nie ma może żadnej troski ani zgryzoty. Mimo to jasne jest, iż lekkie zakłócie wpięte napełniłoby go przerażeniem. Gdyby bowiem ciało go opuściło, cóż by się z nim stało? Żywe jest w nim tylko ciało. Cóż to jest wtedy za człowiek, który obchodzi się ze swą duszą tak jak biczownicy z ciałem? Czyż można żyć bez głowy? Pomyśl. Oto człowiek jakiś trzyma w ramionach najpiękniejszą kobietę w świecie. Jest młody i krewki. Dziewczyna zdaje mu się piękną. Mówi jej to, ona odpowiada słowami miłości. Na to ktoś trąca go w ramię i rzecze: to ladacznica. Nic więcej, jest pewien swego. Gdyby mu powiedziano: to trucicielka, kochałby ją może, nie ująłby jej ani jednego pocałunku. Ale to dziewka. Z tą chwilą wszelka myśl o miłości stała się dlań tak odległą, jak Saturn od ziemi. Cóż to jest tedy to słowo? Słowo słuszne, zasłużone, jasne, hańbiące, zgoda. Ale ostatecznie co? Od słowo. Czy można zabić ciało słowem? A jeśli ty kochasz to ciało, nalewa ci ktoś szklankę wina i powiada. To nic nie warte. Można mieć cztery takie za sześć franków. A jeśli tobie idzie do głowy, toć i de musi kochać tę dziewczynę, skoro ją opłaca. Ma zatem jakiś osobliwszy sposób kochania? Nie, to nie miłość. Tak samo nie jest zdolny kochać kobiety, która jest tego warta, jak i tej, która jest niegodna. Nie kocha nikogo, po prostu. Któż go tedy uczynił takim? Czy takim się urodził, czy stał się nim z czasem? Kochać jest rzeczą równie przyrodzoną, co jeść albo pić. To nie jest człowiek. Pokurcz czy olbrzym? Jak to? Zawsze pewny tego obojętnego ciała? Doprawdy, tak dalece, iż może się rzucić bez niebezpieczeństwa w objęcia kochanej kobiety? Jak to? Nie blednąc? Nigdy innej wymiany prócz złota i ciała? Cóż to za uczta tedy to jego życie i jakie trunki pija się w jego pucharach? Oto jest w trzydziestu leciech niby stary Mitrydates, trucizny żmi są mu niestraszne i poufałe? Jest w tym wielki sekret, moje dziecię, klucz, który trzeba by znaleźć. W jakikolwiek sposób broniłby ktoś rozpusty, może dowieść, iż jest naturalną przez dzień. Przez godzinę, dziś wieczór, ale nie jutro, ale nie co dzień. Nie ma na świecie ludu, który by nie uważał kobiety albo za towarzyszkę i pociechę mężczyzny, albo za święte narzędzie jego życia, i który by jej pod tymi dwiema formami nie czcił. I oto uzbrojony rycerz skacze w przepaść, którą Bóg wykopał własnymi rękami między człowiekiem a zwierzęciem. Toć to niemal to samo, co zaprzeć się mowy. Cóż to za niemy tytan, który ośmiela się dławić pod wyuzdaniem zmysłów ukochanie myśli i który wyciska na swoich wargach piętno zwierzęce, pieczęć wiekuistego milczenia. Trzeba znać słowo tajemnicy. Pod tym wszystkim dmie wiatr owych posępnych lasów, które się zowią tajnymi stowarzyszeniami. Jedna z tych tajemnic, które anioły zniszczenia szepcą sobie do ucha, skoro noc zstąpi na ziemię. Ten człowiek jest lepszy albo gorszy niż Bóg go stworzył. Trzewia jego są niby trzewia bezpłodnych kobiet, lub też natura zaznaczyła je tylko, lub też wsączyło się w nie w mroku jakieś zatrute ziele. Otóż, mój przyjacielu, ani praca, ani nauka nie mogły cię uleczyć. Zapomnieć i uczyć się to twoje godło. Przewracałeś kartki martwych ksiąg. Zbyt młody jesteś na zgliszcza. Spójrz dokoła siebie, na bladą trzodę ludzką, która cię otacza. Pośród boskich hieroglifów błyszczą oczy Sfinksa. Odcyfruj księgę życia. Odwagi, szkolarzu, rzuć się w Styks, rzekę chroniącą od ran i niechaj jej żałobne fale niosą cię ku śmierci lub ku Bogu. Rozdział czwarty. Cała korzyść. Przypuściwszy, iż mogła być jaka, była w tym, iż one fałszywe rozkosze stały się zarodkiem cierpień i goryczy, które mnie męczyły do niewytrzymania. Te proste słowa powiada, mówiąc o swej młodości, najbardziej ludzki człowiek, jaki kiedykolwiek istniał święty Augustyn. Z tych, którzy żyli jak on, niewiele powiedziałoby te słowa, ale wszyscy mają je w sercu, i ja w moim znajduję te. A nie inne. Wróciwszy do Paryża w grudniu, spędziłem zimę na zabawach, maskaradach, kolacjach, rzadko opuszczając zderzonego, który był mną zachwycony. Ja natomiast zgoła nie. Im dalej brnąłem, tym większy czułem niesmak. Miałem wrażenie, po upływie bardzo krótkiego czasu, że ten świat tak osobliwy, który na pierwszy rzut oka wydał mi się przepaścią, ścieśniał się z każdym krokiem. Tam, gdzie zdało mi się, że widzę upiora, w miarę jak się posuwałem, widziałem tylko cień. Dejoné pytał, co mi jest. A ty, odpowiadałem, co tobie jest? Czy przypomniałeś sobie jakiego zmarłego krewniaka? Czy rana, jaka otwarła ci się pod wpływem wilgoci? Zdawało mi się niekiedy, iż rozumie mnie, mimo iż nie odpowiada. Siadaliśmy do stołu, pijąc na umór. W nocy braliśmy pocztowe konie i jechaliśmy śniadać gdzieś na wsi o kilkanaście mil. Za powrotem kąpiel, wieczerza, gra, łóżko. Wówczas, układając się do spoczynku, zasuwałem rygle u drzwi, padałem na kolana i płakałem. Był to mój pacierz wieczorny. Rzecz dziwna: ambicją moją było uchodzić za to, czym w gruncie nie byłem ani trochę. Chełpiłem się, iż żyję gorzej niż żyłem. I znajdowałem w tej fanfaronadzie dziwną przyjemność, zmieszaną ze smutkiem. Skoro w istocie robiłem to, co powiadałem, odczuwałem jedynie nudę. Ale kiedy zmyśliłem jakieś szaleństwo, na przykład dzieje jakiej hulanki lub opowieść o orgi, w której nie brałem udziału, zdawało mi się, że odczuwam w sercu jakieś zadowolenie. Nie wiem czemu. Najwięcej cierpiałem, kiedy w wesołej kompanii udawaliśmy się gdzieś w okolice Paryża, gdzie bywałem niegdyś z mą kochanką, zapadałem w jakieś odrętwienie. Szedłem sam na ubocze, spoglądając z goryczą bez granic na drzewa i krzaki. Kopałem je nogą, jak gdyby chcąc je skruszyć w pył. Wracałem potem, mamrocąc raz po raz przez zęby: Bóg mnie nienawidzi! Bóg mnie nienawidzi! Trwałem potem godziny całe bez ruchu. Ta złowroga myśl, że prawda to nagość, nawiedzała mnie bez ustanku. Świat, powiadałem sobie, nazywa swoje bielidło cnotą, różaniec religią, swój fałdzisty płaszcz obyczajnością. Honor i moralność to jego pokojówki. Spija w winie łzy ubogich duchem, którzy weń wierzą. Przechadza się ze spuszczonymi oczami, póki słońce jest na niebie. Idzie do kościoła, na bal, między ludzi. Skoro zaś zapadnie wieczór, rozwiązuje suknię i wówczas widzi się nagą bachantkę z koźlimi nogami. Ale tak mówiąc, dozwalałem wstrętu do samego siebie. Czułem bowiem, że jeśli pod ubraniem jest ciało, pod ciałem jest szkielet. Czy podobna, aby to było wszystko? Pytałem mimowoli. Następnie wracałem do miasta, spotykałem po drodze ładną dziewczynkę. Prowadzącą się z matką pod rękę, wiodłem za nią oczyma, wzdychając, i stawałem się z powrotem jak dziecko. Mimo, że utrzymywałem z przyjaciółmi codzienne stosunki i że ujęliśmy poniekąd w normę nasze wybryki, bywałem pomimo to i w świecie. Widok kobiet przyprawiał mnie zawsze o nieznośne wzruszenie. Nie byłem zdolny dotknąć ich ręki bez drżenia. Poprzysiągłem sobie, nie kochać już nigdy. Pewnego wieczora wszelako, wróciłem z balu z sercem tak chorym, iż uczułem, że to miłość. Posadzono mnie przy wieczerzy obok jednej kobiety, najbardziej uroczej i wykwintnej, jaką widziałem w życiu. Skoro zamknąłem oczy, ujrzałem przed sobą jej obraz. Przeraziłem się. Postanowiłem natychmiast nie spotykać jej już, unikać domów, gdzie wiedziałem, że bywa. Gorączka ta trwała dwa tygodnie, które spędziłem wciąż prawie leżąc na kanapie i przypominając sobie bez końca, mimo woli, każdy najdrobniejszy wyraz, jaki z nią wymieniłem. Nie ma miejsca pod słońcem, gdzieby się ludzie zajmowali bardziej drugimi niż w Paryżu. Rychło tedy znajomi moi, którzy by nie spotykali w towarzystwie Deżonego, orzekli, że jestem skończonym rozpustnikiem. Podziwiałem logikę świata. Tak samo jak uchodziłem za dudka i fryca w epoce zerwania z kochanką, tak samo obecnie ogłoszono mnie człowiekiem nieczułym i bez serca. Ba. Ludzie mówili mi wręcz, iż jasne jest, że nie kochałem nigdy tej kobiety, że traktuję oczywiście miłość jako zabawkę. Mówiono to w formie wielkiej pochwały. Najgorsze zaś jest, iż nadęty nędzną próżnością przejmowałem to z zachwytem. Ambicją moją było uchodzić za przeżytego wówczas, gdy byłem pełen pragnień i kiedy rozpalona wyobraźnia ponosiła mnie poza wszelkie granice. Mawiałem, iż kobiety są mi zupełnie niczym. Wyczerpywałem się w chimerach, które rzekomo przekładałem nad rzeczywistość. Słowem, jedyną mą przyjemnością było wynaturzenie. Wystarczyło, aby myśl jakaś była niezwykła. Aby się sprzeciwiła zdrowemu rozsądkowi, iżbym się natychmiast stał jej szermierzem. Choćby mi przyszło paradować najbardziej nagannymi uczuciami. Największą mą wadą było naśladowanie wszystkiego, co mnie uderzało nie pięknością, ale dziwactwem. Nie chcąc zaś przyznać się do naśladownictwa, rzucałem się w przesadę, aby się wydać oryginalnym. Nic mi nie było dobre, ani nawet znośne. Nic nie było warte trudu odwrócenia głowy. Mimo to, gdy się rozgrzałem w dyspucie, zdawałoby się, iż nie ma w języku francuskim dość napuszonych słów na pochwałę mego twierdzenia. Wystarczyło jednak stanąć po mojej stronie, aby zgasić cały ten zapał. Był to naturalny skutek mego życia. Tryb ten mierził mnie. Nie chciałem go wszelako zmienić. Similanty akfelan ferm, kenon potrowar posa insule fium. Macon Darwoltas skerm Dante. Podobnie i ja dręczyłem mą duszę, aby ją omamić, i brnąłem we wszystkie przywary, aby wyjść z samego siebie. Ale podczas, gdy próżność moja zabawiała się w ten sposób, serce cierpiało. Prawie stale był we mnie jeden człowiek, który się śmiał, a drugi, który płakał. Była to jakby nieustanna walka głowy z sercem. Właśnie drwiny sprawiały mi niekiedy dotkliwą przykrość. A najgłębsze zgryzoty pobudzały mnie do śmiechu. Pewien człowiek hełpił się raz, iż nieprzystępny jest zabobonnym lękom i nie boi się niczego. Przyjaciele włożyli mu do łóżka szkielet, następnie zaś zasadzili się w sąsiednim pokoju, aby podpatrzyć chwilę jego powrotu. Nie usłyszeli nic, ale nazajutrz rano, skoro weszli do pokoju, zastali go siedzącego na łóżku i bawiącego się kośćmi, postradał rozum. Było we mnie coś z tego człowieka, z tą różnicą, iż moje ulubione kostki należały do ukochanego szkieletu. Były to szczątki mej miłości. Wszystko, co z przeszłości we mnie zostało. Nie powiem wszelako, aby to szalone życie nie miało swoich dobrych chwil. Kompanii deżonego byli to młodzi ludzie, bardzo interesujący, w znacznej części artyści. Niekiedy pod pozorem orgi spędzaliśmy rozkoszne wieczory. Jeden z nich kochał się wówczas w pięknej śpiewaczce, która czarowała nas świeżym i melancholijnym głosem. Ileż razy zapamiętywaliśmy się, siedząc dokoła niej i słuchając, podczas gdy stół czekał nakryty, ileż razy któryś z nas w chwili, gdy otwierano butelki, trzymał w ręku tom lamartina i czytał wzruszonym głosem. Trzeba było widzieć wówczas, jak znikała wszelka inna myśl. Godziny uciekały tymczasem, i kiedy zasiadaliśmy do stołu, osobliwe zaiste były z nas hulaki. Nie mówiliśmy ani słowa, i mieliśmy łzy w oczach. Deżoné, zwłaszcza, zazwyczaj człowiek najbardziej zimny i suchy pod słońcem, był w te dni niesłychany. Można by rzec poeta w szale liryzmu. Ale po takich wylewach ogarniała go znowuż wściekła wesołość. Z chwilą, gdy wino go rozgrzało, Tłukł wszystko. Geniusz zniszczenia wyskakiwał mu z głowy w pełnym rynsztunku. Pamiętam, jak zupełnie już nieprzytomny, ciskał krzesłem w zamknięte okno, czyniąc piekielny hałas. Z ciekawością oddawałem się studiom nad tym dziwnym człowiekiem. Zdawał mi się wybitnym typem pewnej klasy ludzi, którzy muszą gdzieś istnieć, ale których nie znałem. Nie wiedziało się, patrząc na jego postępowanie, czy to rozpacz chorego. Czy kaprys zepsutego dziecka? W dnie świąteczne zwłaszcza zdradzał stan nerwowego podniecenia, w którym zachowywał się jak istny student. Można było skonać ze śmiechu, patrząc na zimną krew, z jaką spełniał swoje szaleństwa. Jednego dnia namówił mnie, abyśmy wyszli pieszo o zmierzchu, ustrojeni w dziwaczne kostiumy, w maskach z jakimiś instrumentami muzycznymi. Przechadzaliśmy się w ten sposób całą noc, poważnie, pośród najokropniejszego zgiełku. Spotkaliśmy dorożkarza, który spał, siedząc na koźle. Odprzęgliśmy konie, następnie, udając gości wracających z balu, zaczęliśmy nań wołać głośno. Woźnica zbudził się. Za pierwszym uderzeniem bata konie popędziły kłusem, zostawiając go w osłupieniu na koźle. Tegoż samego wieczora zaszliśmy na pola elizejskie. Dejonnais widząc przejeżdżającą inną dorożkę, zatrzymał ją zupełnie jak opryszek. Przestraszył woźnicę groźbami i zmusił go, aby zszedł z kozła i położył się brzuchem na ziemi. Był to koncept, który można było przypłacić życiem. Otworzył wszelako powóz. Ujrzeliśmy wewnątrz młodego człowieka i damę, zmartwiałych z przerażenia. Dejonnais szepnął mi, abym naśladował jego ruchy. Za czym otwarłszy oboje drzwiczek, zaczęliśmy wchodzić jednymi, a wychodzić drugimi. Tak iż w karecie nieszczęśliwa para wyobrażała sobie całą procesję bandytów. Sądzę iż ludzie, którzy głoszą, że świat daje doświadczenie, muszą być bardzo zdumieni, że im się wierzy. Świat to jedynie mnóstwo wirów i nie ma żadnej styczności między tymi wirami. Wszystko trzyma się gromadami jak stada ptaków. Nawet poszczególne dzielnice jednego miasta nie są podobne do siebie. Mieszkaniec Chusey-Danton tyleż się może nauczyć, co Marais w Lizbonie. Prawdą jedynie jest, iż od czasu jak świat istnieje, przez wiry te przewija się siedem osobistości, zawsze tych samych. Pierwsza nazywa się nadzieja. Druga, sumienie. Trzecia, opinia. Czwarta, zawiść. Piąta, smutek. Szósta, duma. Siódma zaś. Nazywa się człowiek. Byliśmy tedy, towarzysze moi i ja, niby stado ptaków i trzymaliśmy się razem do wiosny, to igrając, to lecąc. Ale, powieczytelnik, wśród tego życia, co za kobiety miałeś, nie widzę tu rozpusty ucieleśnionej. O istoty, które nosiłyście miano kobiet, przeszłyście jak sen przez życie, które samo było tylko snem, cóż o was powiem? Tam, gdzie nie było nigdy cienia nadziei, czy może być wspomnienie? Gdzież was mam szukać? Cóż jest w pamięci ludzkiej bardziej niemego, cóż bardziej zapomnianego od was? Skoro mam mówić o kobietach, wymienię dwie. Oto jedna. Pytam was, co ma czynić biedna szwaczka, młoda i ładna, mająca osiemnaście lat, a tym samym pragnienia. Na ladzie ma powieść, w której jest mowa tylko o miłości. Nie ma żadnego wykształcenia, żadnych pojęć moralnych. Wiecznie szyje przy oknie, pod którym wskutek zakazu policji nie przechodzą już procesje, ale pod którym krąży co wieczór tuzin patentowanych dziewczyn, uznanych przez tęż policję. Co ma czynić, powiedzcie, kiedy zmęczywszy ręce i oczy całodzienną pracą nad suknią albo kapeluszem, oprze się przez chwilę o okno z zapadnięciem wieczoru. Ta suknia, którą uszyła, kapelusz, który ubrała swymi biednymi i uczciwymi rękami, aby nakarmić rodzinę, stroją oto głowę i ciało publicznej dziewczyny. Trzydzieści razy w ciągu dnia najęty powóz zatrzymuje się u drzwi magazynu i wysiada zeń prostytutka, opatrzona numerem, jak ta dorożka, która ją nosi. Wchodzi z lekceważącą miną, mizdrzy się przed lustrem, przymierza, zdejmuje i wkłada po dziesięć razy to smutne i cierpliwe dzieło jej niedospanych nocy. Widzi, jak ta dziewczyna wyjmuje z kieszeni kilka sztuk złota. Ona, która ma jedną na tydzień. Ogląda ją od stóp do głów, mierzy oczyma jej strój, przeprowadza ją do powozu. A potem? Cóż chcecie? W ciemną noc, jednego wieczora, gdy nie ma roboty, kiedy matka jest chora, uchyla drzwi, wyciąga rękę i zaczepia przechodnia. Oto historia pewnej znanej mi dziewczyny. Umiała trochę grać na fortepianie, trochę rachować, trochę rysować, nawet trochę historii i gramatyki, wszystkiego po troszku. Ileż razy przyglądałem się z przejmującym współczuciem temu smutnemu szkicowi natury, okaleczonemu jeszcze przez społeczeństwo. Ileż razy śledziłem w tej głębokiej nocy blade i chwiejne błyski cierpiącej i poronionej iskierki, ileż razy siliłem się rozniecić kilka zgasłych węgielków pod tym biednym popiołem. Długie jej włosy były istotnie koloru popiołu. Nazywaliśmy ją Kopciuszkiem. Nie byłem dość bogaty, aby ją dać kształcić. Za moim wpływem zainteresował się nią dejeuner. Kazał ją ćwiczyć we wszystkich talentach, których posiadała zarodki. Ale niepodobna było uzyskać wyraźnych postępów. Skoro nauczyciel odszedł, zakładała ręce i siedziała tak przez całe godziny, wyglądając oknem. Cóż za dni, co za nędza. Zagroziłem jej raz, że jeżeli nie zechce pracować, zostawię ją bez pieniędzy. Wzięła się w milczeniu do roboty. Niebawem dowiedziałem się, że wychodzi po kryjomu. Dokąd? Buktowie. Zanim odeszła, prosiłem, aby mi wyhaftowała sakiewkę. Zachowałem długo tę smutną relikwię. Wisiała w moim pokoju jako jedna z najsmutniejszych pamiątek wszystkiego, co tu, na Ziemi, istnieje i gnije. A oto druga. Około dziesiątej wieczór, po zgiełkliwym i wyczerpującym dniu, udaliśmy się do Derżonego, który wyprzedził nas o kilka godzin, aby dopełnić przygotowań. Skorośmy przybyli, Orkiestra rżnęła już od ucha i salon był pełny. Większość kobiet stanowiły podrzędne aktorki. Wytłumaczono mi, dlaczego więcej są warte od innych, bo wszyscy dobijają się o nie. Natychmiast rzuciłem się w wir walca. Zawsze przepadałem za tym rozkosznym w istocie tańcem. Nie znam nic szlachetniejszego, nic godniejszego pięknej kobiety i młodego chłopca. W porównaniu do walca wszystkie tańce są jedynie dłą gimnastyką lub też pozorem do najbardziej czczych rozmówek. Wszak to jest poniekąd prawdziwe posiadanie kobiety. Trzymać ją pół godziny w ramionach, unosić ją drżącą mimo woli i nie bez przyczyny w ten sposób, iż trudno określić, czy się ją ochrania, czy się ją gwałci. Niektóre poddają się wówczas z tak rozkosznym zawstydzeniem, z tak słodką i czystą ufnością, iż sami nie wiemy, czy to, czego się doświadcza przy nich, jest pragnieniem, czy lękiem, i czy przyciskając je do serca, chciałoby się zemdleć lub złamać je jak truciznę. Niemcy, gdzie wynaleziono ten taniec, są z pewnością krajem miłości. Trzymałem w ramionach wspaniałą tancerkę włoskiego teatru przybyłą do Paryża na karnawał. Była w stroju bachantki, w sukni ze skóry pantery. Nigdy nie widziałem nic równie lubieżnego jak ta istota. Była wysoka i szczupła. Walcując z nadzwyczajną chyżością, robiła wrażenie, że się wlecze. Patrząc na nią, rzekłoby się, że musi ciężyć tancerzowi. Tymczasem nie czuło się jej. Biegła niby czarem. Miała na piersiach olbrzymi bukiet, którego zapach upajał mnie mimo mej woli. Z najlżejszym drgnieniem ramienia czułem ją, jak gniesie niby liany Indiów. Tak słodko i sympatycznie miękka, iż spowijała mnie niby zasłoną pachnącego jedwabiu. Za każdym obrotem słychać było leciuchny szelest naszyjnika o metalowy pasek. Poruszała się tak bosko, iż zdawało mi się, że widzę piękną gwiazdę. A to wszystko z uśmiechem wróżki gotowej ulecieć. Czuła i rozkoszna melodia walca zdawała się wypływać z jej warg, podczas gdy głowa, obciążona lasem czarnych włosów splecionych w warkocze, chyliła się w tył, jakby szyja za słaba była, aby ją udźwignąć. Skoro walc się skończył, rzuciłem się w buduarze na krzesło. Serce mi biło, byłem nieprzytomny. O Boże! wykrzyknąłem. Jak to możliwe! O potworze wspaniały, o cudny płazie, jak ty się oplatasz, jak falujesz, słodka żmijo o gipkiej i centkowanej skórze, jak krewniak twój wąż nauczył cię owijać się dokoła drzewa życia z jabłkiem w ustach. O meluzyno, o meluzyno, serca męskie należą do Ciebie. Wiesz dobrze o tym czarodziejko, mimo tej miękkiej ondlałości, która wygląda, jakby się jej o tym nie śniło. Wiesz dobrze, że gubisz. Wiesz dobrze, że topisz. Wiesz dobrze, że będzie cierpiał, kto Cię dotknie. Wiesz dobrze, że umiera się od Twoich uśmiechów, od woni Twoich kwiatów, od muśnięcia Twego czaru. Oto dlaczego się poddajesz tak miękko. Oto, dlaczego Twój uśmiech jest tak słodki, kwiaty tak świeże. Oto, dlaczego wspierasz tak łagodne Twoje ramię na naszym ramieniu. O Boże, o Boże, czegóż ty więc chcesz od nas? Profesor Hale rzekł straszne słowo. Kobieta jest nerwową częścią ludzkości, mężczyzna jej częścią mięśniową. Sam Humboldt, ów poważny mędrzec, powiedział, że dokoła nerwów ludzkich istnieje niewidzialna atmosfera. Nie mówię o marzycielach, którzy idą za okrężnym lotem nietoperzy spalan za niego. I myślą, że znaleźli szósty zmysł w naturze. Tajemnice tej natury, która nas stwarza, drwi z nas i nas zabija, takiej jak jest, dość są straszliwe, potęgi jej dość głębokie, aby było jeszcze potrzeba zagęszczać otaczające nas ciemności. Ale któryż człowiek może sądzić, że żył, jeśli przeczy potędze kobiet, jeśli nigdy nie drżały mu ręce, w których trzymał kibić pięknej tancerki? Jeśli nigdy nie odczuł tego nieujętego czegoś, tego drażniącego magnetyzmu, który w pełni balu, wśród zgiełku instrumentów, wśród upału, od którego bledną świeczniki, wydziela się z młodej kobiety, elektryzuje ją samą i unosi się dokoła niej niby zapach aloesu nad kadzielnicą kołyszącą się na wietrze. Trwałem w głębokim zdumieniu. Że podobne upojenie istnieje, kiedy się kocha, wiedziałem, Wiedziałem, co to jest ta aureola, którą promieniuje ukochana. Ale żeby można wzniecać takie bicie serca, wywoływać podobne wizje jedynie swą pięknością, kwiatami i centkowaną skórą dzikiego zwierzęcia, pewnymi ruchami, pewnym sposobem obracania się w kółko wyuczonym od jakiegoś pajaca, zarysem pięknego ramienia, i to bez słowa, bez myśli, nie racząc zdradzić, iż się wie o tym, Czymże był tedy chaos, jeśli to jest dzieło siedmiu dni? To, co odczuwałem, to nie była wszelako miłość. Nie mogę rzec inaczej, tylko że było to pragnienie w tym znaczeniu, jakby mi się chciało pić. Po raz pierwszy w życiu czułem, jak w mej istocie drga struna obca memu sercu. Na widok tego pięknego zwierzęcia zaryczało drugie zwierzę w moich trzewiach. Czułem dobrze, że nie powiedziałbym tej kobiecie, że ją kocham ani że mi się podoba, ani nawet, że jest ładna. Nie było na moich ustach nic, prócz ochoty ucałowania jej ust, powiedzenia jej opleć mnie tymi niedbałymi ramionami, oprzyj o mnie tę pochyloną głowę, przylgni do moich ust tym słodkim uśmiechem. Moje ciało kochało jej ciało. Byłem zamroczony jej pięknością, niby winem. Dejone, przechodząc, zapytał, co mi jest. Kto jest ta kobieta? Spytałem. Odparł. Co za kobieta? O kim mówisz? Wziąłem go po ramię i zawiodłem do sali. Włoszka dostrzegła nas z daleka. Uśmiechnęła się. Uczyniłem krok wstecz. A, a, rzekł Dejeanet. Tańczyłeś z Marko. Któż to jest ta Marko? spytałem. Ot ta szelmeczka, która się tam śmieje. Podoba ci się? Nie, odparłem. Przetańczyłem z nią walca i chciałem wiedzieć jej imię. Zresztą nie widzę w niej nic osobliwego. Mówiłem tak przez wstyd, ale zaledwie de żonę odszedł, pobiegłem za nim. — Bardzoś nagły — rzekł, śmiejąc się. — Marko to nie jest zwyczajna dziewczyna. Żyje z nią, prawie po małżeńsku, pan de... ambasador w Mediolanie. Jeden z jego przyjaciół przyprowadził ją do mnie. — Ale — dodał — licz na mnie. Przemówię z nią. — Nie damy ci zginąć. Chyba, że nie będzie innej rady. Może się da uzyskać, aby została na wieczerzy. Z tym odszedł. Nie umiałbym wyrazić niepokoju, jaki uczułem, widząc, iż zbliża się ku niej. Ale nie mogłem podsunąć się do nich. Zginęli w tłumie. Więc to prawda mówiłem sobie. Do tego doszedłem? Jak to? W jednej chwili? O Boże, czyżby to była istota, którą mam pokochać? Ale ostatecznie myślałem, to tylko zmysły. Serce nie ma w tym żadnego udziału. W ten sposób siliłem się uspokoić. W chwilę później Dejeané uderzył mnie po ramieniu. Za chwilę wieczerza, rzekł, poprowadzisz Marko. Wie, że ci się podobała i tak już ułożone. Słuchaj, rzekłem, nie wiem, co się ze mną dzieje. Mam uczucie, że jestem wulkanem kuternogą który z zadymioną brodą w kuźni swej okrywa wenus pocałunkami, wpija oszalałe oczy w jędrną skórę swej ofiary, skupia się w widoku tej kobiety, swego jedynego skarbu, sili się na śmiech radości, udaje, że drży ze szczęścia, równocześnie zaś pamięta o ojcu swym Jowiszu, siedzącym na wysokości niebios. Dejone popatrzył na mnie bez odpowiedzi, ujął mnie za ramię i pociągnął z sobą. Zmęczony jestem, rzekł. Smutny jestem. Ten zgiełk mnie zabija. Chodźmy wieczerzać. To nas skrzepi. Kolacja była wspaniała, ale ja się tylko przyglądałem. Nie mogłem tknąć niczego. Wargi miałem jak zastygłe. Co panu? Pytała Marko. Ale ja siedziałem jak posąg i przyglądałem się jej od stóp do głów w niemym zdumieniu. Zaczęła się śmiać dejonnais który przyglądał się nam z daleka także stał przed nią wielki kryształowy puchar, który odbijał tysiącem lśniących powierzchni blask świeczników i mienił się jak pryzmat siedmioma kolorami tęczy wyciągnęła niedbale ramię i napełniła go po brzegi złocistym cypryjskim winem tym słodkim winem wschodu które zdało mi się tak gorzkie na opustoszałem wybrzeżu na lido masz rzekła podając mi pervoi bambino mio dla ciebie i dla mnie, odparłem, podając jej z kolei puchar. Umoczyła usta i wychyliłem go ze smutkiem, który zdawała się czytać w mych oczach. Niedobre? Rzekła. Nie, odparłem. Czy pana głowa boli? Nie. Czy pan zmęczony? Nie. Aha, zatem miłość. Podczas gdy tak mówiła w swoim narzeczu, oczy jej spoważniały. Wiedziałem, że jest z Neapolu i że mimo woli kiedy mówiła o miłości, Włochy tętniły w jej sercu. Szaleństwo rosło. Trunek uderzał do głowy, trącano się szklankami. Już na najbledsze lica występowała ta lekka purpura, jaką wino ubarwia twarze, jakby broniąc przystępu rumieńcowi wstydu. Zmieszany gwar, podobny przypływowi morza, szemrał jakby falą. Tu i ówdzie spojrzenia rozpromieniały się, po czym nagle martwiały i zapadały w tempotę. Jakiś wiatr popychał wszystkie te mętne pijaństwa ku sobie. Kobieta jakaś podniosła się niby na morzu jeszcze spokojnym pierwsza fala, która czuje burzę i wzdyma się, aby ją oznajmić. Ręką nakazała milczenie. Wypróżniła duszkiem szklankę. Od szybkiego ruchu rozplotły się jej włosy. Złocisty płaszcz spłynął jej na ramiona. Otworzyła usta, aby zaintonować bachancką piosenkę. Oczy miała na wpół zamknięte. Oddychała z wysiłkiem. Parę razy chrapliwy dźwięk wyszedł z jej zdławionych piersi. Śmiertelna bladość okryła ją nagle. Opadła z powrotem na krzesło. Wówczas rozpoczął się zgiełk, który aż do końca wieczerzy, godzinę przeszło, nie ustał ani na chwilę. Niepodobna było nic rozróżnić. Ani śmiechów, ani śpiewu. Ani nawet krzyków. Cóż ty na to? spytał Dejone. Nic, odparłem. Zatykam uszy i patrzę. Pośród tej bachanalii piękna Marko siedziała niema, nie pijąc, wsparta spokojnie na swym nagim ramieniu, pogrążona w leniwej zadumie. Nie wydawała się zdziwiona, ani wzruszona. Czy nie chce pani iść w nasze ślady? spytałem. Ofiarowałaś mi przed chwilą cypryjskiego wina. Czy nie chcesz i sama skosztować? Mówiąc to, napełniłem po brzeg duży kieliszek. Podniosła go wolno, wypiła duszkiem, następnie postawiła na stole i znowu stała się jakby nieobecna. Im bardziej przyglądałem się tej Marko, tym bardziej zdała mi się dziwną. Nic nie bawiło jej, ale nic też nie nudziło. Równie trudne zdawało się pogniewać ją, co zrobić jej przyjemność. Robiła to, o co się ją prosiło, ale nic z własnego popędu. Wyobraziłem sobie geniusza wiekuistego spoczynku i myślałem, że gdyby ten blady posąg nabrał somnambulicznej zdolności ruchu, byłby podobny do marko. Czy jesteś dobra czy zła, mówiłem? Smutna, czy wesoła? Czy kocha cię kto? Czy chcesz, aby cię kochano? Czy lubisz pieniądze, rozkosz, mów, konie, wieś, bale, czym żyjesz? O czym marzysz? I na wszystkie te pytania, ten sam uśmiech, uśmiech bez radości i bez smutku, który mówił Cóż mi to i nic więcej. Zbliżyłem usta do jej ust. Dała mi pocałunek roztargniony i niedbały jak ona sama, następnie podniosła chusteczkę do ust. Marko, rzekłem, biada temu, kto by cię pokochał. Opuściła na mnie czarne oczy, następnie zwróciła je do nieba. I podnosząc palec owym gestem włoszki, niepodobnym do naśladowania, rzekła łagodnie wielkie kobiece słowo swej ojczyzny. Forse. Podano deser. Wielu biesiadników wstało. Jedni palili, drudzy siedli do gry. Część została przy stole. Kobiety tańczyły, inne drzemały. Wróciła orkiestra, założono nowe świece. Przypomniała mi się uczta Petroniusza, lampy gasnące, dokoła uśpionych panów. Podczas gdy niewolnicy wchodzą na palcach i kradną srebra. Wśród tego piosenki szły swoim trybom. Trzej Anglicy z typu owych martwych postaci, dla których kontynent jest szpitalem, zawodzili na przekór wszystkim najbardziej posępną balladę, jaka wyłoniła się kiedykolwiek z ich moczarów. Chodź rzekłem do Marko. Jedźmy. Wstała i ujęła mnie pod ramię. Do jutra krzyknął za mną dejeuner i wyszliśmy z sali. Kiedyśmy się zbliżali do mieszkania Marko, serce biło mi gwałtownie. Nie mogłem mówić. Nie miałem pojęcia o podobnej kobiecie. Nie doświadczała ani pragnienia, ani wstrętu. Nie wiedziałem co myśleć, widząc, jak ręka moja drży obok tej martwej istoty. Pokój jej był, jak ona, pełen mroku i rozkoszy. Alabastrowa lampa oświecała go mdłym blaskiem. Fotele, sofa były wygodne jak łóżko. Sądzę, że wszystko tam było z puchu i jedwabiu. Na wstępie uderzył mnie silny zapach pastylek tureckich, nie tych, które u nas sprzedaje się po ulicach, ale owych konstantynopolitańskich, które są najbardziej drażniącym i niebezpiecznym narkotykiem. Weszła pokojówka. Marko udała się z nią do alkowy, nie mówiąc do mnie ani słowa, i za kilka chwil ujrzałem ją wyciągniętą, wspartą na łokciu. Wciąż w owej niedbałej pozie, jaką miała zazwyczaj. Stałem i patrzyłem na nią. Szczególna rzecz: im więcej ją podziwiałem, im zdawała mi się piękniejsza, tym bardziej gasły pragnienia, jakie we mnie budziła. Nie wiem, czy to było magnetyczne oddziaływanie, ale milczenie jej i martwota udzielały mi się. Zrobiłem jak ona. Wyciągnąłem się na sofie na wprost alkowy i zimno śmierci zstąpiło mi w duszę. Pulsowanie krwi w tętnicach to osobliwy zegar, którego tykanie czuje się jedynie w nocy. Tracąc z oczu zewnętrzne przedmioty, człowiek skupia się w sobie. Słyszy własne życie. Mimo zmęczenia i smutku, nie mogłem zamknąć powiek. Marko utkwiła oczy we mnie. Patrzyliśmy na siebie w milczeniu i zwolna, jeżeli można się tak wyrazić. Co ty tam robisz? rzekła wreszcie. Nie przyjdziesz bliżej? Owszem, odparłem, jesteś bardzo piękna. Usłyszałem słabe westchnienie, podobne do skargi. Jedna ze strun harfy odstroiła się. Zwróciłem głowę i ujrzałem, iż blady świt jutrzenki barwi okna. Wstałem i odsunąłem firanki. "Żywy blask wniknął do pokoju zbliżyłem się do okna i zatrzymałem się kilka chwil niebo było czyste słońce bez chmur przyjdziesz wreszcie powtórzyła Marko dałem znak aby czekała jeszcze mieszkanie Marko znajdowało się w dzielnicy dość odległej być może miała gdzieś i inne dawała bowiem niekiedy przyjęcia bywali u niej przyjaciele jej kochanka." To też pokój, w którym znajdowaliśmy się w tej chwili, był z pewnością jedynie rodzajem garsoniery. Wychodził na Luksemburg. Ogród rozciągał się w dali przed mymi oczyma. Niby korek, który zanurzony w wodzie drganie spokojnie pod obejmującą go ręką i wyślizguje się między palcami, aby wypłynąć na powierzchnię, tak we mnie poruszało się coś, czego nie mogłem pokonać ani usunąć. Na widok alei Luksemburgu zadrgało mi serce. Wszelka inna myśl zgasła. Ileż razy wymknąwszy się poza szkołę, wyciągałem się w cieniu na tych wzgórkach z dobrą książką, pełen jakiejś szalonej poezji. Niestety bowiem takie tylko wybryki znało moje dzieciństwo. Na ogołoconych drzewach, na pożółkłych trawnikach odnajdywałem wszystkie te wspomnienia. Tu, mając dziesięć lat, Przechadzałem się z bratem i nauczycielem domowym, rzucając chleb biednym, zziębniętym ptaszynom. Tam, siedząc w kąciku, patrzałem godziny całe na dziewczynki tańczące wesoło. Słuchałem, jak moje naiwne serce bije w takt refrenu ich dziecinnych piosneczek. Tam, wracając z kolegium, przeszedłem tysiąc razy tę samą aleję zatopione w jakimś wierszu wergilego, podbijając nogą kamyczek. O moje dziecięctwo, Tyżeś to, wykrzyknąłem. O Boże, ty żeś to tutaj, obróciłem się. Marko usnęła, lampa zgasła. Światło dzienne przeobraziło cały wygląd pokoju. Obicia, które wydawały mi się lazurowo-niebieskie, miały odcień zielonkawy i spłowiały. Marko, piękna statua wyciągnięta w alkowie, była sina jak trup. Zadrżałem mimowoli, spojrzałem w alkowę, Potem na ogród. Głowa moja, wyczerpana, zaczęła mi ciężyć. Postąpiłem kilka kroków i usiadłem przed otwartym sekretarzykiem koło drugiego okna. Oparłem się oń, patrzyłem machinalnie na list zostawiony na wierzchu. Zawierał tylko kilka słów. Odczytałem je kilka razy bezmyślnie, aż wreszcie stopniowo pojąłem ich znaczenie. Uderzyło mnie ono nagle, mimo iż niepodobna mi było zrozumieć wszystkiego. Wziąłem list i przeczytałem te słowa skreślone lichą ortografią. Umarła wczoraj o jedenastej wieczór. Czuła, że słabnie. Przywołała mnie i rzekła: Ludwisiu, idę za moją koleżanką. Idź do szafy i zdejm prześcieradło, które wisi na gwoździu. To od pary z tamtym. Przypadłam z płaczem do jej kolan, ale ona wyciągnęła rękę, wołając: Nie płacz, nie płacz, i wydała takie westchnienie. Reszta była podarta. Nie umiem oddać wrażenia, jakie wywarł na mnie ten posępny urywek. Odwróciłem papier i ujrzałem adres Marko wczorajszej daty. Umarła? Kto umarł? Wykrzyknąłem mimo woli, idąc ku Alkowie. Umarła? Kto taki? Kto taki? Marko otworzyła oczy. Ujrzała mnie siedzącego na łóżku z listem w dłoni. Moja matka, rzekła, umarła. Nie przyjdziesz? To mówiąc, wyciągnęła rękę. Cicho, rzekłem, śpi, zostaw mnie tu. Odwróciła się i zasnęła. Patrzałem na nią jakiś czas, aż wreszcie upewniwszy się, że nie słyszy, oddaliłem się i wyszedłem po cichu. Rozdział piąty. Jednego dnia siedziałem w towarzystwie drżonego przy kominku. Okno było otwarte. Był to jeden z pierwszych dni marca, owych zwiastunów wiosny. Było po deszczu, łagodny zapach wionął od ogrodu. Co zrobimy, przyjacielu, rzekłem, kiedy przyjdzie wiosna? Czuję chętkę do podróży. Będę robił, odparł Dejone, to, co robiłem w zeszłym roku. Skoro przyjdzie pora, pojadę na wieś. Jak to? odparłem. Co roku zatem robisz jedno i to samo? Rozpoczniesz wtedy na nowo życie z ubiegłego roku? A cóż mam robić? Odparł. Słusznie, wykrzyknąłem, zrywając się. Tak. Cóż mam robić? Dobrze powiedziałeś. Och, Dejonne, jak mnie to wszystko męczy. Czy ciebie nigdy nie znużyło życie, jakie prowadzisz? Nie, odparł. Stałem przed ryciną przedstawiającą Magdalenę na pustyni. Mimo woli złożyłem ręce. Cóż ty robisz? Spytał Dejonne. Gdybym był malarzem, odparłem i chciał wymalować melancholię, nie przedstawiłbym młodej, zadumanej dziewczyny z książką w ręku. — Co ciebie dziś napadło? — rzekł, śmiejąc się. — Nie, doprawdy, ciągnąłem. Ta płacząca Magdalena ma czoło wezbrane nadzieją. Ta blada i chorowita ręka, na której wspiera głowę, jeszcze nasycona jest wonnościami, jakie wylała na stopy Chrystusa. Czy nie widzisz na tej pustyni całego tłumu myśli, które się modlą? To nie jest melancholia. To kobieta, która czyta odparł suchym głosem. I szczęśliwa kobieta, rzekłem. I szczęśliwą książkę. Dejoné zrozumiał. Ujrzał, iż owłada mną głęboki smutek. Spytał, czy mam jaką przykrość. Wahałem się z odpowiedzią. Czułem, jak mi się serce łamie. Mój drogi Oktawie, rzekł. Jeżeli masz jaki powód do zgryzoty, nie wahaj mi się go powierzyć. Mów otwarcie, a znajdziesz we mnie przyjaciela. Wiem odparłem ja mam przyjaciela, ale moja zgryzota nie ma przyjaciela. Nalegał abym się wytłumaczył. I na cóż się to zda, rzekłem, skoro ty nic nie poradzisz, ani ja też nie? Czy chodzi ci o dno mego serca, czy o byle słowo i zdawkową wymówkę? Bądź szczery, rzekł. Zatem odparłem, zatem przyjacielu, udzieliłeś mi swego czasu rady. Proszę cię tedy, abyś mnie wysłuchał, jak ja cię wysłuchałem wówczas. Pytasz, co mam na sercu? Powiem ci. Weź pierwszego z brzegu człowieka i powiedz mu: Widzisz tu ludzi, którzy trawią życie na pijatyce, konnej jeździe, zabawie, grze, na wszystkich uciechach. Żadna zapora ich nie wstrzyma. Prawem jest dla nich zachcenie. Kobiet mają w brud. Zwyczajnie, bogacze. Innych trosk ani śladu. Każdy dzień jest dla nich świętem. Jak myślisz? O ile ten człowiek nie jest Pobożnym ascetą odpowie ci, że to od słabość ludzka, o ile nie powie po prostu, że to najwyższe szczęście, jakie sobie można wyobrazić. Daj mu tedy skosztować tego życia. Posadź go do stołu z kobietą przy boku, z kieliszkiem w ręku, nasyp mu co rano garść złota do kieszeni, a potem powiedz: Oto twoje życie. Podczas gdy będziesz zasypiał przy boku kochanki, koniki będą parskać w stajni. Podczas gdy będziesz harcował na koniu, po wysypanej piaskiem alei, wino będzie trawiło się w piwnicy. Podczas gdy będziesz w nocy pił i hulał, bankierzy będą pomnażali twój dobytek. Wystarczy ci pragnąć, pragnienie twoje jest rzeczywistością. Jesteś najszczęśliwszym z ludzi, ale bacz, że jednego dnia wypijesz ponad miarę i nie odnajdziesz w sobie zwyczajnej jurności. Oto wielkie nieszczęście. Po każdej bowiem klęsce można się pocieszyć, wyjąwszy tę. Pewnej nocy będziesz galopował po lesie z wesołymi kompanami. Koń potknie się, wpadniesz w dół, pełen błota i oto grozi ci, że towarzysze zamroczeni winem, pośród radosnych fanfar, nie usłyszą twoich rozpaczliwych krzyków. Uważaj, aby nie przejechali, nie zauważywszy cię. Aby zgiełk ich wesela nie przepadł w lesie, podczas gdy ty będziesz się wlukuł w ciemności z połamanymi członkami. Jednego wieczora zgrasz się, bywają takie złe dni. Kiedy wrócisz do domu i usiądziesz w podle kominka, strzesz się bić w czoło, dawać upust łzom żalu wilżącym twoje powieki. Wodzić z goryczą oczami szukając przyjaciela. Strzeż się zwłaszcza pomyśleć nagle w samotności o tych, którzy gdzieś pod słomianą strzechą żyją w spokojnym stadle i zasypiają, trzymając się za rękę. Naprzeciwko ciebie bowiem, na twym wspaniałym łożu, będzie siedziała jako jedyna powiernica, blada istota będąca kochanką twoich talarów. Nachylisz się nad nią, aby ulżyć swej zdławionej piersi. Ona zaś pomyśli, że jesteś bardzo smutny. I że musiałeś zgrać się porządnie. Łzy w twoich oczach zatroskają ją bardzo. Są bowiem zdolne pozbawić ją nowej sukni i ściągnąć jej pierścienie z palców. Nie mów jej, do kogo zgrałeś się dziś wieczór. Mogłaby go łatwo spotkać jutro i zacząć się wdzięczyć do twojej ruiny. Oto słabość ludzka. Czy jesteś do niej zdolny? Czy jesteś człowiekiem? Strzeż się przesytu. To też nieuleczalna choroba. Nieboszczyk wart jest więcej niż żywy, zmierzony do życia. Czy masz serce? Strzesz się miłości. To dla rozpustnika więcej niż choroba, to śmieszność. Rozpustnicy płacą swoje kochanki, a kobieta przedajna ma prawo gardzić tylko jednym człowiekiem tym, który ją kocha. Czy masz namiętności? Uważaj na swą twarz. To wstyd dla żołnierza odrzucać zbroję, a dla rozpustnika zdradzać, iż zależy mu na czymkolwiek. Chlubą jego jest dotykać wszystkiego rękami z marmuru pomazanymi oliwą, po których wszystko powinno się ześlizgiwać. Jesteś zapalny? Jeżeli chcesz żyć, naucz się zabijać. Wino wiedzie niekiedy do zwady. Masz sumienie? Bacz na swój sen. Rozpustnik, który kaja się zbyt późno, jest jak okręt, który nabrnie wodą. Nie może ani wrócić do brzegu, ani dalej płynąć. Daremnie popychają go wiatry. Ocean ciągnie go, okręca się tedy kilka razy i znika. Jeśli masz ciało, lękaj się cierpienia. Jeśli masz duszę, lękaj się rozpaczy. O nieszczęśliwy, strzeż się ludzi. Dopóki będziesz szedł drogą, po której stąpasz, będzie ci się zdawało, iż widzisz olbrzymią równinę, gdzie ukwieconą girlandą rozwija się korowód tancerzy, trzymających się za ręce niby ogniwa łańcucha, ale to jedynie zwodny cud. Ci, którzy patrzą pod stopy, wiedzą, że tańczą na nitce jedwabiu rozpiętej nad otchłanią i że otchłań chłonie w milczeniu wiele spadających ciał bez jednej zmarszczki na powierzchni. Niech ci się noga nie powinie. Sama natura czuje, jak umykają się przed tobą jej boskie wnętrzności. Drzewa i trzciny nie poznają cię już. Zgwałciłeś prawa swej matki. Nie jesteś już bratem maluczkich. Ptaszyny polne milkną na twój widok. Jesteś sam. Myśl o Bogu. Jesteś sam w Jego obliczu. Stoisz przed Nim niby zimny posąg na piedestale swej woli. Niebieskie deszcze nie orzeźwiają cię już, ale podmywają cię, drążą. Wiatr, który wieje mimo, nie daje ci już pocałunku życia, świętego współistnienia ze wszystkim, co oddycha. Chwieje tobą, potrząsa tobą. Każda kobieta, którą tulisz w ramiona, bierze iskrę Twej siły, nie oddając ci w zamian swojej. Szpik twój kradną majaki. Tam, gdzie padnie kropla Twego potu, kiełkują owe posępne rośliny, które wschodzą na cmentarzach. Umieraj. Jesteś wrogiem wszystkiego, co kocha. Załam się pod brzemieniem samotności. Nie czekaj, aż się zestarzejesz. Nie zostawiaj po sobie dziecka. Nie utrwalaj skażonej krwi. Rozwij się. Jak dym, nie odbieraj kiełkującemu ziarnu ani jednego promyka słońca. Domawiając tych słów, padłem na fotel. W strumień łez puścił mi się z oczu. Ach, dejoner, wykrzyknąłem, szlochając, nie to mi mówiłeś. Czyż nie widziałeś tego? A jeśli widziałeś, czemuś mi nie powiedział? Ale dejoner siedział sam ze złożonymi rękami. Blady był jak giezło. Długa łza spływała mu po licu. Nastała chwila milczenia. Zegar zaczął bić. Nagle przypomniałem sobie, iż ściśle rok temu o tej samej godzinie odkryłem, że kochanka mnie zdradza. Słyszysz ten zegar? wykrzyknąłem. Słyszysz? Nie wiem, co wydzwania w tej chwili, ale to jakaś straszliwa godzina, która zaważy w moim życiu. Tak mówiłem w uniesieniu, niezdolny rozróżnić, co się dzieje we mnie. Równocześnie wbiegł do pokoju służący. Ujął mnie za rękę, odciągnął na bok i rzekł po cichu: Panie, przychodzę oznajmić, że Ojciec Pański umiera, miał atak apopleksji i lekarze nie mają nadziei. Część trzecia. Rozdział pierwszy. Ojciec mieszkał na wsi, dość daleko od Paryża. Skoro przybyłem, spotkałem w drzwiach lekarza, który rzekł: Spóźnił się pan. Ojciec pragnął pana widzieć ostatni raz. Wszedłem i ujrzałem ciało. Proszę, rzekłem do lekarza, każ pan, aby wszyscy wyszli i aby mnie zostawiono samego. Ojciec miał mi coś do powiedzenia i powie mi. Służba oddaliła się. Wówczas zbliżyliśmy się do łóżka. Podniosłem łagodnie całun. Ale zaledwie ujrzałem ojca, rzuciłem się, aby go uściskać. I straciłem przytomność. Kiedy przyszedłem do siebie, usłyszałem jak ktoś mówił: Jeśli zażąda, odmówcie, pod jakim bądź pozorem. Zrozumiałem, iż chciano mnie oddalić od mar. Udałem, że nie słyszę. Widząc, że jestem spokojny, zostawiono mnie. Zaczekałem, aż wszyscy ułożą się do snu. I wziąwszy świecznik, udałem się do pokoju ojca. Zastałem tam młodego księdza, który sam siedział przy łóżku księże rzekłem wydzierać sierocie ostatnią noc przy łożu ojca to śmiałe przedsięwzięcie nie wiem kto mógł je panu zlecić niech ksiądz zostanie w przyległym pokoju biorę wszystko na siebie ksiądz wyszedł jedyny świecznik stojący na stole oświecał łóżko usiadłem na miejscu duchownego i odsłoniłem jeszcze raz twarz której nigdy już nie miałem oglądać co chciałeś mi rzec ojcze spytałem Jaka była twoja ostatnia myśl, kiedyś szukał oczyma swego dziecka? Ojciec pisywał dziennik, gdzie miał zwyczaj notować dzień po dniu wszystko, co robił. Dziennik ten leżał na stole. Zbliżyłem się doń i ukląkłem. Na otwartej stronie widniały tylko te słowa: Bądź zdrów, synu, kocham cię i umieram. Nie wylałem ani jednej łzy. Żaden szloch nie wyszedł z moich warg. Gardło mi się ścisnęło, usta były jak zapieczętowane. Patrzałem na ojca bez ruchu. Znał moje życie. Wybryki moje nie jeden raz dały mu przyczynę do skargi lub nagany. Za każdym widzeniem mówił mi o przyszłości, o młodości mej i szaleństwach. Rady jego ocaliły mnie nieraz w krytycznej chwili, a miały wielką moc, ponieważ życie jego było od początku do końca wzorem cnoty, spokoju i dobroci. Domyślałem się, iż przed śmiercią pragnął mnie widzieć, aby spróbować jeszcze raz odwrócić mnie od drogi, na jaką zabrnąłem. Ale zgon przyszedł zbyt szybko. Uczuł nagle, iż ma zaledwie czas na powiedzenie jednego słowa, i powiedział, że mnie kocha. Rozdział drugi. Skromna drewniana krata okalała grób ojca. W myśl jego stanowczej i od dawna wyrażonej woli pochowano go na wiejskim cmentarzu. Bywałem tam codziennie, spędzałem po kilka godzin na ławeczce wewnątrz grobowca. Poza tym żyłem samotnie w tym samym domu, gdzie ojciec umarł. Miałem przy sobie tylko jednego służącego. Mimo wszystkich mąk, jakie niosą ze sobą namiętności, nie można porównywać utrapień życia z grozą śmierci. Pierwsza rzecz, jaką uczułem, siadając przy łóżku ojca, było to, że jestem dzieckiem, które nic nie wie i nic nie zna. Mogę rzec nawet, iż serce moje odczuło jego śmierć jako ból fizyczny. Uginałem się niekiedy, wyłamując ręce, niby zbudzony ze snu Terminator. Przez pierwsze miesiące pobytu na wsi nie pozostało mi w głowie myśleć ani o przeszłości, ani o przyszłości. Nie miałem uczucia, abym to ja żył dotąd. To, czego doświadczałem, to nie była rozpacz. Nie było to w niczym podobne do wściekłych bólów, jakie przeszedłem. Była to tylko jakaś ondlałość, jakieś powszechne znużenie i obojętność, ale połączone z trawiącą mnie wewnętrznie ostrą goryczą. Trzymałem cały dzień książkę w ręku, ale czytałem niewiele, lub, aby rzec lepiej, nic. Sam nie wiem nad czym dumałem. Nie miałem w głowie żadnej myśli. Wszystko we mnie było milczeniem. Otrzymałem cios tak gwałtowny, a zarazem tak trwały, iż stałem się jak gdyby zupełnie bierną istotą. Nic nie odzywało się we mnie. Służący mój, nazwiskiem Larif, bardzo był przywiązany do ojca. Był to może po samym ojcu najlepszy człowiek, jakiego kiedy znałem. Był tego samego wzrostu i donaszał ubrania ojca, nie miał bowiem liberii. Był prawie w tym samym wieku, to znaczy, iż włosy zaczynały mu się bielić. Nie rozstając się z ojcem dwadzieścia lat, nabrał coś z jego obejścia. Podczas gdy ja przechadzałem się w pokoju po obiedzie, słyszałem, jak on robi to samo w przedpokoju. Mimo, iż drzwi były otwarte, nie wchodził nigdy i nie mówiliśmy do siebie ani słowa. Ale od czasu do czasu spoglądaliśmy na siebie płacząc. W ten sposób mijały wieczory. I słońce od dawna się schowało, zanim mi przyszło na myśl zażądać światła lub też jemu przynieść mi je. Wszystko zostało w domu tak jak w przódy. Nie ruszyliśmy z miejsca ani kawałka papieru. Wielki skórzany fotel, w którym siadywał ojciec, stał koło kominka. Stół książki toż samo. Szanowałem nawet kurz na meblach, pomnąc, iż ojciec nie lubił, aby je ktoś ruszał. Ten samotny dom, przywykły do ciszy i spokoju, nie zauważył nic. Zdawało mi się tylko, iż niekiedy mury spoglądają na mnie ze współczuciem, kiedy się zawijałem w rob deszan Ojcowski i siadałem w jego fotelu. Zdawało mi się, iż jakiś wątły głos szepce: Gdzież ojciec? Toć widzimy, że to sierota. Otrzymałem z Paryża kilka listów. Odpisałem, iż pragnę spędzić lato sam na wsi, jak to zwykł czynić ojciec. Zaczynałem czuć tę prawdę, iż w każdym nieszczęściu jest coś dobrego i że mimo wszystko wielka boleść jest wielkim wypoczynkiem. Jaką bądź nowinę przynosi wysłaniec Boży, kiedy nas uderza w ramię, spełnia zawsze ten dobry uczynek, iż budzi nas do życia i że tam, gdzie on mówi, wszystko milknie. Przelotny ból bluźni i obwinia niebo. Wielka boleść nie bluźni i nie obwinia, ale słucha. Rankiem spędzałem godziny całe na kontemplacji przyrody. Okna moje wychodziły na głęboką dolinę, pośród której wznosiła się dzwonnica wiejska. Okolica była uboga i spokojna. Widok wiosny, rodzących się kwiatów i liści. Nie wywierał na mnie owego posępnego wrażenia, o którym mówią poeci, w kontrastach życia, dopatrujący się szyderstwa śmierci. Sądzę, iż ta pusta myśl, o ile nie jest rozmyślnie ukutą antytezą, da się odnieść jedynie do serc czujących połowicznie. Gracz, który z płonącymi oczami i próżnymi rękoma wychodzi o świcie z jaskini, może się czuć w niezgodzie z naturą, niby świecznik, dogasający przy orgii. Ale co mogą rzec rozwijające się liście dziecku, które straciło ojca. Łzy płynące mu z oczu to siostry Rosy. Liście wierzb, toż to także łzy. Patrząc na niebo, na lasy i łąki, zrozumiałem, czym są ludzie wierzący w to, iż zdołają się pocieszyć. Larif zarówno nie miał ochoty pocieszać mnie, jak pocieszać samego siebie. Tuż po śmierci ojca lękał się, Bym nie sprzedał domu i nie zabrał go do Paryża. Nie wiem, czy znał moje ubiegłe życie, ale zrazu był widocznie niespokojny. Skoro zaś ujrzał, iż się rozgaszczam w domu, pierwsze jego spojrzenie wniknęło mi aż do serca. Było to w dniu, w którym sprowadziłem z Paryża wielki portret ojca. Kazałem go zawiesić w jadalni. Skoro Larif wszedł, aby nakryć do stołu, ujrzał go. Stanął, wahając się, Spoglądając kolejno to na portret, to na mnie. Miał w oczach radość tak smutną, iż nie mogłem się jej oprzeć. Zdawał się mówić: Cóż za szczęście, będziemy tedy cierpieć w spokoju. Podałem mu rękę, którą okrył pocałunkami, szlochając. Pielęgnował, aby tak rzec, moją boleść, niby panią swojego bólu. Kiedy szedłem rano na grób, zastawałem go, jak podlewał kwiaty na mój widok oddalał się i wracał do domu. Towarzyszył mi w moich wycieczkach, ponieważ ja jechałem konno, a on szedł piechotą, nie chciałem pozwolić na to. Ale ledwie zapuściłem się o sto kroków w dolinę, widziałem go z kijem w ręku, jak szedł za mną ocierając sobie czoło. Kupiłem mu we wsi małego konika i w ten sposób włóczyliśmy się po lasach. Kilka znajomych osób z okolicy bywało w przód często w naszym domu. Zamknąłem się przed nimi, mimo iż z przykrością, ale nie mogłem znieść niczyjego widoku. Zagrzebany tak w samotności, wziąłem się po upływie jakiegoś czasu do przejrzenia papierów ojca. Larif przyniósł mi je z pobożnym szacunkiem i rozwiązując pliki drżącą ręką, położył je przede mną. Już przy pierwszych stronicach uczułem w sercu ową świeżość, jaka ożywia powietrze dokoła spokojnego jeziora. Słodka pogoda duszy mego ojca wydzielała się niby zapach z tych zapylonych kartek w miarę, jak je rozwijałem. Objąłem oczyma dziennik jego życia. Mogłem liczyć dzień po dniu uderzenia tego szlachetnego serca. Zatopiłem się w łagodnym i głębokim marzeniu. Mimo poważnego i męskiego charakteru, który nadawał ton całości, odkrywałem niewymowny wdzięk, kwiat jego dobroci. Podczas czytania wspomnienie jego śmierci mieszało się bez ustanku z opowieścią tego życia. Nie umiem wyrazić, z jakim smutkiem szedłem za tym przejrzystym strumieniem, który oto utonął w oceanie. O mężu sprawiedliwy, wykrzyknąłem, człowieku bez trwogi i zmazy, ileż niewinności w twoim doświadczeniu? Oddanie dla przyjaciół, anielska tkliwość dla mej matki, podziw dla natury. Wzniosła miłość Boga, oto twoje życie. Nie było w twoim sercu miejsca na nic innego. Dziewiczy śnieg na szczycie gór nie jest czystszy niż twoja święta starość. Twoje białe włosy są doń podobne. O ojcze, ojcze, daj mi je. Młodsze są niż moje jasne kędziory. Daj mi żyć i umrzeć jak ty. W ziemi, w której ty śpisz, pragnę zasadzić zieloną gałązkę mego nowego życia. Zroszę ją mymi łzami. Bóg, opiekun sierot, pozwoli temu zbożnemu zielu wyruść na boleści dziecka i wspomnieniu starca. Odczytawszy szacowne karty, ułożyłem je po porządku. Postanowiłem też pisać dziennik. Kazałem oprawić zeszyt zupełnie podobny do ojcowskiego i szukając starannie w zapiskach ojca najdrobniejszych zatrudnień jego życia, starałem się kierować wedle nich. Tak więc o każdej porze dnia zegar wybijając godziny, sprowadzał mi łzy do oczu. Oto, mówiłem sobie, co ojciec robił o tej godzinie. I czy to było czytanie, przechadzka lub posiłek? Nie omieszkałem go naśladować. Przyzwyczaiłem się w ten sposób do spokojnego, regularnego życia. Ta ścisła punktualność miała nieskończony urok dla mego serca. Kładłem się z uczuciem błogości, które smutek mój czynił tym milszym. Ojciec zajmował się wiele ogrodem. Resztę dnia wypełniały mu książki, przechadzki, roztropny podział między ćwiczenia ciała a zabawy ducha. Równocześnie przejąłem i jego dobroczynność. I w dalszym ciągu wspierałem biedaków, którymi on się zajmował. Wypytywałem się w czasie moich wycieczek o ludzi, którym mogłem dopomóc. Nie brakło ich w okolicy. Niebawem biedni nauczyli się drogi do mego domu. Mam rzec, tak powiem śmiało. Gdzie serce jest dobre, tam boleść jest zdrowa. Po raz pierwszy w życiu byłem szczęśliwy. Bóg błogosławił moje łzy, a boleść uczyła mnie cnoty. Rozdział trzeci. Przechadzając się jednego wieczora po lipowej alei wiodącej ku wiosce, Ujrzałem wychodzącą z ustronnego domku młodą kobietę. Była ubrana bardzo skromnie i zakwefiona, tak, iż nie mogłem rozpoznać jej twarzy. Kibić i chud zdały mi się wszelako tak urocze, iż mimo woli wiodłem za nią jakiś czas spojrzeniem. Kiedy przechodziła przez sąsiednią łąkę, biała kuska, pasąca się swobodnie w polu, podbiegła do niej. Nieznajoma popieściła się z nią trochę i rzuciła oczyma dookoła, jak gdyby szukając jej ulubionego ziela. Ujrzałem w pobliżu dziką morwę. Urwałem gałąź i podszedłem trzymając ją w ręce. Kuska zbliżyła się zwolna i lękliwie, po czym zatrzymała się niepewna. Pani ośmieliła ją gestem, ale bydlątko spoglądało na nią niespokojnie. Wówczas podeszła do mnie i dotknęła ręką gałęzi. Natychmiast kuska zaczęła skubać liście. Skłoniłem się i nieznajoma poszła swoją drogą. Wróciwszy do domu, pociągnąłem za język Lariwa. Opisałem mu ów domek z ogródkiem i spytałem, czy nie wie kto tam mieszka. Okazało się, iż zamieszkują go dwie kobiety. Jedna starsza, ciesząca się sławą wielkiej nabożności, i druga młoda, nazwiskiem pani Pearson. Ją to właśnie spotkałem. Spytałem, kim jest i czy bywała u ojca. Objaśnił mnie, że jest wdową. Że prowadzi życie bardzo ciche i że widywał ją u ojca niekiedy, ale rzadko. Na tym skończył się mój wywiad. Za czym wyszedłszy znowu, udałem się z powrotem do Alei Lipowej, gdzie usiadłem na ławce. Na widok kuski, która podeszła ku mnie, ogarnął mnie nagle jakiś nieokreślony smutek. Wstałem, nie bardzo wiedząc, co robię. I pobiegłszy okiem ku ścieżce, którą oddaliła się pani Pearson, puściłem się nią zadumany. Niebawem znalazłem się bardzo głęboko wśród gór. Była blisko jedenasta wieczór, kiedy pomyślałem o powrocie. Wyczerpany długim marszem skierowałem się ku jakiejś zagrodzie, aby poprosić o szklankę mleka i kawałek chleba. Równocześnie spadły duże krople deszczu, zwiastując burzę. Mimo iż w domu świeciło się i słyszałem wewnątrz jakiś ruch, nikt nie odpowiedział na moje pukanie. Zbliżyłem się tedy do okna, aby zajrzeć, co się tam dzieje. Ujrzałem dużą izbę, w której na kominku płonął tęgi ogień. Gospodarz, znajomy mi, siedział w podle łóżka. Zapukałem w szybę, wołając go po imieniu. W tej samej chwili drzwi otworzyły się. Z wielkim zdumieniem ujrzałem panią Pearson. Poznałem ją natychmiast, która spytała, kto puka. Tak dalece nie spodziewałem się jej tam zastać, iż musiała spostrzec moje zdziwienie. Wszedłem do izby, prosząc o użyczenie mi przytułku. Nie wyobrażałem sobie, co mogła robić o tej porze w chacie stojącej niemal w szczerym polu. Naraz żałosny głos wychodzący z łóżka sprawił, iż odwróciłem głowę i ujrzałem żonę gospodarza wyciągniętą na pościeli, ze śmiercią na obliczu. Wróciwszy za mną do izby, pani Pearson usiadła na wprost biednego człowieka, który zdawał się załamany bólem. Dała mi znak, abym nie robił hałasu. Chora spała. Wziąłem krzesło i siadłem w kącie, czekając, aż burza przejdzie. Siedząc tak, widziałem, jak ona od czasu do czasu wstaje, podchodzi do łóżka, mówi coś do gospodarza. Jedno z dzieci, które wziąłem na kolana, powiedziało mi, iż pani Pearson przychodzi co wieczór od czasu, jak matka jest chora, a niekiedy spędza tam i noc. Pełniła zadania siostry miłosierdzia. Nie było innej w całej okolicy i tylko jeden lekarz, wielki nieuk. To Brygida Różyczka rzekło dziecko po cichu. Czy pan jej nie zna? Nie odparłem tak samo po cichu. Dlaczego ją tak zowią? Dziecko odparło, że nie wie. Może dlatego, iż swego czasu otrzymała nagrodę cnoty i że zostało jej to miano. Tym razem pani Pearson nie miała welonu. Mogłem przyjrzeć się swobodnie jej rysom. Skoro dziecko zbiegło mi z kolan, podniosłem głowę. Stała przy łóżku, trzymała w ręku filiżankę, podając ją gospodyni, która się obudziła właśnie. Wydała mi się blada i bardzo szczupła. Włosy miała blond o popielatym odcieniu. Rysy nie były regularnie piękne, jak to określić zresztą. Wielkie jej czarne oczy zatapiały się w oczach chorej, a ta biedna, bliska śmierci istota, patrzała na nią również. Była jakaś niewymowna piękność w tym prostym obcowaniu miłosierdzia i wdzięczności. Deszcz wzmagał się, głęboka ciemność zalegała po pustych polach, rozświetlanych od czasu do czasu gwałtownym uderzeniem piorunu. Huk burzy, wycie wiatru, wściekłość żywiołów, srożąca się po słomianym dachu, stanowiły osobliwy kontrast z uroczystą ciszą panującą w chacie i przydawały tej scenie coś jeszcze bardziej wielkiego i świętego. Patrzałem na to legowisko, na szyby ociekające wodą, na kłęby gęstego dymu pędzone burzą do izby, na tępe przygnębienie gospodarza, zabobonną grozę dzieci, na furję żywiołów szturmującą do śmiertelnego łoża. I kiedy wśród tego wszystkiego widziałem tę słodką i bladą kobietę krzątającą się na końcach palców, wciąż cierpliwą, wciąż dobroczynną, nieświadomą, zda się niczego, ani burzy, ani naszej obecności, ani własnego poświęcenia prócz tego jednego, iż ktoś jej potrzebuje, zdało mi się, iż jest w tym cichym dziele coś bardziej pogodnego niż najczystsze niebo bez chmurki, i że musi być nadludzką istotą ta kobieta, która otoczona tylą okropności nie zwątpiła ani na chwilę w swego Boga. Kto jest ta kobieta? pytałem sam siebie. Skąd się wzięła? Odkąd bawi tutaj? Od dawna chyba, skoro pamiętają tu jej lata dziewczęce. Jakim cudem nie słyszałem o niej? Przychodzi sama do tej chaty o tej porze? Skoro jedno nieszczęście przestanie ją wzywać, poszuka drugiego? Tak, poprzez wszystkie te burze, lasy, góry idzie skromna i zakwefiona, niosąc życie tam, gdzie go brak, trzymając tę kruchą filiżankę, pieszcząc koźlątko po drodze. Tym cichym i spokojnym krokiem sama idzie ku śmierci. Oto co robiła w tej dolinie podczas gdy ja tarzałem się w szynkowniach. Urodziła się z pewnością tutaj i pochowają ją tutaj kiedyś opodal mego ukochanego ojca. Tak umrze ta nieznana kobieta, którą nikt się nie zajmuje, a o którą dzieci pytają: jak to pan jej nie zna? Nie umiem oddać tego, co odczuwałem. Stałem nieruchomo w kącie, oddychałem jedynie ze drżeniem. Miałem uczucie, że gdybym spróbował jej pomóc, gdybym wyciągnął rękę, aby jej oszczędzić bodaj kroku, popełniłbym świętokradztwo, dotknąłbym poświęcanego naczynia. Burza trwała blisko dwie godziny. Skoro ucichła, chora usiadłszy na łóżku rzekła, iż czuje się lepiej, i że posiłek skrzepił ją. Natychmiast dzieci podbiegły do łóżka przyglądając się matce wielkimi oczami na wpół radośnie na wpół z niepokojem równocześnie czepiały się sukien pani Pearson Myślę sobie, rzekł mąż, który nie ruszył się z miejsca. Zakupiliśmy przecież msze. Kosztowało mnie to słono. Na to gminne i głupie odezwanie spojrzałem na panią Pearson. Podkrążone oczy, bladość, cała postawa zdradzały jasno zmęczenie i wyczerpanie bezsennością. Och mój poczciwy, rzekła chora, niech ci to Bóg odpłaci. Nie mogłem wytrzymać. Zerwałem się wzburzony tempotą tych bydląt, które chciwości proboszcza składały dzięki za poświęcenie anioła. Już miałem wymówić im tę szpetną niewdzięczność i potraktować ich tak, jak zasługiwali. Pani Pearson podniosła w ramionach któreś z dzieci i rzekła z uśmiechem: Uściskaj matkę. Jest ocalona zatrzymałem się słysząc te słowa nigdy szczere zadowolenie szczęśliwej i dobroczynnej duszy nie odmalowało się z taką prostotą na równie słodkiej twarzy tej chwili nie znać było bladości ani zmęczenia promieniała cała czystą radością i ona również składała dzięki Bogu chora przemówiła cóż znaczy co powiedziała niebawem pani Pearson Kazała dzieciom zbudzić parobka, aby ją odprowadził. Ofiarowałem moją opiekę. Nadmieniłem, iż zbyteczne jest budzić chłopca, skoro ja idę w tę samą stronę i będę sobie uważał za zaszczyt towarzyszyć jej. Spytała, czy nie jestem Oktaw D.T. Odparłem twierdząco, dodając, iż przypomina sobie może mego ojca. Uderzyło mnie, iż to pytanie sprowadziło na jej wargi uśmiech. Przyjęła wesoło moje ramię. I puściliśmy się w drogę. Rozdział czwarty. Szliśmy w milczeniu. Wiatr przycichł. Drzewa drżały lekko, otrząsając krople z gałęzi. Od czasu do czasu łyskało się jeszcze w dali. Ochłodzona atmosfera, przesycona była zapachem wilgotnej zieloności. Wreszcie niebo wyjaśniło się zupełnie i księżyc oświecił góry. Mimo woli dumałem nad szczególnym trafem, który w ciągu tak niewielu godzin pozwolił mi oto znaleźć się samemu, w nocy, w szczerym polu, w towarzystwie kobiety, której istnienia nie świadom byłem jeszcze poprzedniego ranka. Przyjęła opiekę na wiarę mego nazwiska i szła swobodnie, wspierając się z lekka na moim ramieniu. Ufność ta budziła we mnie wrażenie wielkiej śmiałości albo wielkiej prostoty. Musiało być w niej w istocie i to, i to. Z każdym bowiem krokiem czułem, iż serce moje wzbiera dumą i niewinnością. Zrazu rozmawialiśmy o chorej, o potocznych przedmiotach. Nie przyszło nam do głowy zadawać sobie wzajem pytań, jak przy świeżej znajomości. Wspomniała o moim ojcu zawsze tym samym tonem, co kiedy go przypominałem jej po raz pierwszy, to znaczy prawie wesoło. W miarę jak słuchałem, zdawało mi się, że ją rozumiem. Mówiła w ten sposób nie tylko o śmierci, ale o życiu, o cierpieniu i o wszystkim w świecie. Niedole ludzkie nie nasuwały jej nic, co by mogło być oskarżeniem Boga. Czułem coś anielskiego w jej uśmiechu. Opowiedziałem jej, jakie samotne życie pędziłem. Ciotka jej, rzekła mi, widywała ojca częściej niż ona sama. Robili często partyjkę po obiedzie. Zaprosiła mnie do niej, uręczając, iż będę mile widziany. W połowie drogi mniej więcej uczuła się zmęczona. Przysiadła na ławce, którą gąszcz drzew ubezpieczył od deszczu. Stałem na wprost niej i przyglądałem się bladym promieniom księżyca, padającym na jej czoło. Po chwili milczenia wstała i widząc moją zadumę, rzekła: O czym pan myśli? Czas wędrować dalej. Zastanawiałem się, odparłem, dlaczego Bóg panią stworzył? I powiadałem sobie, że po to, aby leczyć cierpiących. W pana ustach, rzekła, to słowo może być jedynie prostą uprzejmością. Czemu? Bo mi się pan wydaje bardzo młody. Zdarza się niekiedy, odparłem, iż ktoś jest starszym od własnej twarzy. Tak, odparła, śmiejąc się. I zdarza się także, że jest młodszym od swoich słów. Nie wierzy pani w doświadczenie? Wiem, że ludzie chętnie dają to miano swoim szaleństwom i swoim zgryzotom. Co można znać w pana wieku? Pani. W dwudziestu latach mężczyzna mógł więcej przeżyć niż kobieta w trzydziestu. Swoboda, jakiej zażywają mężczyźni, prowadzi ich o wiele szybciej do dna wszystkich rzeczy. Pędzą bez przeszkód ku wszystkiemu, co ich wabi. Próbują wszystkiego. Z chwilą, gdy żywią nadzieję, puszczają się w drogę. Idą. Spieszą się. Przybywszy do celu, oglądają się za siebie. Nadzieja została gdzieś w drodze, a szczęście chybiło słowu. Podczas gdy tak mówiłem, znaleźliśmy się na szczycie pagórka, który spadał ku dolinie. Pani Pearson, jakby skruszona bystrym spadkiem, puściła się w lekkich podskokach. Bezwiednie poszedłem w jej ślady. Zaczęliśmy biec, nie przestając trzymać się pod ręce. Śliska trawa ciągnęła nas. Wreszcie, niby dwa rozigrane ptaszki, śmiejąc się i skacząc, znaleźliśmy się u stóp zbocza. Niech pan patrzy, rzekła pani Pearson. Byłam zmęczona przed chwilą, teraz już nie. Wierzaj mi, pan, dodała z nieopisanym wdziękiem. Niech pan potraktuje swoje doświadczenie tak, jak ja moje zmęczenie. Zrobiliśmy sobie spacer i będziemy wieczerzać z apetytem. Rozdział piąty Odwiedziłem ją na zajutrz. Zastałem panią Pearson przy fortepianie. Starą ciotkę z hawcikiem przy oknie, pokoik pełen kwiatów. Cudne słońce wdzierające się przez żaluzję i dużą klatkę z ptakami. Spodziewałem się znaleźć w pani Pearson niemal zakonnicę, a przynajmniej jedną z owych mieszkanek prowincji nie mających pojęcia, co się dzieje o dwie mile poza obrębem wioski i żyjących w pewnym ciasnym kręgu. Przyznaję, że te pokątne istnienia, zagrzebane tu i ówdzie pod tysiącami nieznanych dachów, przerażały mnie zawsze niby zatęchłe studnie. Niepodobna tam oddychać. We wszystkim, co jest na ziemi zapomnieniem, jest coś ze śmierci. U pani Pearson leżały na stole dzienniki i nowe książki. Prawda, że nie tykała ich. Mimo prostoty całej ramy, mebli, stroju czuło się powiew mody, to znaczy nowości życia. Nie dbała o to ani nie starała się, ale było już tak samo z siebie. Gusta jej nie miały w sobie nic dziwactwa. Wszystko było młode i miłe. Rozmowa zdradzała staranne wychowanie. Nie było przedmiotu, o którym by nie mówiła trafnie i swobodnie. Równocześnie z prostotą natura jej zdradzała głębie i bogactwo. Rozległa i śmiała inteligencja jednoczyła się z niewinnością serca i przyzwyczajeniami ustronnego życia. Tak jaskółka morska, szybując w lazurze, unosi się nad zdziebełkiem trawy, na którym usłała gniazdko. Mówiliśmy o literaturze, muzyce, niemal o polityce. Pani Pearson była w ciągu zimy w Paryżu. Od czasu do czasu ocierała się o świat. Mówiła o nim z tego, co widziała, a odgadywała resztę. Ale co ją wyróżniało przede wszystkim, to wesołość, która mimo iż nie objawiała się głośno, towarzyszyła jej ciągle. Można by rzec, iż urodziła się kwiatem i że zapachem jej była wesołość. Z jej bladością, z jej wielkimi czarnymi oczami stanowiło to połączenie bardzo oryginalne. Tym więcej, iż od czasu do czasu, z pewnych słów, z pewnych spojrzeń, jasne było, że ta kobieta poznała cierpienie i że przeorało ją życie. Coś nieokreślonego mówiło w niej, że słodka pogoda jej czoła nie była z tego świata, ale że ją otrzymała od Boga i że Mu ją odniesie wiernie, wbrew światu i ludziom. Nic z niej nie uroniwszy. Bywały chwile, w których przypominało się sobie skrzętną gospodynię, zasłaniającą dłonią światło przed podmuchem wiatru. Spędziwszy ledwo pół godziny w jej pokoju, nie mogłem się powstrzymać, aby nie powiedzieć wszystkiego, co miałem na sercu. Myślałem o swym ubiegłym życiu, strapieniach, przykrościach. Chodziłem, krążyłem, pochylając się nad kwiatami, wdychając powietrze. Patrząc na igrające promyki słońca. Przypomniało mi się powiedzenie Montejna: Nie lubię ani nie cenię smutku, mimo iż świat jakby się zawziął, aby go obdarzać szczególną łaską. Ubierają weń mądrość, cnotę, sumienie. Głupia i pokraczna zaiste ozdoba. Cóż za szczęście, wykrzyknąłem mimo woli: Cóż za odpoczynek, co za radość, co za zapomnienie. Poczciwa ciotka podniosła głowę i popatrzała zdziwionym wzrokiem. Pani Pearson urwała nagle. Oblałem się pąsem, czując swoją niedorzeczność. Usiadłem w kącie, nie mówiąc słowa. Przeszliśmy do ogrodu. Biała kuska, którą widziałem wczoraj, leżała na trawie, spostrzegłszy panią, natychmiast podbiegła do niej i szła za nami po poufale. Ledwie raz obeszliśmy ogród, zjawił się przy furtce wysoki młody człowiek o bladej twarzy, ubrany w czarny surdut duchownego kroju. Wszedł nie dzwoniąc i zbliżył się z powitaniem do pani Pierson. Miałem wrażenie, iż fizjonomia jego, która od pierwszego wrażenia uderzyła mnie dość niemile, zachmurzyła się nieco na mój widok. Był to ksiądz, którego widziałem już gdzieś przelotnie. Nazywał się Mercanson. Wyszedł właśnie z Saint-Sulpice i był krewnym miejscowego proboszcza. Był równocześnie pulchny i blady, rzecz, która mnie zawsze brzydziła i która w istocie jest przykra. Jest coś anormalnego w takim chorobliwym zdrowiu. Prócz tego miał wolny i przerywany sposób mówienia, zwiastujący pedanta. Chód jego, nawet wyzuty z młodości i swobody, raził mnie. Co się tyczy spojrzenia, można powiedzieć, że go wcale nie miał. Nie wiem, co myśleć o człowieku, którego oczy nic mi nie mówią. Oto znaki, z których sądziłem Merkansona i które nieszczęściem nie omyliły mnie. Usiadł na ławce i zaczął mówić o Paryżu, mieniąc go nowożytnym Babilonem. Przybywał stamtąd, znał całe miasto. Bywał u pani Debe, istnego anioła i miewał kazania w jej salonie, słuchano ich na kolanach. Najgorsze, że to była prawda. Przyjaciela, który go tam wprowadził, wypędzono świeżo z kolegium za to, że uwiódł jakąś dziewczynę. Okropna, smutna historia. Rozwiódł się w zachwytach nad panią Pierson z powodu miłosiernych nawyków, jakich nabrała na wsi. Słyszał o jej dobrodziejstwach, o opiece, jaką otacza chorych tak dalece, iż osobiście czuwa przy nich. To bardzo pięknie, bardzo wznośle. Nie omieszka wspomnieć o tym w Miało się wrażenie, iż upewnia, że opowie o tym Bogu. Znużony tym kazaniem, nie chcąc zdradzić z niecierpliwienia, położyłem się w trawie i bawiłem się z kuską. Merkanson skierował na mnie swoje oko bez blasku i życia. Słynny verżyniuła rzekł, miał tę manię, iż siadał na ziemi i bawił się ze zwierzętami. Mania bardzo niewinna, odparłem. Gdyby były tylko takie, Świat dałby sobie radę bez pomocy gorliwych opiekunów. Odpowiedź moja nie przypadła mu do smaku. Zmarszczył brwi i odmienił przedmiot. Miał pewne zlecenie. Krewniak jego, miejscowy proboszcz, wspomniał mu o jakimś biedaku bez pracy i chleba. Mieszka tam a tam. On sam był tam osobiście. Zajął się nim. Ma nadzieję, że pani Pearson, patrzałem na nią i czekałem jej odpowiedzi jak gdyby dźwięk jej głosu miał mnie uleczyć z głosu księdza skłoniła tylko głową po czym gość się pożegnał po jego odejściu wesołość wróciła nam udaliśmy się do cieplarni położonej w głębi ogrodu pani pearson dbała o kwiaty jak o swoje ptaszki i o swoich chłopów trzeba było aby wszystkiemu było dobrze w jej pobliżu aby każdy miał swoją kroplę wody Promień słońca, iżby ona sama mogła być wesoła i szczęśliwa, jak dobry anioł. To też niepodobna sobie wyobrazić czegoś bardziej schludnego i miłego, niż jej mała cieplarnia. Skorośmy ją obeszli? Rzekła. Panie D.T., oto mój światek. Widział pan wszystko, co posiadam. Tu kończy się moje królestwo. Pani, rzekłem, niech imię mego ojca, które zjednało mi wstęp do tego domu, Pozwoli mi doń wrócić czasem, a uwierzę, iż szczęście niezupełnie zapomniało o mnie. Podała mi rękę, którą uściskałem z szacunkiem, nie śmiejąc podnieść do ust. Skoro zapadł wieczór, wróciłem do domu. Zamknąłem drzwi i położyłem się do łóżka. Miałem przed oczyma mały biały domek. Wyobrażałem sobie, jak po obiedzie mijam wieś i aleje i pukam do furtki. O moje biedne serce! Wykrzyknąłem. Bogu niech będzie chwała! Młodeś jest jeszcze! Możesz żyć! Możesz kochać! Rozdział szósty. Pewnego wieczora byłem u pani Pearson. Od owego dnia upłynęły trzy miesiące, w ciągu których widywałem ją prawie codziennie. I cóż wam powiem o tym czasie prócz tego, że ją widywałem? Być z osobą, którą się kocha! Powiada La Bruyer, to wystarcza. Marzyć, mówić do niej, nie mówić do niej, myśleć o niej, myśleć o najobojętniejszych rzeczach, ale przy niej. Wszystko jedno. Kochałem. Od trzech miesięcy odbywaliśmy wspólnie dalekie przechadzki. Dopuściła mnie do tajemnic swego skromnego miłosierdzia. Wędrowaliśmy przez ciemne aleje. Ona na koniku, ja pieszo, sprętem w dłoni. I tak w pół marząc, w pół gwarząc, pukaliśmy do chatek. U wejścia do lasu była mała ławeczka, gdzie oczekiwałem jej po obiedzie. Spotykaliśmy się jak gdyby przypadkiem, a stale. Rano muzyka, czytanie. Wieczór, partyjka z ciotką przy kominku, jak niegdyś ojciec. I zawsze w każdym miejscu ona przy mnie. I wciąż uśmiech jej i obecność wypełniały moje serce. Jaką drogą o opatrzności przywiodłaś mnie do nieszczęścia? Jakiż nieodwołalny los trzeba mi było wypełnić? Jak to? Życie tak swobodne, tak urocza zażyłość, tyle spokoju, rodząca się nadzieja. O Boże! Na cóż żalą się ludzie? Cóż jest słodszego niż kochać? Żyć tak, czuć silnie, głęboko, że się istnieje, że się jest człowiekiem, tworem Boga. Oto pierwsze, największe dobrodziejstwo miłości. Nie ma wątpienia. Miłość jest niewytłumaczoną tajemnicą. Mimo wszelkich kajdanów, nęc, można rzec, mimo całej ochydy, jaką świat ją otoczył, zagrzebana pod górą przesądów, które ją wynaturzają i karzą poprzez wszystkie kałuże, w jakich ją wloką, miłość, żywa, niepokonana miłość jest mimo to Niebieskim prawem, równie potężnym i niezrozumiałym, jak to, mocą którego słońce zawisło na niebie. Cóż to jest, pytam, węzeł trwalszy i silniejszy od żelaza, którego nie da się widzieć ani dotknąć? Co to jest spotkać kobietę, spojrzeć na nią, rzec do niej słowo i nigdy jej już nie zapomnieć? Czemu ta, a nie inna? Wezwijcie rozum. Przyzwyczajenie, zmysły, głowę, serce i wytłumaczcie, jeśli zdołacie. Znajdziecie dwa odrębne ciała, a między nimi co? Powietrze, przestrzeń, nieskończoność. Oszaleńcy, którzy uważacie się za ludzi i umiecie rozmawiać o miłości. Czy macie ją w sobie, aby mówić o niej? Nie, uczuliście ją. Wymieniliście spojrzenie z mijającą was nieznajomą istotą i nagle wyfrunęło z was coś nieokreślonego, co nie ma nazwy. Wpuściliście korzeń w ziemię, niby ziarno ukryte w trawie, które czuje, iż życie je rozpiera i że ma wydać plon. Byliśmy sami przy otwartym oknie. Dochodził do nas szelest źródełka sączącego się w głębi ogrodu. O Boże! Chciałbym policzyć krople po kropli Wszystką wodę, która spłynęła zeń, podczas gdyśmy siedzieli razem, gdy ona mówiła do mnie, a ja odpowiedziałem: Tamto upajałem się nią aż do utraty rozumu. Powiadają, że nie ma nic równie szybkiego, jak uczucie antypatii. Ale sądzę, iż jeszcze szybsze jest uczucie wzajemnego porozumienia i rodzącej się miłości. Jakiejś ceny nabierają wówczas najdrobniejsze słowa? Cóż znaczy, o czym mówią wargi, skoro się słyszy rozmowę serc? Jakaż nieskończona słodycz w pierwszych spojrzeniach kobiety, do której czujemy pociąg. Zrazu wszystko, co się mówi z sobą, to jak gdyby nieśmiałe zarysy, jak gdyby lekkie próby. Niebawem rodzi się osobliwa radość. Czuje się, iż się zbudziło echo, tętni się podwójnym życiem. Cóż za dreszcze, cóż za zbliżenia. I kiedy się jest pewnym, że się kocha Kiedy się odczuło w drogiej istocie marzone braterstwo Co za pogoda w duszy Słowa zamierają same z siebie Wiadomo z góry, co się sobie powie Dusze rozprzestrzeniają się, wargi milkną Och, cóż za milczenie Jakie zapomnienie wszystkiego Mimo, że miłość moja, zrodzona od pierwszego dnia Powiększyła się bezmiernie Szacunek, jaki miałem dla pani Pearson, zamykał mi usta. Gdyby mnie była mniej łatwo dopuściła do zażyłości, byłbym może śmielszy. Czyniła bowiem na mnie wrażenie tak silne, iż nigdy nie zdarzyło mi się z nią rozstać bez gwałtownych wzruszeń miłości. Ale w tej właśnie szczerości i zaufaniu, jakie mi objawiała, było coś, co mnie wstrzymywało. Przy tym początek jej przyjaźni zawdzięczałem nazwisku ojca. Wzgląd ten sprawił, iż stawałem się wobec niej jeszcze bardziej pełny szacunku. Zależało mi na tym, aby się okazać godnym tego nazwiska. Mówić o miłości znaczy oddawać się po trosze. Mówiliśmy o niej rzadko. Za każdym razem, kiedy zdarzyło mi się mimochodem dotknąć tego przedmiotu, pani Pierson puszczała to mimo uszu i zaczynała mówić o czym innym. Nie zdawałem sobie sprawy z jej pobudek. Nie była to bowiem pruderia, ale zdawało mi się niekiedy, że twarz jej przybiera wówczas lekki odcień surowości, a nawet cierpienia. Ponieważ nigdy nie zadawałem i nie chciałem zadawać jej pytań co do ubiegłego życia, nie pytałem też o nic. Co niedzielę odbywały się we wsi tańce. Chodziła na nie prawie zawsze. Wtedy strój jej, mimo że zawsze prosty, był bardziej wyszukany. Kwiat we włosach, Weselsza wstążka, jakiś drobiazg. Ale w całej osobie było coś młodszego, swobodniejszego. Taniec, który z natury bardzo lubiła, od po prostu, jako zabawną igraszkę, rodził w niej pustą wesołość. Miała swoje miejsce opodal małej, miejscowej orkiestry. Przybywała w podskokach, śmiejąc się z dziewczętami wiejskimi, które znały ją prawie wszystkie. Raz porwana wirem, nie ustawała w zapale. Wówczas zdawało mi się, że odnosi się do mnie z większą swobodą niż zazwyczaj, zdradzała równocześnie jakąś niezwykłą poufałość. Nie tańczyłem, będąc jeszcze w żałobie, ale stałem za jej krzesłem i widząc ją w tak dobrym usposobieniu, nie jeden raz miałem pokusę wyznać, że ją kocham. Ale nie wiem dlaczego. Ilekroć uświadomiłem to sobie, czułem nieprzezwyciężoną trwogę. Sama myśl o wyznaniu przejmowała mnie powagą wśród najweselszej rozmowy. Próbowałem niekiedy napisać jej to, ale paliłem list zaledwie doszedłszy do połowy. Pewnego wieczora byłem u niej na obiedzie. Patrzałem na harmonię tego zacisza. Myślałem o spokojnym życiu, jakie wiodę, o moim szczęściu od czasu, jak ją znam, i powiadałem sobie, po co iść dalej? Czy ci to nie wystarcza? Kto wie? Bóg może nie przeznaczył ci więcej. Gdybym jej powiedział, że ją kocham, cóż by wynikło? Zabroniłaby mi może przychodzić. Czy tym wyznaniem uczynię ją bardziej szczęśliwą, niż jest dzisiaj? Czy sam będę przez nie szczęśliwszy? Oparłem się o klawikord i w miarę, jak mi napływały te myśli, ogarniał mnie smutek. Zapadał mrok. Pani Pearson zapaliła świece, siadając z powrotem koło mnie. Ujrzała łzę, która wymknęła mi się z oczu. Co panu? rzekła odwróciłem głowę. Szukałem wymówki, i nie umiałem znaleźć. Lękałem się spotkać jej spojrzenia. Wstałem i podszedłem do okna. Wieczór był ciepły. Księżyc wschodził poza aleją lipową tą, w której ujrzałem ją po raz pierwszy. Popadłem w głęboką zadumę. Zapomniałem nawet o jej obecności. Wyciągnąłem ramiona ku niebu, Szloch wydarł mi się z piersi. Wstała i podeszła do mnie. No co to? Spytała jeszcze. Odparłem, iż widok tej rozległej, pustej doliny uprzytomnił mi śmierć ojca. Pożegnałem się i wyszedłem. Dlaczego postanowiłem zmilczeć mą miłość? Tego nie mogłem zrozumieć. Ale zamiast wracać do domu, zacząłem błądzić jak szaleniec po polach i lasach. Przysiadałem na każdej ławce po drodze to znów zrywałem się spiesznie. Około północy znalazłem się pod domem pani Pearson. Stała w oknie. Na jej widok uczułem, iż drże. Chciałem uciekać. Byłem jak urzeczony. Podszedłem wolno i smutnie, aby usiąść pod jej oknem. Nie wiem, czy mnie poznała. Byłem tam już od kilku chwil, kiedy usłyszałem jej świeży i słodki głos, nucący refren piosenki. Równocześnie zaś trącił mnie kwiat, padający mi na ramię. Była to róża, którą tegoż samego wieczoru widziałem na jej piersi. Podniosłem ją i przycisnąłem do ust. — Kto to? — rzekła. — O tej porze? Czy to pan? Nazwała mnie po imieniu. Furtka była uchylona. Wstałem w milczeniu i wszedłem. Zatrzymałem się w połowie trawnika. Kroczyłem jak lunatyk, nie wiedząc, co czynię. Naraz ujrzałem ją w drzwiach domu. Zdawała się niepewna i patrzyła uważnie w migocący księżyc. Podeszła nieco ku mnie, ja zbliżyłem się, nie mogłem mówić. Padłem na kolana i ująłem jej rękę. Słuchaj, Oktawie, rzekła. Ja wiem wszystko, ale jeżeli to aż do tego stopnia. Trzeba jechać. Bywasz tu codziennie. Czy nie witam cię mile? Czy to nie dosyć? Cóż ja mogę więcej? Masz moją przyjaźń. Byłabym pragnęła, abyś miał siłę zachować mi dłużej swoją. Rozdział siódmy Po tych słowach pani Pearson zamilkła, jakby czekając odpowiedzi. Ponieważ trwałem tak przygnieciony smutkiem, wysunęła łagodnie rękę. Odeszła kilka kroków, zatrzymała się jeszcze, następnie wróciła zwolna do domu. Zostałem tak na trawniku. Spodziewałem się tego, co mi rzekła. Natychmiast powziąłem postanowienie, zamyśliłem wyjechać. Podniosłem się z sercem zbolałym, ale mężnym, i obszedłem ogród dokoła. Patrzałem na dom, na jej okno. Wychodząc, zamknąłem furtkę i przyłożyłem wargi do zamku. Wróciwszy do domu, kazałem służącemu, aby narządził co trzeba, jako że mam zamiar wyjechać o świcie. Nieborak zdumiał się, ale dałem znak, aby słuchał i nie pytał o nic. Przeniósł walizę i zaczęliśmy czynić przygotowania. Była piąta rano. Zaczynało dnieć, kiedy zapytałem sam siebie, dokąd się mam udać. Na tę myśl tak prostą, która mi wszelako nie przyszła dotąd do głowy, uczułem nieprzeparte zniechęcenie. Spojrzałem na pola, wodząc oczyma po widnokręgu. Ogarnęła mnie wielka niemoc, czułem się bezgranicznie znużony. Usiadłem w fotelu. Stopniowo ogarniał mnie jakiś zamęt. Przytknąłem rękę do czoła. Było zlane potem. Gwałtowna febra wstrząsała wszystkie moje członki. Zaledwie miałem siłę zawlec się do łóżka przy pomocy służącego. Myśli moje były tak mętne, iż z trudnością przypominałem sobie to, co zaszło. Tak upłynął dzień. Nad wieczorem usłyszałem dźwięki orkiestry. Była to niedzielna zabawa. Posłałem Lariva, aby zajrzał i dowiedział się, czy pani Pearson tam jest. Nie zastał jej. Wysłałem go do domu. Okiennice były zamknięte. Służąca oznajmiła, iż pani wyjechała wraz z ciotką, i że mają spędzić kilka dni u krewnego w N, małym miasteczku dość odległym. Zarazem przyniósł mi list skreślony w tych słowach: Od trzech miesięcy znam pana, od miesiąca zaś spostrzegłam, iż budzi się w panu to, co w twoim wieku nazywa się miłością. Miałam wrażenie, że Pan postanowił ukryć przede mną to uczucie i przezwyciężyć je. Ceniłam Pana już w przódy, to pomnożyło jeszcze mój szacunek. Nie czynię żadnych wymówek za to, co się stało, ani za to, że wola nie dopisała Panu. To, co Pan bierze za miłość, jest tylko pragnieniem. Wiem, że wiele kobiet sili się je obudzić. Byłoby z ich strony lepiej zrozumianą ambicją sprawić, aby nie było im potrzeba tego środka dla pozyskania czyjejś sympatii. Ale nawet i ta próżność jest snadź niebezpieczna, skoro przychodzi mi żałować, iż dopuściłam jej w stosunku do pana. Jestem starsza od pana o kilka lat i proszę, abyś nie starał się już mnie widzieć. Na próżno siliłby się pan zapomnieć chwilę słabości. To, co zaszło między nami. Nie może się ani powtórzyć, ani też nie da się zupełnie zapomnieć. Opuszczam pana nie bez smutku. Oddalam się na kilka dni. Jeżeli za powrotem nie zastanę już pana, zachowam wdzięczność za tę ostatnią oznakę przyjaźni i szacunku. Brygida Pearson Rozdział 8. Gorączka zatrzymała mnie tydzień w łóżku. Z chwilą, gdy byłem zdolny pisać Odpowiedziałem pani Pearson, że wola jej będzie spełniona i że wyjadę. Przyrzekałem to z dobrą wiarą i bez żadnego zamiaru oszukiwania, ale nie przyszło zgoła do spełnienia obietnicy. Zaledwie zrobiwszy dwie mile, krzyknąłem na woźnicę, aby stanął i wysiadłem. Zacząłem się przechadzać po gościńcu. Nie mogłem oderwać oczu od wioski majaczącej w oddali. Wreszcie po chwili straszliwego wahania uczułem, iż niepodobna mi jechać dalej i że raczej skonam na miejscu, niż libym wsiadł z powrotem do powozu. Kazałem pocztylionowi nawracać i zamiast jechać do Paryża, jak to oznajmiłem, puściłem się wprost do N. Przybyłem o dziesiątej wieczór. Zaledwie wysiadłszy w gospodzie, kazałem sobie przez chłopca wskazać dom owego krewniaka i nie zastanawiając się co czynię, Udałem się tam bezzwłocznie. Otwarła mi służąca. Spytałem o panią Pearson i kazałem oznajmić, iż ktoś pragnie ją widzieć, na zlecenie księdza Despres. Było to nazwisko naszego proboszcza. Podczas gdy służąca odeszła, czekałem w małym, dość ciemnym dziedzińcu. Ponieważ padał deszcz, posunąłem się aż do sionki koło schodów, również nieoświetlonej. Niebawem nadeszła pani Pearson, wyprzedzając służącą. Zeszła szybko i nie dojrzała mnie w ciemności. Postąpiłem parę kroków i dotknąłem jej ramienia. Rzuciła się w tył ze zgrozą i krzyknęła: „Czego pan chce ode mnie?” Głos jej drżał. Kiedy służąca zjawiła się z lampą, ujrzałem iż jest tak blada, że nie wiedziałem co myśleć. Czy podobna, aby moja niespodziana obecność zmieszała ją do tego stopnia? Myśl ta przeszła mi przez głowę. Ale rzekłem sobie, iż był to bez wątpienia jedynie odruch przestrachu, naturalny u kobiety. Pani Pierson, spokojniejszym już głosem, powtórzyła pytanie. Trzeba, rzekłem, aby mi pani jeszcze raz pozwoliła pomówić z sobą. Wyjadę, opuszczę te strony, będę posłuszny, przysięgam i to ponad pani życzenia. Sprzedam ojcowiznę, wszystko i przeniosę się za granicę ale tylko pod tym warunkiem, że zobaczę się z panią jeszcze raz. Inaczej zostaje. Niech się pani nie lęka niczego z mej strony, ale postanowienie moje jest nieodwołalne. Zmarszczyła brew i powiodła wkoło oczyma z dziwnym wyrazem twarzy, po czym odpowiedziała mi niemal łaskawie. Niech pan przyjdzie jutro. Przyjmę pana. Z tym odeszła. Przybyłem na zajutrz w południe. Wprowadzono mnie do pokoju pełnego staroświeckich mebli i dywanów. Zastałem panią Pearson samą, siedzącą na sofie. Usiadłem na wprost niej. — Pani — rzekłem — nie przychodzę ani mówić o tym, co cierpię, ani zapierać się mej miłości. Napisałaś mi, że tego, co zaszło między nami, nie da się zapomnieć. I to jest prawda. Ale powiada pani, iż z tej przyczyny nie możemy się widywać jak w przódy i w tym się mylisz. Kocham cię, ale cię nie obraziłem. Nic nie zmieniło się dla pani, skoro mnie nie kochasz. O ile bym panią widywał, chodzi więc tylko o gwarancję z mej strony. Ręczy zaś pani za mnie właśnie moja miłość. Chciała przerwać. Pozwól mi pani skończyć, jeśli łaska. Nikt lepiej ode mnie nie wie... Iż, mimo całego mego szacunku i na przekór wszystkim zaklęciom, miłość jest silniejsza. Powtarzam, nie myślę się zapierać tego, co czuję. Ale, jak sama powiadasz, nie od dzisiaj wie pani, że ją kocham. Cóż mi broniło, tedy wyznać to dotychczas? Obawa, aby pani nie stracić. Bałem się, iż nie zechce mnie pani widywać, i tak się stało. Niech pani postawi jako warunek, iż za pierwszym słowem, za pierwszym gestem lub myślą, które by się oddalały od najgłębszego szacunku, drzwi pani zamkną się dla mnie. Jak umiałem milczeć dotąd, tak zmilczę na przyszłość. Pani sądzi, że ja panią kocham od miesiąca. Nie, od pierwszego dnia. Kiedy pani się spostrzegła, nie przestała pani mimo to mnie przyjmować. Jeżeli pani szanowała mnie wówczas na tyle, aby wierzyć, iż jestem niezdolny panią obrazić, Dlaczego miałbym stracić ten szacunek? O niego to przychodzę się upominać. I cóż ja uczyniłem? Ukląkłem. Nie rzekłem nawet słowa. Co wyznałem? Już to pani wiedziała. Byłem słaby, ponieważ cierpiałem. Otóż pani, mam dwadzieścia lat. To, co widziałem w życiu, wzbudziło we mnie taką odrazę. Mógłbym użyć silniejszego słowa, iż nie ma dziś na Ziemi ani wśród ludzi, ani w samotności nawet. Tak małego i nieznaczącego miejsca, które bym chciał zajmować. Przestrzeń objęta czterema murami pani ogrodu jest jedynym miejscem na świecie, w którym żyję. Pani jesteś jedyną istotą ludzką, która budzi we mnie miłość Boga. Wyrzekłem się wszystkiego, zanim jeszcze Cię poznałem. Dlaczego chcesz mi odbierać jedyny promień słońca, który opatrzność mi zostawiła? Jeśli przez obawę, w czym mogłem ją obudzić? Jeśli za karę, w czym zawiniłem, jeśli przez litość, dlatego że cierpię. Myli się pani, sądząc, iż mogę się uleczyć. Mogłem może przed dwoma miesiącami. Wolałem raczej żyć przy tobie i cierpieć, i nie żałuję tego, co bądź się stanie. Jedyne nieszczęście, jakie może mnie dosięgnąć, to stracić ciebie. Wystaw mnie na próbę. Jeżeli kiedykolwiek uczuję, że nasz układ jest dla mnie zbyt bolesny, wyjadę. Możesz na tym polegać, skoro oddalasz mnie dzisiaj, a ja gotów jestem wyjechać. Cóż pani naraża, przyzwalając mi jeszcze miesiąc albo dwa jedynego szczęścia, jakiego zaznam kiedykolwiek? Czekałem odpowiedzi. Pani Pierson wstała nagle, po czym usiadła z powrotem. Milczała przez chwilę. Niech pan będzie przekonany, rzekła, że to nie jest tak. Miałem uczucie, że szuka wyrażeń, które by się nie wydały zbyt surowe, i że pragnie mi odpowiedzieć łagodnie. Jedno słowo, rzekłem wstając, jedno słowo i nic więcej. Wiem, kto pani jest, i jeżeli jest w pani sercu jakiś ślad współczucia, dziękuję za nie. Powiedz słowo, ta chwila rozstrzyga o moim życiu. Wstrząsnęła głową. Ujrzałem, iż się waha. Sądzi pani, że ja się wyleczę? wykrzyknąłem. Niechaj Ci Bóg zostawi tę myśl, jeśli mnie wypędzisz. Mówiąc te słowa, patrzałem na widnokrąg. Na myśl, że mam jechać, czułem aż do głębi duszy tak straszliwą samotność, iż krew mi się ścinała. Stałem nieruchomo, z oczyma wlepionymi w nią, czekając, aby przemówiła. Wszystkie siły mego życia zawisły u jej warg. A więc, rzekła, posłuchaj, Oktawie. Przyjazd pański tutaj to krok bardzo nierozważny. Nie trzeba, aby się zdawało, że pan dla mnie tu przybył. Dam panu zlecenie do pewnego przyjaciela mojej rodziny. Może się to panu wyda nieco daleko, ale będzie to dla pana sposobność oddalenia się na pewien czas. Dłuższy, jeśli pan zechce, ale w każdym razie niezbyt krótki. Co bądźbyś mówił, dodała z uśmiechem, mała podróż uspokoi pana zatrzyma się pan w Worzezak, po czym uda się pan do Strasburga. Za miesiąc, powiedzmy za dwa miesiące, wróci pan zdać mi sprawę ze zlecenia. Zobaczymy się i będziemy mogli lepiej się porozumieć.